Wir wollen an diesen Abenden mit Gottes Hilfe etwas nachdenken über das Buch Nehemia und lesen heute etwas aus Kapitel 1 und 2. Dzisiaj wieczorem chcielibyśmy rozważać księgę proroka Nehemiasza i otwórzmy tą księgę i będziemy czytać z pierwszego i drugiego rozdziału. Aus Kapitel 1, Vers 1 bis 4. Z pierwszego rozdziału księgi Nehemiasza od pierwszego do czwartego wiersza. Słowa Nehemiasza, syna Hilkiasza, gdy w miesiącu Kislew, roku 20, przebywałem w twierdzy Susa, przyszedł jeden z moich braci, Hananuni, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie: ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. A gdy usłyszałem te słowa, usiadłem i zacząłem płakać i smuciłem się przez szereg dni, poszcząc i modląc się przed Bogiem niebios. Dann aus Kapitel 2, Vers 1 bis 8. Z drugiego rozdziału wiersze od pierwszego do ósmego. W miesiącu Nisan, w 20 roku panowania króla Artaxerxesa, usługując mu jako podczaszy, wziąłem wino i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie: czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory? Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem i rzekłem do króla: niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zburzone, a jego bramy przez ogień strawione. A król rzekł do mnie: czego byś sobie życzył? Pomodliwszy się więc do Boga niebios, rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, i jeżeli twój sługa znalazł łaskę w twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, królowa zaś siedziała obok niego: jak długo potrwa twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem rzekłem do króla: jeżeli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przyjść do Judei, oraz list do Asafa, strażnika Lasu Królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram cytadeli świątynnej i na mur miejski oraz na dom, do którego się wprowadzę. I król dał mi je, gdyż dobrotliwa ręka mojego Boga była nade mną. Und Vers 11 bis 18 noch. I od 11 do 18 wiersza. Przybywszy do Jeruzalemu, spędziłem tam 3 dni, a potem zerwałem się nocą, ja i kilku mężów ze mną, nikomu nie wyjawiwszy, jaką myślą natchnął mnie mój Bóg, aby czegoś dokonać dla Jeruzalemu. A miałem ze sobą tylko to zwierzę, na którym jechałem. I przyjechałem nocą przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarłem do bramy śmietnisk i badałem dokładnie mury Jeruzalemu, które były zburzone i jej bramy strawione przez ogień. Potem pojechałem do bramy źródlanej i do stawu królewskiego. A ponieważ nie było tam miejsca, aby zwierzę, na którym jechałem, mogło tamtędy przejechać, poszedłem piechotą pod osłoną nocy korytem potoku. Obejrzałem dokładnie mur, potem zawróciłem, wszedłem przez bramę nad doliną i tak powróciłem. Lecz przełożeni nie wiedzieli, dokąd się udałem i co chcę uczynić. Dotychczas bowiem nie powiedziałem o tym Żydom, ani kapłanom, ani przedniejszym, ani przełożonym, ani reszcie, która miała wykonywać pracę. Natomiast obecnie rzekłem do nich:
Wy oglądacie niedolę, w jakiej się znajdujemy, że oto Jeruzalem jest spustoszone, a jego bramy spalone ogniem. Nurze, odbudujmy mur Jeruzalemu, abyśmy już nie byli pohańbieni. I opowiedziałem im o dobrotliwej ręce mojego Boga, która była nade mną, oraz o słowach, jakie wypowiedział do mnie król. A wtedy oni rzekli: zabierzmy się do budowy, i przyłożyli ręce do dobrego dzieła. In 2. Timotheus 2 da lesen wir: wenn wir untreu sind, er bleibt treu. W drugim liście do Tymoteusza czytamy takie słowa: jeżeli my nawet jesteśmy niewierni, to on pozostaje wiernym. Das ist hier in der Geschichte des Volkes Israels auf eine zweifache Weise wahr geworden. To stało się w dwojaki sposób urzeczywistnione w całej historii Izraela. Dieses Volk, das war untreu gewesen, sie hatten anderen Göttern gedient. Ten lud stał się niewierny i zaczęli służyć innym bogom. Und deshalb musste Gott sie wegführen in die Gefangenschaft. I to z tego powodu Bóg musiał ich uprowadzić do niewoli. Er hatte es ihnen vorher gesagt: wenn ihr mich verlasst, dann werdet ihr weggeführt werden. Już wcześniej im to zapowiedział: jeżeli wy mnie opuścicie, to ja was uprowadzę stąd. Und weil sie ihn verlassen haben, steht er zu seinem Wort und bringt dieses Gericht über sein Volk. A ponieważ oni go rzeczywiście opuścili, on dotrzymał swojego słowa i wyprowadził w sądzie swoim ich i poddał pod niewolę. Das ist der eine Punkt, wie dieser Vers wahr geworden ist. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. To jest jeden punkt widzenia, w którym ten wiersz się urzeczywistnił. On jest wiernym, bo on nie może samego siebie się zaprzeć. Aber dann gibt es einen zweiten Aspekt und der zeigt uns die ganze Gnade Gottes. Ale też jest i drugi aspekt tego, który pokazuje nam pełnię łaski Bożej. Als die 70 Jahre, die er zuvor angekündigt hatte, vorbei waren, da bringt er sie zurück. Bo gdy upłynęło tych 70 lat, które były przepowiedziane tej niewoli, to Bóg ich przyprowadził z powrotem. Auch da ist er treu zu sich selbst und zu seinem Wort und er schenkt ihnen eine Erweckung, dass sie zurückkehren können in ihr Land. I on też w tym był wierny w stosunku do swojego słowa i on darował im przebudzenie tak, aby oni byli ochotni, aby wrócić do swojego kraju. Und es ist interessant, dass in Verbindung mit dieser Erweckung immer treue Männer Gottes gezeigt werden, die Männer des Gebets sind. I to jest bardzo interesujące, że w związku z tym przebudzeniem wśród tego ludu zawsze pokazywani są wierni mężowie Boży, którzy byli bardzo wiernymi w modlitwie. Im Buch Daniel, im Buch Esra und im Buch Nehemia ist jeweils in Kapitel 9 ein langes Gebet zu lesen. W tych trzech księgach Daniela, Nehemiasza i Ezdrasza w 9 rozdziale w każdej tej księdze można przeczytać zapisaną bardzo długą modlitwę tych mężów. Daniel betet zu Gott und ihm wird gesagt: ja, dein Volk wird zurückkehren. Daniel modlił się do Boga i otrzymał słowo od Boga: tak, twój naród wróci do tego kraju. Esra betet zu Gott in Esra 9 und es gibt eine neue Belebung im Volk Gottes. Ezdrasz modlił się do swojego Boga i też to jest zapisane w 9 rozdziale jego księgi proroctwa i Bóg darował w jego narodzie nowe przebudzenie. Und auch Nehemia ist ein Mann des Gebets, wie wir noch finden werden. Również i Nehemiasz jest mężem modlitwy. Będziemy jeszcze to oglądali. Im Buch Esra wird uns die erste Rückführung des Volkes unter Zerubabel gezeigt. W księdze tego Ezdrasza pokazane jest nam pierwszy powrót tego ludu izraelskiego pod przywództwem Zerubabela.
Etwa 42.000 Menschen kehren zurück nach Jerusalem. Około 42 tysiące mężów wróciło z niewoli do Jerozolimy. Und was tun sie dort? A co oni tam zaczęli czynić? Sie bauen den Altar und den Tempel. Oni tam odbudowali ołtarz i świątynię. Eine ganze Zeit später gibt es eine zweite Rückführung unter Esra. Długi okres czasu później był drugi powrót ludu izraelskiego do Izraela pod przywództwem Ezdrasza. Esra, der Schriftgelehrte, kehrt zurück mit einer Anzahl von Menschen zwischen 1000 und 2000 Menschen und es gibt eine Rückkehr zu Gottes Gedanken. Ezdrasz właśnie wrócił do kraju izraelskiego, mając ze sobą od 1000 do mniej więcej 2000 mężów ze sobą i tam rozpoczęło się odnowienie tego życia duchowego w Izraelu. Jetzt hier im Buch Nehemia, da kommt der Nehemia zurück. Tutaj w księdze Nehemiasza oglądamy powrót Nehemiasza do tego kraju. Zwischen 80 und 90 Jahren sind vergangen, seitdem der Altar wieder aufgerichtet worden war. A mniej więcej upłynęło od 80 do 90 lat, jak został odbudowany w Jerozolimie ołtarz. Der Altar stand an seiner Stelle und der Tempel war wieder gebaut. Ołtarz stanął na swoim starym miejscu, świątynia została odbudowana. Aber die Stadt Jerusalem hatte noch keine Mauer. Ale miasto Jerozolima jeszcze nie zostało otoczone murami. Diese Mauer war noch zerstört. Wszystkie mury jeszcze były zburzone. Und jetzt kehrt Nehemia nach dieser langen Zeit, 80 bis 90 Jahre zurück und möchte die Mauer Jerusalems wieder aufbauen. I teraz po tym długim okresie czasu, 80 czy 90 lat, wraca do Jerozolimy Nehemiasz i ma zamiar odbudować mury Jerozolimy. Was bedeutet das für uns in unserer Zeit? Co to oznacza dla nas w obecnych czasach? Der Altar, der spricht von dem Weg, auf dem der Mensch Gott nahen kann. Ołtarz nam wskazuje na drogę, na której człowiek może przybliżyć się do Boga. Der Mensch kann Gott überhaupt nur nahen, wenn er eingehüllt ist in das Opfer. Człowiek może się w ogóle przybliżać do Boga tylko wtedy, jeżeli będzie otoczony ofiarą. Dafür gab es den Altar, dass auf dem Altar ein Opfer gebracht wurde und so konnte der Mensch Gott nahen. I dlatego był potrzebny ołtarz, na którym była składana ofiara i w tych ofiarach człowiek mógł się przybliżać do Boga. Wir haben am Anfang dem Herrn Jesus gedankt, dass er sein Blut für uns gegeben hat. Na początku dziękowaliśmy w modlitwie Panu Jezusowi, że On swoją krew za nas darował. Er ist derjenige, der das Opfer gestellt hat, damit Menschen Gott nahen können. On jest właśnie tym, który darował samego siebie na ofiarę i przez tą ofiarę ludzie mogą przybliżać się do Boga. Und das gilt für den Sünder. Er kann Gott nur nahen, wenn er an den Herrn Jesus, an dieses Opfer glaubt. I to wszystko jest podarowane dla grzesznika, który w tej ofierze może przybliżać się do Pana Jezusa. Vielleicht ist noch jemand hier, der glaubt, er könnte auf einem anderen Weg Gott nahen. Może tu w tej sali jeszcze jest ktoś taki, który myśli, że może przybliżyć się do Boga, idąc na innej drodze. Kein Mensch wird Gott nahen können durch eigene Werke, die er getan hat. Żaden człowiek nie może przybliżyć się do Boga na podstawie uczynków, które będzie wykonywał. Kein Mensch wird Gott nahen können, weil ein Priester für ihn irgendetwas tut. Żaden człowiek nie może się przybliżyć do Boga tylko na tej podstawie, że jakiś kapłan w zastępstwie niego będzie coś dla niego czynił. Der Weg, um Gott nahen zu können, ist nur in dem Herrn Jesus, diesem einen Opfer möglich. I droga, na której można przybliżyć się do Boga, jest tylko jedna, a ta droga prowadzi osobiście przez Pana Jezusa. Aber das, was für den Sünder gilt, das gilt vom Prinzip her auch für das Kind Gottes. Ale to, co też i obowiązuje dla grzesznika,
to też i z samej swojej zasady też jest obowiązujące dla każdego dziecka Bożego. Wie nahen wir dem großen und allmächtigen Gott? W jaki sposób my przybliżamy się do tego wielkiego i wszechpotężnego Boga? Wir nahen ihm in dem Herrn Jesus und wir bringen ihm seinen Sohn. My przybliżamy się do Niego w Panu Jezusie i Bogu przynosimy Jego Syna. Wenn wir unserem Gott mit Anbetung nahen, dann bringen wir ihm seinen Sohn. Gdy my w uwielbieniu przybliżamy się do Boga, to przynosimy Mu Jego własnego Syna. Das ist das, was der Altar zeigt, dass man Gott naht in dem Opfer des Herrn Jesus. To jest właśnie ten obraz, na jaki wskazuje ołtarz, że można się przybliżyć do Boga tylko w ofierze Pana Jezusa. Dann hatten sie den Tempel gebaut und der Tempel spricht davon, dass Gott wohnen möchte bei den Menschen. Następnie zbudowali świątynię, która obrazowo na to wskazuje, że człowiek chce, że Bóg chce zamieszkać wśród ludzi. Damals wollte er wohnen in diesem materiellen irdischen Haus, in dem Tempel. W tamtych czasach Bóg chciał zamieszkać w ówczesnej zbudowanej świątyni, tej materialnej świątyni. Heute wohnt Gott in einem geistlichen Haus. Dzisiaj Bóg zamieszkał w domu duchowym. Dieses Haus, das wird aufgebaut aus lebendigen Steinen und das sind die Gläubigen. Ten dom zbudowany jest z żywych kamieni, którymi są wszyscy wierzący. Sie bilden gemeinsam das Haus Gottes, in dem Gott wohnen möchte. Oni razem tworzą ten dom Boży, w którym to domu Bóg chce zamieszkać. Und überall da, wo Glaubende auf der Grundlage des Wortes Gottes zusammenkommen, darf etwas sichtbar werden, hier auf dieser Erde, von dieser Wahrheit. Wszędzie tam, gdzie wierzący chcą się przybliżać i zgromadzać do Boga, to w tym miejscu może być właśnie obrazowo to widoczne. Jetzt haben wir gesehen, was der Altar bedeutet und was der Tempel bedeutet. Tak, oglądaliśmy teraz, co oznacza ołtarz i co oznacza świątynia. Und was bedeutet jetzt die Mauer? A co teraz dla nas oznaczają mury? Diese Mauer, die sollte dem Tempel und dem Altar und den Bewohnern der Stadt Schutz bieten. Te mury mają teraz zaoferować tym mieszkańcom tego miasta, ołtarzowi i świątyni, stałą ochronę. Diese Mauer, die war eine deutliche Trennung zwischen drinnen und draußen. Ten mur oznacza dobitne oddzielenie pomiędzy tym, co wewnątrz, od tego, co zewnątrz. Lesen wir mal einen Vers dazu aus dem Propheten Hesekiel. Jeden wiersz przeczytajmy jeszcze w tym względzie z księgi proroka Ezechiela. Ezechiel 42, vers 20. 42 rozdział księgi proroka Ezechiela, 20 wiersz. Ezechiela 42 rozdział, 20 wiersz. Robił pomiary z czterech stron. Dokoła był mur 500 łokci długi i 500 łokci szeroki. Miał on oddzielać świątynię od tego, co pospolite. Da sehen wir genau beschrieben, was die Aufgabe der Mauer ist. Tutaj dokładnie mamy opisane te zadania, jakie powinien spełniać mur. Sie macht eine Trennung zwischen drinnen und draußen. On tutaj oddzielał rzeczy wewnętrzne od rzeczy zewnętrznych. Sie macht eine Trennung zwischen heiligem und unheiligem. On oddzielał tutaj to, co jest święte, od tego, co jest nieświęte. Und so spricht diese Mauer von Absonderung. I w ten sposób ten mur obrazowo wskazuje na odosobnienie. Jerusalem, das war die eine Stadt, da stand der Tempel. Jerozolima było tym miastem, w którym stała świątynia. Dort wollte Gott wohnen. Tam Bóg chciał zamieszkać. Und so gibt es heute den einen Grundsatz des Zusammenkommens. I tak też i dzisiaj istnieje tylko jedna zasada wspólnego zgromadzania się.
dass wir zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus und da will er in der Mitte sein. Że my zgromadzamy się w imieniu Pana Jezusa i on w tym miejscu chce być pośrodku zgromadzonych. Und wenn wir so zusammenkommen zu seinem Namen, dann müssen wir abgesondert sein von dem, was nicht dazugehört. A gdy jesteśmy zgromadzeni w Jego imieniu, to musimy być oddzieleni od wszystkiego tego, co nie przystoi i nie należy do tego miejsca. Davon spricht diese Mauer. O tym, na to obrazowo wskazuje ten mur. Wir werden das im Lauf der Betrachtung noch etwas genauer sehen. W trakcie naszego rozważania będziemy jeszcze to dokładniej mogli oglądać. Wir haben am Anfang gelesen Geschichte Nehemias des Sohn Hakalias. Na początku tego pierwszego rozdziału przeczytaliśmy, że to jest historia Nehemiasza, syna Hakaliasza. Nehemia war ein ganz normaler bürgerlicher Mann. Nehemiasz był całkiem normalnym obywatelem. Er war kein Schriftgelehrter, er war kein Priester, er war kein Levit. On nie był uczonym w piśmie, on nie był kapłanem, on nie był lewitą. Aber dieser Mann, der hat es am Herzen, die Mauer aufzubauen. Ale ten mąż miał na sercu pragnienie, aby odbudować mury. Und das macht uns schon deutlich, dass bei diesem Thema jeder von uns angesprochen ist. I to samo w sobie już nam dobitnie pokazuje, że w tym temacie ta sprawa skierowana jest do każdego z nas osobiście. Es ist jeder gefragt, wenn es darum geht, die Mauer Jerusalems wieder aufzubauen. To do każdego jest skierowane właśnie teraz to wezwanie, aby odbudowywać te mury Jerozolimy. Das ist keine Sache der alten Brüder alleine. To nie jest sprawa należąca wyłącznie do starszych braci. Wir werden das sehen, da ist jeder gefragt, jeder darf mithelfen. Będziemy jeszcze to oglądali, że tutaj jest ta sprawa skierowana do wszystkich. Każdy mógł w tym pomagać. Der Name Nehemia bedeutet der Herr tröstet. To imię Nehemiasz wykłada się Pan pociesza. Das zeigt uns, dass wir in eigener Kraft nicht weit kommen beim Bau der Mauer. A to wskazuje, że my własnymi siłami niewiele możemy posunąć się do przodu, budując mury. Da brauchen wir die Kraft und den Trost des Herrn. Bo my potrzebujemy do tego siły i pociechy z Pańskiej strony. Als Nehemia nach Jerusalem kam, da sah er viel Schutt. Gdy Nehemiasz wrócił do Jerozolimy, zobaczył tam wiele gruzów. Da hätte er mutlos werden können, aber er wusste, der Herr tröstet. On przecież mógłby się zniechęcić, ale on wiedział, Pan pociesza. Nehemia ist der Sohn von Hakalia. Nehemiasz jest synem Hakaliasza. Und Hakalia bedeutet, der Herr ist Licht. A to imię Hakaliasz wykłada się, Pan jest światłością. Wenn wir mit der Hilfe Gottes die Mauer der Absonderung bauen wollen, dann brauchen wir Gottes Licht. Jeżeli my z pomocą Bożą chcemy pracować przy odbudowaniu murów, to potrzebujemy Bożej światłości. Da haben unsere eigenen Gedanken keinen Platz. To okazuje się wtedy, że nasze własne myśli w ogóle są nie na miejscu. Aber das Licht Gottes, das wir in seinem Wort in der Bibel finden, das hilft uns dabei. Ale to światło Boże, które my tutaj w Biblii znajdujemy, ono nam w tej pracy pomoże. Nehemia war noch nicht zurückgekehrt nach Jerusalem. Jeszcze Nehemiasz nie wrócił całkowicie do Jerozolimy. Er war noch in der Burg Susan und übte dort seinen Beruf aus. On zatrzymał się w zamku Susa i on tam wykonywał swój zawód. Und auch wenn er weit weg war von Jerusalem, da hatte er doch Interesse für diese Stadt. I nawet jeżeli on był bardzo oddalony od Jerozolimy, to okazuje się, że był bardzo zainteresowany tym miastem. Jetzt kommt Hanani, einer von seinen Brüdern, zurück und er fragt ihn sofort, wie steht es um Jerusalem? I jeden z jego braci, Hananiasz, przyszedł do niego i natychmiast go pyta, jak sprawa wygląda z Jerozolimą.
Wenn man so zusammen ist, auch als Geschwister, dann gibt es vieles, über das man sprechen kann. Gdy zgromadzamy się, czy spotykamy się jako wierzący, to z pewnością mamy wiele rzeczy do omówienia. Man kann sprechen über die Arbeit. Można mówić na temat pracy. Man kann sprechen über das Auto. Można rozmawiać na temat samochodu. Man kann sprechen über die Wohnung. Można rozmawiać na temat mieszkania. Es gibt viel auszutauschen. O wiele jest tematów, w którym możemy udzielać się. Aber wenn wir Interesse haben für die Sache Gottes, dann werden wir uns auch austauschen und unterhalten über die Bibel und über die Versammlung Gottes. Ale gdy będziemy zainteresowani sprawami Bożymi, to możemy też i rozmawiać i wymieniać się myślami na temat Biblii i na temat Domu Bożego. Auch die jungen Leute können das machen. Również i młodzi ludzie mogą to czynić. In Deutschland wird im Moment viel über Fußball gesprochen. W Niemczech w tym momencie jest bardzo dużo mowy na temat piłki nożnej. Vielleicht hier auch. Może i wśród was też, tutaj. Aber können wir uns auch als junge Leute mit unseren Freunden und Freundinnen über Gottes Wort unterhalten? Ale czy my, jako młodzi ludzie, potrafimy z naszymi towarzyszami rozmawiać na temat Słowa Bożego? Nehemia erkundigt sich nach zwei Dingen. Nehemiasz dowiadywał się o dwie rzeczy. Er erkundigt sich nach den Juden und nach der Stadt Jerusalem. On dowiadywał się, jak powodzi się Żydom i jak powodzi się miastu Jerozolima. Wisst ihr, das sind zwei Dinge, die auch uns heute am Herzen liegen dürfen. Wiecie co, to są dwie rzeczy, które też mogą i spoczywać na naszym sercu dzisiaj. Einmal unsere Geschwister im Herrn Jesus, die Kinder Gottes. Po pierwsze, współwierzący, dzieci Boży, współbracia w Chrystusie. Wie geht es ihnen? Jak im się powodzi? Und zweitens Jerusalem, der Ort, wo Gott wohnen möchte. A po drugie Jerozolima, czyli miejsce, w którym Bóg chce mieszkać. Wie steht es um die örtliche Versammlung? A więc jak to wygląda w tym miejscowym zgromadzeniu? Gehen wir noch auf dem Weg, den der Herr Jesus möchte? Czy my dalej idziemy tą drogą, którą życzy sobie Pan Jezus? Ist es noch so, dass wir die Wahrheit festhalten in Liebe? Czy tak dalej jest, że my trzymamy się prawdy w miłości? Das interessiert Nehemia. Bo to właśnie interesowało Nehemiasza. Und dann bekommt er auf seine beiden Fragen jeweils eine Antwort. I na swoje dwa pytania otrzymuje odpowiedź. In Vers 3 am Anfang. Na początku trzeciego wiersza. Da hört er, dass die Juden in großem Unglück sind und in Schmach. I dowiaduje się, że Żydzi, którzy tam przebywają, są bardzo w wielkim nieszczęściu i są w wielkim pohańbieniu. Was bedeutet es, dass sie in großem Unglück sind? Co to znaczy, że oni byli bardzo nieszczęśliwi? Es bedeutet, dass sie in Gefahr waren. To oznacza całkiem po prostu, że oni byli w niebezpieczeństwie. Und warum lebten sie in Gefahr? Dlaczego oni żyli w niebezpieczeństwie? Sie lebten in Gefahr, weil keine Mauer gebaut war. Dlatego żyli w niebezpieczeństwie, bo nie było zbudowanego muru. Diese Mauer könnte ihnen Schutz vor den Feinden geben, aber sie war niedergerissen. Ten mur mógłby im darować ochronę przed nieprzyjaciółmi, ale on był zburzony. Und das zweite, sie waren in großer Schmach. A druga rzecz, oni znajdowali się w wielkim pohańbieniu. Das bedeutet, dass kein Zeugniskraft da war. To oznacza, że tam w tym miejscu nie było świadectwa, które by było świadectwem z mocą. Die Leute verachteten sie und auch, weil keine Mauer da war. Otaczający ich ludzie pogardzali nimi z tego powodu właśnie, że nie było tego muru. Was für ein Zeugnis würde ausgehen von dem Volk Gottes, wenn die Mauer gebaut ist? Jak potężne świadectwo pośród tego ludu Bożego się też rozprzestrzenia wtedy, gdy jest mur zbudowany. So wie es am Anfang der Christenheit war. Tak, jak to było na początku, w czasach początku chrześcijaństwa. Da waren die Gläubigen zusammen, ein Herz und eine Seele.
Tam czytamy o tych wierzących, że oni byli jak jedno serce i jak jedna dusza. Und niemand von den übrigen, von den Ungläubigen wagte sich ihnen anzuschließen. I nikt z postronnych nie ważył się, aby się dołączać do wierzących. Da gab es eine eindeutige Trennung zwischen drinnen und draußen. Wtedy właśnie istniało to dobitne oddzielenie tego, co wewnątrz, od tego, co zewnątrz. Und was für ein Zeugnis ging davon aus. I jak potężne świadectwo się rozchodziło właśnie na zewnątrz. Dann wird seine zweite Frage, die Frage nach Jerusalem, beantwortet. A następnie otrzymuje odpowiedź na swoje drugie pytanie dotyczące Jerozolimy. I dowiaduje się, że mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Wir haben schon gesehen, was die Mauer bedeutet. Już dowiedzieliśmy się, co to oznacza mieć mur. Jetzt ist die Frage, was bedeuten die Tore? Teraz powstaje pytanie, co to oznacza mieć bramy. Durch die Tore konnte etwas von draußen in die Stadt hineinkommen. Przez te bramy mogło coś z zewnątrz wchodzić do wewnątrz miasta. Aber es konnte auch etwas aus der Stadt nach draußen getan werden. Ale również mogło być coś wynoszone z wewnątrz na zewnątrz miasta. Und so sprechen die Tore heute davon, dass wir solche aufnehmen und hineinlassen, die dazugehören. I tak też i te mury o tym obrazowo mówią, że my możemy też i osoby dopuszczać i przyjmować do swojego grona. Aber sie sprechen auch davon, dass etwas hinausgetan werden muss, was nicht in diese Stadt hineingehört. Ale również to oznacza, że mogą być i usuwane takie osoby, które nie należą do grona tych wewnątrz. In Vers 4 sehen wir eine dreifache Reaktion bei Nehemia auf diese traurige Botschaft. W wierszu 4 oglądamy trojaką reakcję Nehemiasza na te bardzo smutne wiadomości. Erstens weint er und trägt Leid tagelang. Najpierw on bardzo się zasmucił i zaczął płakać i smucił się przez szereg dni. Nehemia ist wirklich traurig über den Zustand der Juden und von Jerusalem. Nehemiasz rzeczywiście bardzo się zasmucił tym stanem, jaki panował wśród Żydów i w tym mieście Jerozolima. Wie ist es bei mir und wie ist es bei dir? Jak ta sytuacja wygląda w przypadku twoim i moim? Sind wir noch traurig über die Situation im Volk Gottes heute? Czy jeszcze dalej smucimy się z tej sytuacji, jaka panuje wśród ludu Bożego dzisiaj? Dann kann Gott anknüpfen bei uns und uns gebrauchen, zum Guten im Volk Gottes zu wirken. Jeśli tak, to Bóg może rozpocząć działanie od nas i użyć nas ku dobremu wśród swojego ludu. Aber wenn uns alles egal ist, ale jeżeli dla nas wszystko to staje się obojętne, dann gibt es auch keinen Anknüpfungspunkt für Gott, wo er uns nehmen und benutzen kann, um für ihn zu wirken. Wtedy też i nie ma już punktu zaczepienia dla Boga, w którym on mógłby zacząć działać i nas użyć do celu pożytecznego dla niego. Das zweite ist, Nehemia fastet. Drugą rzecz, którą czytamy, Nehemiasz zaczął pościć. Er verzichtet für eine Zeit auf das, was an sich gut war. On teraz świadomie zrezygnował na pewien okres czasu z rzeczy, które same w sobie przecież były dobre. Und er verzichtet darauf, um wirklich Zeit und Energie haben zum Gebet. On rezygnuje z tego, aby mieć czas i energię dla modlitwy. Manchmal müssen auch wir bereit sein zu verzichten auf etwas, was eigentlich gut ist. Czasami i my musimy być gotowi do tego, aby zrezygnować z czegoś, co przecież samo w sobie jest dobre. Bereit sein zu verzichten, um die Zeit und die Energie stattdessen für die Sache Gottes einzusetzen. Tak po prostu zrezygnować, aby mieć teraz czas i energię, którą poświęcimy sprawie Bożej.
Vielleicht würden wir gerne mal einen Ausflug machen, aber wir verzichten, um eine Konferenz zu besuchen. Może na przykład bardzo chętnie byśmy wyjechali na wycieczkę, ale nie, my z tego zrezygnujemy po to, aby pojechać na konferencję. Und wir werden dann feststellen, dass wir am Ende viel glücklicher sind, als hätten wir den Ausflug gemacht. I my na koniec z pewnością to stwierdzimy, że staliśmy się o wiele bardziej szczęśliwymi niż wtedy, gdybyśmy pojechali na tą wycieczkę. Und das dritte ist, Nehemia betet vor dem Gott des Himmels. I trzecia rzecz, to tutaj czytamy o tym, że Nehemiasz zaczął się modlić przed Bogiem niebios. In diesem Kapitel lernen wir, es gibt keine Erweckung ohne Gebet. W tym rozdziale możemy się nauczyć tego, że nie ma przebudzenia bez modlitwy. Es gibt keine Erweckung ohne Buße. Nie ma przebudzenia bez pokuty. Denn Nehemia betet und bekennt die Sünden. Gdyż Nehemiasz modli się i wyznaje grzechy. Und es gibt keine Erweckung ohne Fürbitte. Ale również też nie ma przebudzenia, jeżeli nie będziemy zanosili modlitwy przyczynnej za czymś. Nehemia bittet für Jerusalem und für die Juden. Nehemiasz prosi za Jerozolimą i prosi o, czy za Żydami. Wir haben eben davon gesprochen, dass jeder von uns gefragt ist, an dieser Mauer zu bauen. Poprzednio mówiliśmy już o tym, że do nas kierowane jest pytanie, czy chcemy pracować przy odbudowie murów. Vielleicht fragst du, was soll ich tun? Może ty teraz zapytasz, a więc co ja mam czynić? Eines gibt es, damit kannst du heute anfangen. Jedna jest rzecz pewna, od której możesz już dzisiaj rozpocząć. Und das ist zu beten für die Geschwister und für die örtlichen Zeugnisse. A to jest mianowicie modlić się o wierzących i o miejscowe świadectwo. Und wenn du damit anfängst, jeżeli od tego właśnie rozpoczniesz, dann kannst du dich darauf verlassen, dann wird Gott dir auch zeigen, was du sonst noch tun kannst. To możesz być tego pewny, że Bóg wkrótce ci pokaże, co innego możesz też i dla Niego uczynić. Ich möchte gerne noch einen Einzelheit zeigen zu Kapitel 1. Jeszcze jeden szczegół chciałbym tutaj wskazać, zapisany w pierwszym rozdziale. Zu wem betet Nehemia? Do kogo modli się Nehemiasz? Zu dem Gott des Himmels. On modli się do Boga niebios. Das ist der große, allmächtige Gott im Himmel. To jest ten wielki i wszechmocny Bóg w niebie. Wo arbeitete Nehemia? A gdzie Nehemiasz pracował? Er arbeitete bei dem König. On pracował u króla. Und das war damals einer der mächtigsten Männer hier auf dieser Erde. I to u takiego króla, który był jednym z najpotężniejszych mężów ówczesnego czasu na tej ziemi. Aber wenn Nehemia zu dem Gott des Himmels betet, wie nennt er dann diesen König? A gdy Nehemiasz modli się do tego Boga w niebie, to w jaki sposób on tego króla nazywa? In Vers 11 am Ende sagt er dem Herrn: Lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. I czytamy w połowie 11 wiersza: Spraw, proszę, aby poszczęściło się dziś twojemu słudze i okaż mu zmiłowanie wobec tego męża. Vor diesem großen Gott des Himmels, da ist auch der König, dieser mächtige Mann auf der Erde, einfach ein Mann. W obliczu tego wszechpotężnego Boga niebios, ten potężny król na tej ziemi jest po prostu mężem. Nehemia muss jetzt 4 Monate warten. Nehemiasz musi teraz poczekać 4 miesiące. Er hat gebetet, aber er muss warten. On modlił się, ale musi czekać. Wir beten auch manchmal und wir möchten gerne, dass der Herr sofort etwas tut. My często się modlimy i od razu chcielibyśmy zauważyć, że Bóg coś czyni. Manchmal müssen wir warten, aber der Herr hat uns doch gehört. Ale czasami musimy odczekać, ale wiedzmy o tym, Bóg jednak słyszał naszą modlitwę. 4 Monate nach Kapitel 1, Vers 1 ist Nehemia jetzt bei dem König. 4 miesiące po tym, jak w pierwszym rozdziale, w pierwszym wierszu czytamy o Nehemiaszu, który stał przed królem. Er arbeitet in Treue in seinem Beruf. On dalej wiernie pracował, wykonując swój zawód.
Und daran knüpft Gott an und gibt ihm einen Auftrag. I właśnie to Bóg zaczyna od tego właśnie punktu i daje mu swoje zlecenie. Elisa hatte auch in Treue in seinem Beruf gedient. Elizeusz też wiernie służył, wykonując swój zawód. Er hatte gepflügt mit 12 Jochrindern. On, jak wiemy, orał i to idąc za zaprzęgiem 12 wołów. Und dann salbt Elia ihn zum Propheten. I wtedy Eliasz mógł go powołać na proroka w Izraelu. So wollen auch wir in Treue unseren irdischen Beruf ausführen. Tak też i my chcielibyśmy wiernie wykonywać nasz ziemski zawód. Und dann gibt Gott uns auch Gelegenheit für ihn zu wirken. A wtedy Bóg da nam tą sposobność, aby zacząć działać dla Niego. Nehemia ist vor dem König, bringt ihm den Wein und der König sieht: Nehemia, du bist ja traurig. Nehemiasz teraz stanął przed królem, podaje mu wino, a król zauważa: Nehemiaszu, ty jesteś smutny. Nehemia ist erschrocken, denn damals durfte man nicht mit einem traurigen Gesicht zu dem König kommen. Nehemiasz się przeraził, dlatego że nagle sobie uświadomił, że przecież z zasmuconą twarzą w tamtejszych czasach nie wolno było stanąć przed obliczem króla. Aber Nehemia sagt ehrlich, warum er traurig ist. Ale na pytanie Nehemiasz odpowiada szczerą prawdą, dlaczego jest smutny. Er sagt nicht, ach, eigentlich ist alles in Ordnung. On nie odpowiada: ach, tak w zasadzie to wszystko jest w porządku. Er sagt ehrlich, dass er traurig ist über Jerusalem. On szczerze odpowiada, że smutny jest z powodu Jerozolimy. Und dann fragt dieser mächtige König, was hast du denn für eine Bitte? I wtedy ten potężny król od razu zwraca się do niego: jaką masz prośbę dla mnie? Und was tut Nehemia? A co teraz Nehemiasz czyni? Er schickt ein Stoßgebet zum Himmel und er spricht zu dem König. Natychmiast zawołał w swoim sercu do Boga i od razu śmiało zwraca się do króla. Wie schön, dass wir immer und in jeder Situation zu unserem Gott beten können. Jakże to jest piękne, że zawsze i w każdej sytuacji możemy się modlić do naszego Boga. In Kapitel 1 da hat Nehemia lange gebetet. W pierwszym rozdziale czytamy o tym, że Nehemiasz się długo modlił. Aber hier in Kapitel 2 hat er keine Zeit für ein langes Gebet. Ale tu w drugim rozdziale on już nie miał czasu na długą modlitwę. Aber dann schickt er ein Stoßgebet zum Himmel. Nie, on po prostu posłał szybką modlitwę do nieba. Und der Herr gibt ihm die richtigen Worte. A Pan darował mu właściwe słowa na usta. Wir lernen daraus auch, dass wir alles, was wir hier auf dieser Erde tun, in Gemeinschaft mit Gott tun dürfen. I z tego uczymy się, że wszystko, co na tej ziemi czynimy, możemy czynić z naszym Bogiem. In Gemeinschaft und in Abhängigkeit von ihm. W społeczności i zależności od Niego. Die Arbeit in der Schule schreiben. Możemy pisać zadanie w szkole. Einkaufen gehen. Możemy razem z Nim iść na zakupy. Im Beruf eine Verhandlung führen. Będąc w pracy, możemy iść na negocjacje handlowe. Alles in Gemeinschaft und in Abhängigkeit von dem Herrn. Wszystko w społeczności i w zależności od naszego Pana. Der König hat also jetzt gefragt, Nehemia, was bittest du denn? I teraz król stawia pytanie: Nehemiaszu, o co chcesz poprosić? Was hättest du geantwortet? Co byś ty wtedy odpowiedział? Hättest du gesagt, ach König, du hast doch so viele Bauarbeiter, schick doch mal einen Trupp nach Jerusalem, dass sie die Mauer bauen. I może byś powiedział: ach królu, ty masz tak wiele brygad remontowych, chociaż jedną poślij do Jerozolimy. Nein, Nehemia weiß, der Herr will mich gebrauchen. Nie, Nehemiasz wie dokładnie: Pan chce mnie użyć. Und deswegen sagt er, wenn es gut ist, dann schicke mich nach Jerusalem. I wtedy, i dlatego on wtedy odpowiada: jeżeli to jest dobre w twoich oczach, to poślij mnie do Jerozolimy. So möchte auch der Herr heute jeden, der hier ist, gebrauchen. Tak też i Pan chce każdego z nas, którzy tu dzisiaj w tej sali jesteśmy, użyć w swojej pracy.
Uns Menschen fällt es ja so leicht zu wissen, was andere besser machen könnten. Nam, ludziom, tak łatwo właśnie jest zawsze z tym usprawiedliwieniem, że z góry wiemy, ktoś inny lepiej potrafi tą pracę wykonać. Wir wissen auch, das könnte man mal machen oder das müsste mal getan werden. My wiemy, to by musiało być zrobione, tamto by musiało być naprawione. Aber Gott sucht die Bereitschaft, selber zu gehen. Ale Bóg szuka tej gotowości, abyśmy sami poszli i to uczynili. Und jetzt erlebt Nehemia die Hilfe Gottes, der König erlaubt ihm zu gehen. I teraz doświadcza Nehemiasz pomocy Bożej, bo król zezwala mu na to, aby on poszedł. Ungefähr 12 Jahre würde Nehemia weg sein, aber der König erlaubt es ihm. Około 12 lat nie będzie Nehemiasza, ale pomimo tego król mu na to pozwala. Und erst jetzt bittet Nehemia auch um Briefe und um Holz. I on teraz prosi króla o listy i prosi go o drewno do budowy. Und der König gibt ihm auch das. I król nawet to mu daje. Das Warten hat sich für Nehemia gelohnt. Oczekiwanie bardzo się opłaciło dla Nehemiasza. In Vers 8 sehen wir dann, dass Nehemia drei Dinge bauen möchte. I w wierszu 8 oglądamy, że Nehemiasz chce trzy rzeczy zbudować. Erstens die Tore der Burg, die zum Haus gehört. On chce najpierw odbudować te bramy tego zamku, który należy do świątyni. Tu jest napisane cytadeli. Das ist die Burg, die den Tempel umgab. A więc tu mowa jest o tym zamku, który otaczał świątynię. Der direkte Schutz für den Tempel. Który stanowił tą bezpośrednią ochronę dla świątyni. Dann zweitens die Mauer der Stadt. Następnie chce odbudować mur miejski. Das ist die Mauer, die Jerusalem umgab. A więc mur, który otaczał całe miasto Jerozolimy. Und drittens das Haus, in dem Nehemia selbst wohnen wollte. A następnie dom, do którego sam Nehemiasz się chciał wprowadzić. Das sind die Dinge, wo auch wir heute arbeiten dürfen. To są rzeczy, przy których i my dzisiaj możemy pracować. So kommt Nehemia in Vers 11 nach Jerusalem. I tak w 11 wierszu czytaliśmy o tym, że Nehemiasz przychodzi do Jerozolimy. Und dann bleibt er drei Tage dort. I trzy dni tam przebywał. Erstens hat er die nötige Ruhe und Geduld. Po pierwsze, on po prostu potrzebował tej koniecznej dla niego cierpliwości i odpoczynku. Aber zweitens erinnern uns diese drei Tage doch auch an den Tod und die Auferstehung des Herrn Jesus. Ale po drugie, te trzy dni przypominają nam o śmierci i o zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Am dritten Tag ist er auferstanden. Trzeciego dnia Pan Jezus zmartwychwstał. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, wenn es darum geht, die Mauer Jerusalems zu bauen. I to jest też bardzo ważną lekcją, jeżeli chodzi o odbudowanie murów Jerozolimy. Wir müssen verstehen, ich bin gestorben. My musimy to zrozumieć. Ja zmarłem. Und Christus lebt in mir. A Chrystus żyje we mnie. Das, was aus mir selbst kommt, das ist nicht zu gebrauchen beim Bau der Mauer. To, co pochodzi ze mnie samego, tego nie można użyć przy budowaniu murów Jerozolimy. Aber das, was er wirkt, das führt zum Guten. Ale to, co on zdziała, to to będzie ku dobremu. In der Nacht macht Nehemia sich auf und macht sich ein Bild von der Lage. Ale w nocy Nehemiasz wyszedł ze swojej kwatery i wyszedł na zewnątrz, aby zorientować się w sytuacji. Jerusalem liegt in Trümmern und Nehemia besichtigt alles. Jerozolima leżała w gruzach i Nehemiasz zaczął to wszystko oglądać. Er kommt in Vers 13 durch das Taltor. W 13 wierszu czytamy, że on przechodzi przez bramę nad doliną. Dieses Tor spricht von Demut. Ta brama wskazuje obrazowo na pokorę. Von Niedriggesinntheit. Wskazuje na to, że należy być nisko usposobionym. Keine Größe, kein Stolz. Nie wykazywać się wielkością i pychą, sondern im Tal klein und demütig.
ale przebywać w dolinie, malutkim i pokornym. Das ist die Haltung, in der wir bauen müssen an der Stadt Jerusalem. Bo to jest odpowiednie usposobienie, w którym możemy budować mury Jerozolimy. Wir haben keinen Grund, uns etwas einzubilden auf uns selbst. Nie mamy najmniejszych powodów, aby w czymkolwiek budować na samym sobie. Wir haben keinen Grund zu denken, wir wären besser als andere Christen. Nie mamy najmniejszych powodów, aby pomyśleć, że jesteśmy w czymś lepsi niż inni wierzący. Wir sind beschämt über uns selbst, wenn wir in uns, in unser Leben schauen. Gdy spoglądamy w nasze własne życie, to musimy się głęboko zasmucić. Wie viel hat Gott uns offenbart? Wie viel Wahrheiten hat uns verstehen lassen? Ile prawd Bóg nam objawił i pozwolił, że je zrozumieliśmy. Und wie gehen wir damit A jak my z tym wszystkim postępujemy? Wir haben wirklich keinen Grund, stolz zu sein. My naprawdę nie mamy powodów, aby być dumnym z samego siebie. Aber wir wollen doch mit Eifer und mit Energie bauen. Ale jednak powinniśmy pilnie i wykazując się energią budować. Wir wollen festhalten und bewahren, was wir aus Gottes Wort verstanden haben. My chcielibyśmy trzymać się tego, co Bóg dał nam zrozumieć z Jego słowa. Aber wir wollen es tun in Demut. Ale chcielibyśmy to czynić w usposobieniu pokornym. Dann kommen Sie auf die Drachenquelle zu. Następnie tutaj skierował się w kierunku źródła smoczego. Und diese Drachenquelle zeigt uns, der Teufel ist besiegt. Te źródło smocze wskazuje nam na to, że diabeł jest zwyciężony. Da ist einer, der ist stärker als der Teufel. Bo jest ktoś taki, kto jest mocniejszy niż diabeł. Und wenn der Teufel auch möchte, dass das Werk Gottes niederliegt, i nawet gdyby diabeł chciał, żeby całe dzieło Boże leżało w gruzach. Der Herr Jesus ist größer und er ist stärker und mit seiner Hilfe wollen wir weiterbauen. Ale Pan Jezus jest większy i mocniejszy i to z Jego pomocą chcielibyśmy dalej budować. Dann kommen Sie zum Misttor. Następnie doszli oni do bramy śmietnisk. Und aus diesem Tor musste alles hinausgetan werden aus der Stadt, was Mist, was Abfall, was übertragen böse ist. I w starym tłumaczeniu brama gnojna i przez tą bramę miał być wynoszony z Jerozolimy gnój. Wszystko to, co było śmieciem, wszystko to, co było w przenośni złem. Und das wollen wir auch tun in aller Konsequenz. I to chcielibyśmy też wykonywać z całą konsekwencją. Dass wir bereit sind in unserem persönlichen Leben das hinauszutun, was Sünde ist. Bo najpierw my musimy być gotowi do tego, aby z naszego osobistego, prywatnego życia usunąć wszystko to, co jest grzechem. Und dass wir da, wo es nötig ist, abyśmy tam, gdzie to jest rzeczą konieczną, auch Zucht ausüben in der Versammlung Gottes. Również i wykonywali karność w zgromadzeniu Bożym. In Vers 14 kommen Sie zum Quellentor. W 14. wierszu czytamy, że przeszli do bramy źródlanej. Und dieses Tor, das spricht von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ta brama obrazowo wskazuje na działalność Ducha Świętego. Der Herr Jesus sagt das in Johannes 7, vielleicht können wir den Vers gerade lesen. Może to przeczytajmy jeden wiersz z Ewangelii Jana z 7. rozdziału. Pan Jezus powiedział w tym rozdziale. Lesen erst einen Vers aus Kapitel 4, Vers 14. Najpierw przeczytajmy z 4 rozdziału, 14 wiersz. Da steht von der Quelle. Tutaj mowa jest o źródle. Ganze Vers? Ja, bitte. Jana 4, 14. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Und dann Kapitel 7, Vers Następnie 7 rozdział. 38 und den ersten Teil von Vers 39. 38 wiersz i pierwsza połowa 39. Kto wierzy we mnie, jak powiada Pismo,
Z wnętrza jego popłyną rzeki wody żywej. A to mówił o duchu, którego mieli otrzymać ci, którzy w niego uwierzyli. Da erklärt uns die Bibel selbst, was dieses Wasser, diese Quelle bedeutet. Dies sagte er von dem Geist. Tutaj Biblia sama nam wyjaśnia, co to oznacza właśnie ta woda. To mówił właśnie o duchu. Und so spricht dieses Quellentor von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. I tak też ta brama źródlana obrazowo nam wskazuje na działalność Ducha Świętego. Und in der unter der Leitung und Führung dieses Geistes wollen wir auch heute an der Mauer Jerusalems bauen. I pod kierownictwem i pod przywództwem tego Ducha chcemy i dzisiaj pracować przy odbudowaniu tych murów. Und dann kommen sie schließlich zum Königsteich. Następnie doszli do stawu królewskiego. Und da sind sie da, wo der Schutt am größten ist. I tu doszli do miejsca, w którym było najwięcej tego gruzu. Da muss Nehemia absteigen von seinem Tier. Es gibt kein Platz, so groß ist der Schutt. I tu Nehemiasz musiał zsiąść ze swojego zwierzęcia jucznego. I nie było po prostu miejsca dla tego zwierzęcia. Tak dużo było tego gruzu. Dieser Königsteich, der spricht von dem Zentrum in dieser Stadt. Ten staw królewski obrazowo wskazuje na centrum tego miasta. Wo der König sein wollte. Tam, gdzie chciał przebywać król. Und es spricht übertragen davon, dass Gott selbst da ist und dort wohnt. I w przenośnym znaczeniu oznacza, że sam Bóg tam przebywa i mieszka. Und darum geht es. Es geht darum, dass Gott wohnen möchte bei den Menschen. I właśnie o to chodzi, że Bóg chce mieszkać wśród ludzi. Es geht nicht um einen Buchstaben, es geht nicht um eine Satzung, es geht nicht um irgendeine bloße Wahrheit. Nie chodzi tu o litery, nie chodzi tutaj o przepisy, nie chodzi tutaj o jakieś puste prawdy. Sondern es geht um eine Person. Gott will wohnen bei den Menschen. Ale chodzi tutaj o osobę. Bóg osobiście chce zamieszkać wśród ludzi. Nehemia besichtigt alles und dann geht er wieder aus der Stadt hinaus. Nehemiasz wszystko obejrzał i następnie wyszedł z miasta. Und erst jetzt spricht in Vers 17 und Vers 18 zu den Leuten. I dopiero czytamy, że w wierszu 17 i 18 zwrócił się do ludzi z miasta z następującymi słowami. Er sagt ihnen drei Dinge. I powiedział im trzy rzeczy. In Vers 17 sagt ihnen deutlich, wie die Situation ist, viel Schutt und Unglück. W wierszu 17 im dobitnie pokazuje, jak wygląda ich sytuacja, że jest wiele gruzu i wiele nieszczęścia. Nehemia hat also einen klaren Blick für die Situation. A więc Nehemiasz tutaj ma takie jasne, ostre spojrzenie, jak wygląda sytuacja. Er sagt nicht, es ist alles nicht so schlimm. On nie powiedział tak po prostu, ach, to przecież nie jest tak źle. Er kann klar beurteilen, wie es aussieht. Nie, on potrafił to jasno osądzić, jak sytuacja wygląda. Und trotzdem sagt er weiter in Vers 17, kommt und lasst uns die Mauer wieder aufbauen. A pomimo tego, pod koniec tego 17 wiersza, on do nich zwraca się z wezwaniem, chodźmy, odbudujmy mury Jeruzalemu. Er hat geistliche Energie, in der er das Werk anfassen und andere mitnehmen möchte. On dysponuje tą duchową energią, w której on chce rozpocząć dzieło i w to dzieło włączyć też innych. Mit geistlicher Energie tritt er ein für die Sache Gottes. I on w tej duchowej energii, on teraz wstawia się w tej sprawie Bożej. Und dann gibt er ihnen drittens in Vers 18 eine große Ermutigung. I po trzecie, on w wierszu 18 zwraca się do nich z wielką zachętą i pociechą. Er sagt ihnen, die Hand Gottes ist über uns zum Guten. On im to zapewnia, ręka Boża jest nad nami ku dobremu. Das ist grundsätzlich wahr. Zasadniczo jest to prawdą. Gottes Hand ist gut über den Seinen. Ręka Boża jest zawsze dobra nad wszystkimi, którzy są Jego. Aber es war auch in dieser ganz konkreten, speziellen Situation war.
Ale to również było prawdą w tej konkretnej i specyficznej sytuacji. Gott hatte das Herz des Königs gewandt, dass Nehemia kommen durfte. To Bóg właśnie zmienił serce króla, aby Nehemiasz mógł wrócić. Da wurde die Güte Gottes erkennbar. I po tym można było poznać dobrotliwość Bożą. Und dann kommt diese schöne Reaktion am Ende von Vers 18. I potem pod koniec 18 wiersza czytamy o tej pięknej reakcji ich. Wir wollen uns aufmachen und bauen. Powiedzieli, my chcemy się zabrać do budowy. Was für ein schöner Entschluss. O, jakże to jest piękne postanowienie. Dass wir ihn auch alle fassen. Wir wollen uns aufmachen und bauen. O, obyśmy też i takie postanowienie każdy z nas osobna podjął. Chcemy wziąć się do pracy i budować. Und dann stärken sie ihre Hände zum Guten. I dalej czytamy, że wzmocnili, czy przyłożyli swoje ręce dla dobrego dzieła. Man kann einander die Hände stärken zum Schlechten. Można również też i wzmacniać wzajemnie swoje ręce do tego, aby zło wykonywać. Man kann auch einander die Hände müde machen zum Guten. Można również też i wzajemnie sobie zniechęcać ręce, aby dobro wykonywać. Aber man kann auch einander die Hände stärken zum Guten. Ale również można też i wzajemnie sobie wzmacniać ręce do wykonywania dobrego. Und dafür sind wir zusammengestellt, um einander die Hände zu stärken zum Guten. I właśnie po to jesteśmy razem ze sobą złączeni, abyśmy wzajemnie sobie ręce wzmacniali ku dobremu. Und so beginnt dieses Werk und wir wollen gleich sehen, wie der Bau dann vonstatten ging. I widzimy, jak rozpoczyna się to dzieło odbudowy i po przerwie chcemy zobaczyć, jak ta odbudowa przebiegała. Chcemy przeczytać dalej z tej księgi Nehemiasza z trzeciego rozdziału. Vers 1 bis vers 6. Od pierwszego do szóstego wiersza. Księga Nehemiasza, trzeci rozdział od pierwszego do szóstego wiersza. Zabrał się więc arcykapłan Eliaszib wraz ze swoimi braćmi kapłanami do odbudowy bramy owczej. Poświęcił ją, wstawiwszy w niej wrota. Prowadzili budowę aż do baszty Stu i aż do baszty Hananela i poświęcili ją. Obok nich budowali mężowie z Jerycha, obok zaś budował Zakur, syn Imriego. A bramę rybną budowali synowie Hasenai. Opatrzyli ją w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i swożnie. Obok nich naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Kosa. A obok naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, syna Meszezabela. Obok naprawiał Sadok, syn Baany. Obok nich naprawiali mieszkańcy Tekoa, lecz przedniejszy z nich nie zgięli swego karku do służby dla swoich panów. Bramę staromiejską naprawiali Jojada, syn Paseecha i Meszulam, syn Besodiasza. Oni ją też opatrzyli w belki i wstawili w niej wrota, zasuwy i swożnie. Dann vers 13 bis vers 15. Następnie od 13 do 15 wiersza. Bramę nad doliną naprawiał Hanun i mieszkańcy Zanoach. Oni ją odbudowali, wstawili w niej wrota, zasuwy i swożnie i wznieśli 1000 łokci muru aż do bramy śmietniska. Bramę śmietnisk naprawiał Malkiasz, syn Rehaba, naczelnik okręgu Bet-Hakerem. On ją odbudował, wstawił w niej wrota, zasuwy i swożnie. Bramę źródlaną naprawiał Szalum, syn Kol-Hozego, naczelnik okręgu Mispy. On ją odbudował, nakrył dachem, wstawił w niej wrota, zasuwy i swożnie,
oraz wzniósł mur przy stawie wodociągowym przy ogrodzie królewskim aż do schodów wiodącym z miasta Dawida w dół. I od 26 do 32 wiersza. Aż do miejsca naprzeciwko bramy wód na wschodzie i baszty, która wystawała. Zanim naprawiali mieszkańcy Tekoła, następny odcinek od miejsca naprzeciwko baszty wielkiej, która wystawała, aż do muru Ofelu. W Ofelu mieszkali niewolnicy świątynni. Od bramy końskiej wzwyż naprawiali kapłani, każdy naprzeciwko swego domostwa. Za nimi naprawiali Sadok, syn Imera, naprzeciw swojego domostwa, a za nim naprawiał Szemajasz, syn Szechaniasza, odźwierny bramy wschodniej. Za nim naprawiał Hananiasz, syn Szelemiasza, i Hanun, szósty syn Salafa, odcinek następny. Za nim naprawiał Meszulam, syn Berechiasza, naprzeciw swojego pomieszczenia. Za nim naprawiał Malkiasz z Bractwa Złotników, aż do domu niewolników świątynnych i kupców naprzeciw bramy strażniczej i aż do narożnego balkonu. Miejsce między narożnym balkonem a bramą owczą naprawiali złotnicy i kupcy. In diesem Kapitel lesen wir, wie jetzt die Mauer wieder aufgebaut wird. W tym oto rozdziale czytamy, w jaki sposób ten mur był odbudowywany. Am Ende des Kapitels in Vers 38 ist sie zur Hälfte fertig. Pod koniec tego rozdziału czytamy w wierszu 38. Vers 28. Da haben wir eine andere Verszählung. Das ist bei dir vielleicht im Kapitel 4, Vers 1. Wir bauten weiter an der Mauer und die ganze Mauer, 4, Vers 6. Wir bauten weiter an der Mauer. Ja. Da ist die Mauer zur Hälfte fertig. In diesem Vers ist sie bis zur Hälfte fertiggestellt. Tutaj mamy rozbieżny podział na wiersze pomiędzy naszymi Bibliami, ale wiemy, że w czwartym rozdziale do szóstego wiersza czytamy o tym, że połowa muru wokoło tego miasta została odbudowana. Und in Kapitel 6, Vers 15, da ist die Mauer komplett fertiggestellt nach 52 Tagen. A w szóstym rozdziale, piętnasty wiersz, czytamy o tym, że mur został wykończony całkowicie do końca 25 dnia miesiąca. Wir wollen uns jetzt in Kapitel 3 anschauen, wie die einzelnen Mauerstücke und die Tore wieder aufgebaut wurden. I ten mur został odbudowany w ciągu 52 dni i w trzecim rozdziale jest pokazane, jak kawałek po kawałku mur i poszczególne bramy były odbudowywane. Wir wollen auch sehen, wer alles an dem Werk mitarbeitet. Również chcielibyśmy przyjrzeć się temu, kto i w jakim zakresie w całym tym dziele współpracował i budował. Und dann werden wir auch noch einige Besonderheiten sehen, wie jemand die Arbeit ausführte. I będziemy mogli też i oglądać te szczegóły, w jaki sposób poszczególni budowniczy pracowali. Zuerst möchte ich kurz noch einmal erinnern, wovon die Tore sprechen. Najpierw chciałbym krótko o tym wspomnieć, o czym obrazowo mówią nam bramy. Sie sprechen davon, dass etwas in die Stadt hineinkommen kann. One obrazowo wskazują na to, że do tego miasta może być coś wprowadzane. Sie sprechen davon, dass man etwas aus der Stadt hinaus tun muss. Również im wskazują na to, że z miasta musi być też i coś wyprowadzane. Und sie sprechen drittens davon, dass die Bewohner der Stadt durch die Tore aus- und eingehen können. I po trzecie, te bramy również też i wskazują na to, że wszyscy mieszkańcy tego miasta musieli przez te bramy wchodzić i wychodzić. Ich möchte kurz zwei Bibelstellen zeigen, die uns deutlich machen, was in die Stadt hineinkommen soll.
Chciałbym pokazać na podstawie dwóch krótkich miejsc biblijnych, co może być do miasta wprowadzone. In Jesaja 26, vers 2. W Izajasza, księdze Izajasza, 26 rozdziale, w drugim wierszu możemy przeczytać. Da werden die Tore geöffnet, damit eine gerechte Nation einzieht, die Treue bewahrt. Czytamy tutaj o tym, że te bramy mają być otworzone, aby sprawiedliwy naród mógł wejść do miasta. Also wer gerecht ist vor Gott, hat einen Platz in der Stadt. A więc kto jest sprawiedliwy przed Bogiem, ten ma swoje miejsce w tym mieście. Und wer Treue bewahrt, hat einen Platz in der Stadt. I również ten, który dochowuje wierności, ma swoje miejsce w tym mieście. Aber dann haben wir in 2. Chroniker 23 einen Vers, der uns zeigt, was nicht Platz in der Stadt hat. Ale również też i w drugiej księdze Kronik w 23. rozdziale 2. Chroniker 23 Vers 19. W 19. wierszu czytamy o tym. Druga księga Kronik 23. rozdział w 19. wierszu czytamy. Postawił też odźwiernych przy bramach świątyni pańskiej, aby nie wchodził tam nikt z czymkolwiek nieczysty. Wenn ein Mensch unrein war, dann durfte er nicht in die Stadt. Jeżeli jakiś człowiek był nieczysty, nie wolno mu było wejść do miasta. Wir wollen das jetzt übertragen auf unsere Zeit heute. Chcielibyśmy to przenieść teraz na nasze współczesne czasy. In jeder örtlichen Versammlung darf diese Wahrheit, dass Gott bei den Menschen wohnen möchte, verwirklicht werden. W każdym miejscowym zgromadzeniu może być urzeczywistniana prawda, że Bóg chce zamieszkać pomiędzy wiernymi wierzącymi. Da wo die Gläubigen zusammenkommen zum Namen des Herrn Jesus, wird etwas sichtbar von Haus Gottes. Tam, gdzie wierzący zgromadzają się w imieniu Pana, tam może być cośkolwiek widoczne z tego domu Bożego. Und da möchte Gott gerne, dass wir hineinlassen, dass wir aufnehmen, wer gerecht ist und den Weg in Treue gehen möchte. I Bóg chce, abyśmy wszystkich dopuszczali do tego miejsca, kto idzie sprawiedliwie i w wierności drogą Bożą. Und da möchte Gott aber genauso, dass der nicht aufgenommen wird, der unrein ist, der in Sünde lebt. Ale dokładnie też i Bóg tak też chce, aby ten, który żyje w grzechu i nieczystości. Grundsätzlich hat jedes wahre Kind Gottes seinen Platz am Tisch des Herrn. Pozostał na zewnątrz, ale tak każde dziecko Boże, które żyje w czystości, ma swoje miejsce przy stole pańskim. Als der Herr Jesus den Jüngern auf dem Obersaal das Brot gab und den Kelch, da sagte er, trinkt alle daraus. Gdy Pan Jezus swoim uczniom w tej górnej sali dał chleb i kielich, to powiedział do nich, wszyscy pijcie z niego. Aber in 1. Korinther 5 muss Paulus schreiben, tut den Bösen von euch selbst hinaus. Ale w pierwszym liście do Koryntian, w 5. rozdziale, Paweł musiał napisać do Koryntian, usuńcie złego spośród siebie. Da war eine Person, die lebte in moralischem Bösen. Bo była wśród nich osoba, która żyła w tym grzechu moralnym. Sie war gekennzeichnet dadurch, ein Böser zu sein. Ona była znana z tego, że jest tym złym wśród nich. Da muss Paulus schreiben, tut den Bösen von euch hinaus. I Paweł musiał im napisać, usuńcie złego spośród siebie. Im zweiten Johannesbrief, da muss Johannes schreiben, wenn jemand diese Lehre nicht bringt, den nimmt nicht auf. A w drugim liście Jana, Jan do nas wyraźnie pisze, jeżeli ktoś nie przynosi nauki Chrystusowej, tego nie przyjmujcie. Das war eine böse Lehre über den Herrn Jesus, über seine Person. Chodziło tutaj o tą złą naukę na temat Pana Jezusa i jego osoby. Und ein solcher, der sollte nicht aufgenommen werden. I taki człowiek nie ma być przyjmowany. So haben wir gesehen, moralisch böses. I tak widzieliśmy zło moralne.
lehrmäßig böses. Zło w nauce. Es hat keinen Platz am Tisch des Herrn. I te rodzaje zła nie mają swojego mieć miejsca przy stole pańskim. Es hat keinen Platz in der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Nie mają mieć swojego miejsca w społeczności pomiędzy dziećmi Bożymi. Aber dann denken wir auch noch an 1. Korinther 10. Ale również i musimy pomyśleć o tym, co jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 10. rozdziale. Da wird uns der Grundsatz gezeigt, dass äußere Verbindung, äußere Teilnahme innere Übereinstimmung bedeutet. Tam jest pokazana zasada, że zewnętrzne kontakty mogą mieć wpływ na te usposobienie wewnętrzne. Und da lernen wir, dass auch Verbindung, Gemeinschaft mit Bösem verunreinigt. Z tego możemy się nauczyć, że połączenie i społeczność ze złem może zakłócić i zanieczyścić społeczność. Da ist vielleicht jemand, der ist selber nicht in moralisch bösem. Bo może być ktoś taki, który sam nie żyje w grzechu moralnym. Er hat auch keine böse Lehre, er selbst. On sam również też i nie reprezentuje złej nauki. Aber er ist in Gemeinschaft mit solchen, bei denen Böses ist. Ale będzie żył w społeczności z takimi osobami, wśród których istnieje zło. Und dann kann er auch nicht aufgenommen werden, solange er diese Gemeinschaft noch unterhält. I dopóki on będzie dalej podtrzymywał tego rodzaju sposobność, nie może być przyjęty do społeczności. So haben wir deutlich gesehen, dass die Tore geöffnet sein sollen, um eine gerechte Nation, die Treue bewahrt, aufzunehmen. I tak widzieliśmy, że bramy mają być otwierane po to, aby naród sprawiedliwy przyjmować i żeby wchodził do środka. Aber dass diese Tore genauso geschlossen sein sollen, um Unreines nicht hineinzulassen. Ale dokładnie też i te same bramy mają być zamknięte, aby nie wpuścić zła do środka. Und wir finden diesen Gedanken auch in Verbindung mit dem neuen Jerusalem. Tą myśl również i zawartą mamy, jeżeli pomyślimy o tym nowym Jeruzalem. Offenbarung 21, Vers 27. Gdy przeczytamy z Księgi Objawienia, 21 rozdział, 27 wiersz. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie, tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Żywota Baranka. Dann sehen wir auch in den, bei den Toren, dass es Situationen gibt, wo etwas aus der Stadt hinausgetan wird. I tak w przypadku tych bram widzimy, że też z tego miasta musiały być rzeczy usuwane. Wir haben das in Verbindung mit dem Misttor schon gesehen. I oglądaliśmy to już w przypadku tej bramy nazywanej bramą śmietnisk albo bramą gnojną. Und wir haben eben schon an 1. Korinther 5 gedacht, tut den Bösen hinaus. I w związku z nią wspominaliśmy o pierwszym liście do Koryntian, 5 rozdział, gdzie czytamy o tym, tego wyłączcie spośród siebie. Aber dann sind drittens die Tore auch dafür da, dass die Bewohner der Stadt aus- und eingehen. Ale po trzecie, mówiliśmy o tym, że te bramy są też i po to, aby mieszkańcy tego miasta mogli wyjść z miasta i z powrotem wejść. In Johannes 10, Vers 9, da sagt der Herr Jesus. W Ewangelii Jana, w 10 rozdziale, w 9 wierszu, Pan Jezus tutaj powiedział. Da sagt er, ich bin die Tür. Ja jestem drzwiami. Wer durch mich eingeht, der wird errettet werden. Jeśli kto przeze mnie wejdzie, to ten będzie zbawiony. Und dann wird er ein- und ausgehen. I wejdzie, i wyjdzie. Und so sollen auch wir, wenn es um die Stadt Jerusalem, um das Wohnen Gottes geht, solche sein, die aus- und eingehen. I tak też i my, jeżeli chodzi o te miasto Jerozolem i nas samych, mamy być takimi, którzy wchodzą i wychodzą. Die Menschen in Jerusalem, sie wohnten dort.
Mieszkańcy w Jerozolimie mieszkali w tym mieście. Aber sie gingen aus der Stadt am Tag, um zu arbeiten, um Handel zu treiben, um auf dem Feld zu sein. Ale oni w ciągu dnia wychodzili z tego miasta, aby udać się do pracy, czy to w handlu swoim, czy też i pracując na swoich polach. Und dann kehrten sie zurück, um in der Stadt zu wohnen und im Tempel Gottesdienst zu bringen. Ale również i wieczorem wracali do tego miasta, aby w tym mieście mieszkać, ale również też i aby w świątyni składać ofiarę. Und so sind wir solche, die ausgehen, um hier auf dieser Erde unseren Aufgaben nachzukommen und um königliche Priester zu sein. Tak też i my jesteśmy takimi, którzy wychodzą, aby tutaj na tej ziemi wykonywać swoją pracę, ale również aby być tymi królewskimi posłańcami. Und wir sind auch solche, die eingehen, um Gemeinschaft mit Gott zu haben und ihm zu dienen als ein heiliges Priestertum. Ale również też jesteśmy takimi, którzy wchodzą do wewnątrz, aby być tymi kapłanami, którzy wykonują swoją służbę kapłańską. Man beginnt also jetzt hier die Mauer und die Tore zu bauen. A więc czytaliśmy o tym, że rozpoczęła się praca przy odbudowie tych bram i muru. Das erste Tor, das genannt wird in Vers 1, ist das Schaftor. Pierwsza brama, jaka jest w pierwszym wierszu wymieniona, to jest brama owcza. Durch dieses Tor brachte man die Schafe hinein, die zum Beispiel geopfert werden sollten. To przez tą bramę wprowadzano owce, aby na przykład były składane w ofierze. Und so spricht dieses Tor davon, dass der Herr Jesus das Lamm Gottes geworden ist, das Opfer, durch das Menschen gerettet werden können. I tak ta brama obrazowo wskazuje na Pana Jezusa, który stał się tą ofiarą, aby wszyscy ludzie mogli być zbawieni. Wie können wir nun heute dieses Schaftor bauen? W jaki sposób my możemy dzisiaj tą bramę owczą budować? Wir können es bauen, indem wir die Wahrheit über den Herrn Jesus als das wahre Opferlamm kennen. Możemy ją budować w tym, że będziemy po prostu znali tą prawdę o Panu Jezusie jako o tej prawdziwej ofierze. Und indem wir diese Wahrheit auch bewahren. Ale również też i w tym, że tą prawdę będziemy zachowywać. Dazu gehört, dass der Herr Jesus ein einmaliges und vollkommenes Opfer gebracht hat. Do tego właśnie należy ta prawda, że Pan Jezus złożył tą jednorazową i doskonałą ofiarę. Dazu gehört zu verstehen und zu bewahren, dass nur er der Weg zu Gott ist. Do tego też i należy zrozumienie tej prawdy, że tylko On jest tą jedyną drogą do Boga. Dazu gehört zu verstehen und zu bewahren, dass einer, der an ihn glaubt, nie wieder verloren geht. Do tego też i należy zrozumienie tej prawdy i zachowywanie tej prawdy, że ten, kto w Niego wierzy, nie pójdzie na potępienie. Wir können dieses Tor bauen, indem wir diese Wahrheiten kennen und festhalten. My możemy współdziałać przy budowie tej bramy przez to, że będziemy te prawdy poznawali i będziemy je zachowywali. Es gibt viele Gläubige, die haben keine Heilsgewissheit. Bo wiemy, że na świecie jest bardzo wiele wierzących, którzy nie posiadają pewności zbawienia. Sie leben in Angst und Sorge, vielleicht kann ich ja doch wieder verloren gehen. Oni żyją całe życie w strachu i zmartwieniu. Ach, może rzeczywiście mogę stracić zbawienie? Aber Gottes Wort macht es uns ganz deutlich, wer an den Herrn Jesus glaubt, der wird nicht gerichtet. Ale Słowo Boże nam całkowicie jasno to zapewnia, kto wierzy w Pana Jezusa, ten nie będzie sądzony. Und in Johannes 10 da sagt der Herr Jesus: Niemand wird sie aus meiner Hand rauben. A w Ewangelii Jana w 10 rozdziale czytamy o tym, że Pan Jezus powiedział: i nikt ich nie wyrwie z ręki mojej. Dann gibt es Gläubige, die sagen: Okay, das verstehe ich. Niemand sonst kann mich aus der Hand Gottes herausnehmen. Ale też i są tacy wierzący, którzy mówią: no tak, ja to rozumiem. Nikt nie może mnie wyrwać z ręki Pana Jezusa. Aber vielleicht kann ich ja selbst wieder rausgehen, wenn ich nicht mehr glaube. Ale może to ja sam mogę być do tego zdolny, żeby wyrwać się z tej ręki wtedy, gdy moja wiara osłabnie.
Aber der Jesus sagt es ganz deutlich: Ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Ale Pan Jezus bardzo dobitnie to podkreślił: A ja daję im żywot wieczny i oni nie zginą na wieki. Was für eine Sicherheit, die der Herr Jesus in diesem Vers Johannes 10 Vers 28 gibt. O, jakież bezpieczeństwo zawarte jest w tym wierszu w Ewangelii Jana, 10 rozdział, 28 wiersz. Das, was wir jetzt in Bezug auf das Schaftor überlegt haben, gilt für die anderen Tore auch. To, co teraz w związku z tą bramą owczą mogliśmy wspomnieć, to również obowiązuje do pozostałych bram. Diese Wahrheit, an die uns das Tor erinnert, kennen und bewahren, das ist bauen an diesem Tor. Właśnie zachowywać i znać tą prawdę dotyczącą tej danej bramy, to jest właśnie sprawa budowania tej bramy. Das nächste Tor, das genannt wird, ist das Fischtor in Vers 3. Następną bramą, jaka jest tutaj wymieniona, to w trzecim wierszu brama rybna. Da denken wir daran, dass der Herr Jesus seinen Jüngern gesagt hat: Ich werde euch zu Menschenfischern machen. To możemy sobie przypomnieć teraz, że Pan Jezus powiedział do swoich uczniów: A ja was uczynię rybakami ludzi. Der Herr Jesus wollte sie aussenden, damit andere die gute Botschaft hören. Pan Jezus chciał ich wszystkich rozesłać po to, aby inni ludzie usłyszeli te dobre poselstwo. Dann kann man Fische fangen mit der Angel. Można również łowić ludzi za pomocą wędki. Mit der Angel fängt man immer nur einen Fisch. Za pomocą wędki można złowić tylko jedną rybę. So dürfen wir zu dem Einzelnen gehen, um ihn für den Herrn Jesus zu gewinnen. I tak też i my możemy skierować się do pojedynczych ludzi po to, aby ich pojedynczo pozyskać dla Pana Jezusa. Aber man kann auch Fische fangen mit dem Netz. Ale można również też i ryby łowić siecią. Und mit dem Netz da erreicht man viele auf einmal. Tą siecią możemy zagarnąć wiele ryb naraz. Und so dürfen auch wir die gute Botschaft zu vielen auf einmal bringen. Tak też i my możemy te dobre poselstwo Ewangelii przynosić na raz dla wielu słuchaczy. Dazu möchte uns der Herr Jesus auch gebrauchen. I w tym celu też Pan Jezus chce nas używać. Dann kommt in Vers 6 das Tor der alten Mauer. I następnie czytamy tutaj w wierszu 6 o bramie staromiejskiej albo bramie starych murów. Was bedeutet das wohl? Cóż to takiego jest? Co ona oznacza? Weißt du, wo die Juden, die zurückkehrten, den Altar wieder aufbauten? Czy wiesz, w którym miejscu odbudowali ołtarz Żydzi, którzy wrócili z niewoli? Sie bauten ihn an dem Platz auf, wo vorher gestanden hatte. Oni odbudowali ten ołtarz na tym miejscu, w którym on dawniej stał. In Esra 3, Vers 3, sie richten ihn auf an seiner Stätte. Bo czytamy w księdze proroka Ezdrasza, 3 rozdział, 3 wiersz, że postawili ten ołtarz na jego dawnym miejscu. In den Sprüchen da sagt der Salomo einmal: Verrücke nicht die alte Grenze. W przypowieściach Salomon powiedział bardzo wielką mądrość: Nie przesuwaj dawnych granic. Das ist auch eine gute Parallele zu der Mauer, die ja auch eine Grenze ist zwischen drinnen und draußen. To jest bardzo dobra też i przenośnia w stosunku do muru, który jest granicą pomiędzy tym, co jest wewnątrz, a tym, co jest z zewnątrz. Da sollen wir keine neue Grenze machen, sondern wir sollen die alte Grenze bewahren. Tak też i my nie powinniśmy ustanawiać nowych granic, tylko stare granice zachowywać. Und wo finden wir die alte Grenze? A w którym miejscu możemy znaleźć starą granicę? Wir finden sie in Gottes Wort, in der Bibel. Możemy ją znaleźć w Słowie Bożym, w Biblii. Das, was hier auf der Erde ist, das verändert sich. Bo wszystko to, co znajduje się na ziemi, ciągle się zmienia. Aber Gottes Wort, das bleibt in Ewigkeit. Ale Słowo Boże trwa na wieki. Das sagt Petrus in 1. Petrus 1, Vers 25.
Tak też i Piotr w swoim pierwszym liście, w pierwszym rozdziale, w 25 wierszu napisał: Alles Fleisch ist wie Gras, die Menschen verändern sich, blühen und verdorren. Wszelkie ciało jest jak trawa, tak też i ludzie kwitną i usychają. Das Wort des Herrn aber bleibt in Ewigkeit. Ale słowo Pana trwa na wieki. Wenn wir also wissen wollen, wie wir in unserem persönlichen Leben uns verhalten, a więc jeżeli chcemy wiedzieć, w jaki sposób zachowywać się w naszym osobistym życiu, wo wir abgesondert sein sollen von dieser Welt, w jaki sposób i gdzie mamy być odosobnieni od tego świata, wir finden es in der Bibel. To możemy to wszystko znaleźć w Biblii. Aber auch was unseren gemeinsamen Weg angeht, wo finden wir da die Grenzen? Ale również i to, jeżeli chodzi o naszą społeczną, wspólną drogę, gdzie my znajdziemy tą właściwą granicę? Wir finden sie auch in der Bibel. Też ją znajdziemy w Biblii. Und wenn es das Tor der alten Mauer ist, dann dürfen wir zurückgehen zu dem Anfang. A więc jeżeli mowa jest o bramie staromiejskiej, to oznacza ona obrazowo powrócić do tego miejsca, gdzie stare mury były postawione. Und dieser Anfang, der wird uns beschrieben in der Apostelgeschichte, wie die ersten Christen sich versammelt haben. Powrócić do tego początku, który jest opisany w Księdze Dziejów Apostolskich, gdzie pokazane jest, w jaki sposób pierwsi chrześcijanie się zgromadzali. Es waren einmal Gläubige zusammen und sie unterhielten sich über den Weg in der Gemeinde oder Versammlung. W pewnym miejscu spotkali się wierzący i rozmawiali na temat tej drogi społecznej i w zgromadzeniu. Und sie haben überlegt, warum machen wir das so, warum machen wir dieses so? I zaczęli się zastanawiać, dlaczego to robimy tak, a owo robimy tak. Und dann hat einer den Vorschlag gemacht. I jeden z nich zaproponował: Schlagen wir einfach mal die Bibel auf und überlegen mal, wie haben es die ersten Christen gemacht? Otwórzmy Biblię i zastanówmy się, jak w tej sprawie postępowali pierwsi chrześcijanie. Wann haben sie sich versammelt? Kiedy się zgromadzali? Wie und wo? W jaki sposób i gdzie się zgromadzali? Was haben sie miteinander getan? Co oni społecznie ze sobą czynili? Dann haben sie das gemeinsam gelesen. I zaczęli społecznie te miejsca czytać. Und auf einmal haben sie gewusst, wie die Gläubigen sich versammeln sollen. I nagle sobie to uświadomili, w jaki sposób wierzący się zgromadzali. Und das ist das, was wir gerne auch heute tun möchten. I to jest właśnie to, co powinniśmy chętnie i w dzisiejszych czasach wykonywać. Auf unserem gemeinsamen Weg es genau so machen, wie es die Bibel uns zeigt. Na naszej społecznej, wspólnej drodze dokładnie tak to wykonywać, jak nam to pokazuje Biblia. Nicht mehr als das, was Gott uns in seinem Wort zeigt, aber auch nicht weniger. Nie wykonywać czegoś więcej niż to, co też Bóg nam w swoim słowie pokazał, ale również też i nie wykonywać czegoś mniej. Und die ersten Christen, die haben es uns vorgemacht. Pierwsi chrześcijanie nam to pokazali jako wzór. In Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen wir es. W Księdze Dziejów Apostolskich, w drugim rozdziale, w 24 wierszu czytamy. 42 wierszu, przepraszam. 2, Vers 42. I trwali w nauce apostolskiej i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Dzieje apostolskie, drugi rozdział, 42 wiersz. Sie verharren dort, sie bleiben in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes, in den Gebeten. Oni trwali w tym, oni byli wytrwali w tej nauce apostolskiej, we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach. Das nächste Tor in Nehemia 3 ist das Taltor in Vers 13. Następną bramą, jaka jest wymieniona w trzecim rozdziale tej księgi Nehemiasza, to jest brama nad doliną, albo brama dolin, w 13 wierszu opisana. Wir haben schon daran gedacht, dass es von der Demut spricht, von dieser Haltung, in der wir leben sollen.
Już o tym wspominaliśmy. Ona obrazowo wskazuje na pokorę, w jakiej my powinniśmy ciągle żyć. Und ich möchte dazu nur Epheser 4, Vers 2 und 3 lesen. Chciałbym w tym celu przeczytać Efezjan, 4 rozdział, 3 i 4 wiersz. Efezjan, 4 rozdział, 3 i 4 wiersz. Starajcie się zachować jedność ducha w spójni pokoju, jedno ciało i jeden duch, jak też powołani jesteście do jednej nadziei, która należy do waszego powołania. Dann kommt in Vers 14 in Nehemia 3 das Misttor. Następnie w 14 wierszu w księdze Nehemiasza, w tym trzecim rozdziale, oglądamy bramę śmietnisk. Wir haben schon daran gedacht, dass es von der Zucht spricht. Myśmy już o tym wspominali, że ona obrazowo wskazuje na wykonywanie karności. Und wenn wir an Zucht denken, dann sollen wir nicht sofort an den Ausschluss denken. A gdy myślimy o wykonywaniu karności, to nie myślmy od razu o wyłączaniu kogoś. Auch der Ausschluss mag dazugehören, wenn es nicht anders geht. Wprawdzie wyłączenie kogoś należy do karności, jeżeli już inne sposoby nie dają rezultatów. Aber wenn wir mal im Neuen Testament schauen, dann sehen wir, wie dem vieles vorausgeht. Ale gdy dokładnie przyjrzymy się Nowemu Testamentowi, to stwierdzimy, jak wiele rzeczy musi być najpierw wykonanych. In Hebräer 10, dass wir aufeinander Acht haben, zur Anreizung, zur Liebe, zu guten Werken, dass wir die Zusammenkünfte nicht versäumen. Najpierw czytamy w Hebrajczyków, w 10 rozdziale Hebrajczyków czytamy o tym, a tak zwracajcie jedni na drugich uwagę, aby wzajemnie pobudzać się do miłości, do dobrych uczynków i dochodzenia zgodnie z wolą Pana. In Hebräer 12 lesen wir, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide. A w Hebrajczyków w 12 rozdziale czytamy taki wiersz, zwracajcie na to uwagę, aby komuś nie brakowało łaski Bożej. Es gibt dann weitere Stufen in der Zucht, zurechtweisen. Są następne kroki w tym wykonywaniu karności, aby kogoś doprowadzić do porządku. Dann gibt es im Brief an Timotheus das öffentliche Überführen. W liście do Tymoteusza czytamy o jawnym przekonywaniu kogoś w sposób publiczny. Dann gibt es im Thessalonicher Brief das Bezeichnen und keinen Umgang haben. A w liście do Tesaloniczan czytamy o naznaczeniu kogoś, aby nie mieć z nim społeczności. Sind wir noch solche, die aufeinander acht haben? Czy my jesteśmy jeszcze w ogóle takimi, którzy zwracamy na kogoś drugiego uwagę? Nicht so wie bei der Polizei. Tu nie chodzi o to, aby tak czynić, jak to w przypadku policji. Sondern dass wir einfach in Liebe miteinander einen Weg gehen. Tu chodzi o to, aby w miłości społecznie razem ze sobą iść wspólną drogą. Weißt du, manchmal ist es nicht so, aber oft bin ich der erste, der merkt, wenn meine Frau nicht fröhlich ist. Wiecie, bardzo często tak jest, że to nie ja jestem tym pierwszym, który to zauważa, że moja żona nie jest zbyt radosna. Noch hat es niemand gemerkt, aber irgendetwas ist nicht in Ordnung. Może jeszcze nawet nikt tego nie zauważył, ale coś jest nie w porządku. Warum merkt man es zuerst, wenn man verheiratet ist? Dlaczego ktoś to pierwszy zauważa, jeżeli jest w związku małżeńskim? Weil man den anderen gut kennt und ihn lieb hat. Dlatego, że tę drugą osobę się dobrze zna i się ją miłuje. Wie gehen wir miteinander den Weg? A w jaki sposób my teraz idziemy jeden z drugim tą wspólną drogą? Kennen wir einander und haben uns lieb? Czy my znamy się w zasadzie nawzajem i czy my się miłujemy?
dann werden wir auch spüren, wenn irgendwo mal etwas nicht so in Ordnung ist. Jeżeli tak, to wtedy na pewno zauważymy coś, co nie jest w porządku. Und dann gibt es auch eine Basis, auf der wir miteinander reden können. I też i pewna jest podstawa, na której my możemy między sobą rozmawiać. Wie denkst du über deinen Bruder, über deine Schwester? W jaki sposób ty myślisz o twoim bracie i o twojej siostrze? Wenn du gefragt wirst, was fällt dir ein? Denk mal an den Bruder, was fällt dir ein? Jeżeli ktoś by ciebie zapytał, co myślisz o tym bracie, to o czym najpierw byś pomyślał? Fällt dir irgendetwas ein, was er vielleicht getan hat, was dir nicht gefallen hat? Czy najpierw byś pomyślał o takiej rzeczy, którą on uczynił, a tobie się nie podobała? Oder denkst du daran, es ist mein Bruder und ich habe ihn lieb? Albo czy najpierw pomyślisz, to jest mój brat i ja go miłuję? Was sagt der Herr Jesus uns? A co Pan Jezus do nas powiedział? Er sagt uns, dass wir einander so lieben, wie er uns geliebt hat. On powiedział do nas, że mamy wzajemnie się tak miłować, jak On nas umiłował. Wie hat er uns geliebt? A w jaki sposób On nas umiłował? Er sagt, größere Liebe hat niemand als diese, dass jemand sein Leben lässt für seine Freunde. Pan Jezus powiedział, większej miłości nie ma ten, kto kładzie swoje życie za przyjaciół swoich. Geht das nicht etwas zu weit? Ist das nicht etwas zu viel? Może pomyślisz, czy to nie posuwa się zbyt daleko? To jest za dużo. Nein, in 1. Johannes 3, Vers 16, da wird es uns gesagt. Nie, w pierwszym liście Jana, w trzecim rozdziale, 16 wiersz, tam mamy napisane: Hieran haben wir die Liebe erkannt, dass er für uns sein Leben dargelegt hat. Und dann sind auch wir schuldig, einander zu lieben und für die Brüder das Leben hinzugeben. Po tym poznajemy, że On nasze życie za nas położył, tak też i my jesteśmy dłużni, aby i drugich miłować i swoje życie za nich dać. Wir stehen nicht in dieser Herausforderung heute. Dzisiaj nie mamy takiego takiej konieczności, aby tak uczynić. Aber der Maßstab, der ist der gleiche für alle Zeiten und Gottes Wort zeigt uns diesen Maßstab. Ale wzorzec jest jednakowy, obowiązujący we wszystkich czasach i Słowo Boże nam właśnie ten wzorzec pokazuje. In Vers 15 Nehemia 3 finden wir das nächste Tor, das Quellentor. W 15 rozdziale tego trzeciego rozdziału Księgi Nehemiasza czytamy o bramie źródlanej. Dieses Quellentor spricht von der Wirksamkeit des Heiligen Geistes. Ta brama źródlana obrazowo wskazuje na działalność Ducha Świętego. Das war vor vielleicht 200 Jahren für Brüder der Grund, warum sie weggegangen sind aus der Kirche. To właśnie było może tą pobudką przed 200 laty dla wielu braci, aby oni wyszli z wielu kościołów. Sie haben überlegt, was würde denn passieren, wenn am nächsten Sonntag Paulus käme. Oni zaczęli się nad tym zastanawiać, co by się stało, gdyby w następną niedzielę tutaj stanął wśród nas Paweł. Und haben sie festgestellt, er dürfte hier in der Kirche überhaupt nichts sagen. I nagle stwierdzili, że tu, w tym kościele, nie pozwolono by mu mówić. Er ist kein ordinierter Prediger. Bo on przecież nie jest ordynowanym kaznodzieją. Er dürfte gar nicht sagen. Das kann doch nicht sein. Nie wolno by było mu przemawiać. To jest niemożliwe, żeby tak było. Und dann haben sie verstanden, Gott möchte Freiheit, dass er wirken kann zu reden, durch wen er reden will. I oni nagle zrozumieli, że Bóg chce, aby była wolność, aby On mógł mówić do swojego ludu przez usta tego, kogo On chce wybrać. Da gibt es keinen festen Ablauf für die Versammlungsstunden. I dlatego też i nie ustanawia się stałego przebiegu dla wszystkich godzin zgromadzenia. Da gibt es keinen Plan, was kommt als nächstes. Dlatego nie tworzy się planu, co w danej godzinie będzie czynione. Da darf der Geist Gottes wirken, wie er möchte. Bo Duch Święty ma mieć tą możliwość działania tak, jak On chce.
Das nächste Tor finden wir in Vers 26. Następną bramę mamy opisaną w 26 wierszu. Es ist das Wassertor. Jest to brama wód albo wodna. Und dieses Wassertor spricht von dem Wort Gottes. I ta brama wskazuje obrazowo na Słowo Boże. Weißt du, was bei diesem Tor besonders ist? Czy może wiesz, co w przypadku tej bramy jest tutaj szczególnego? Es steht überhaupt nichts davon, dass es ausgebessert wurde. W ogóle tutaj nie jest napisane, że ona była poprawiana. Es wird einfach nur gesagt, die Netinim wohnten bis gegenüber dem Wassertor. Jest tu tylko napisane, że pewna rodzina mieszkała naprzeciwko bramy wodnej. Bei den anderen Toren wurde gesagt, es wird ausgebessert, hier nicht. W przypadku innych bram jest napisane, że były naprawiane, a tu nic takiego. An dem Wort Gottes da muss nichts verändert werden. Tak, bo w przypadku Słowa Bożego nie musi być nic poprawiane. Wir haben das vollendete Wort Gottes in Händen. Bo my posiadamy w naszych dłoniach dopełnione, doskonałe już do końca Słowo Boże. Und es steht mehrfach in der Bibel, dass wir nichts davon wegnehmen und nichts dahin zutun sollen. I kilkakrotnie jest w tej księdze napisane, że nie mamy do tej księgi niczego dodawać, ani z tej księgi niczego ujmować. Viele Menschen sagen heute, na, dass Paulus gesagt hat, die Frauen sollen schweigen in den Versammlungen, das war nur für früher. Wiele ludzi twierdzi dzisiaj, że to, co Paweł kiedyś napisał, że niewiasty mają milczeć w zgromadzeniu, to było obowiązujące w tamtych czasach, nie dzisiaj. Das gilt heute in unserer Zeit nicht mehr. My tego przecież nie uważamy, żeby było to odpowiednie w naszych czasach. Nein, Gottes Wort gilt zu jeder Zeit. Nie, Słowo Boże jest obowiązujące we wszystkich czasach. Da gibt es nichts auszubessern. Nie można niczego w nim poprawić. Wenn wir anfangen, Verse aus der Bibel wegzunehmen, dass wir sie nicht mehr befolgen wollen. Jeżeli zaczniemy od tego, że będziemy z tej Biblii ujmować wiersze, według których nie chcielibyśmy postępować, weißt du, was uns dann irgendwann nur noch übrig bleibt? To czy wiesz, co po pewnym czasie nam tylko zostanie? Nur noch zwei Deckel, vorne der und hinten der. Zostaną nam tylko okładki, przednia i tylna. Alles andere ist mit der Zeit rausgenommen. Wszystkie inne rzeczy, strony z tej Biblii będą po prostu po pewnym czasie wyjęte. Deswegen möchten wir gerne Gottes Wort in jedem Vers und in jedem Stück für uns beachten, wie es möchte. I dlatego chcielibyśmy też, aby to Słowo Boże było przez nas w każdym kawałku, w każdym miejscu poważane i abyśmy według Niego postępowali. Das nächste Tor ist in Vers 28 das Rosstor. W 28 wierszu czytamy o bramie końskiej. Damals waren die Pferde das Fortbewegungsmittel, um schnell von einem Ort zum anderen zu kommen. W tamtych czasach konie były tym najlepszym środkiem lokomocji, aby szybko przemieszczać się z jednego miejsca na drugie. Es war auch das Tier, mit dem man in den Kampf zog. Było to również zwierzę, na którym też i jechało się na wojnę. Und so spricht dieses Tor davon, dass wir auf dem Weg sind zu dem Ziel. Tak też i ta brama obrazowo wskazuje na to, że my znajdujemy się na drodze do celu. Wir haben davon gesungen, noch ein Weilchen still vertraue. My przecież o tym śpiewaliśmy, jeszcze tylko chwilkę, cicho wytrwaj. Aber das Ziel, das steht vor uns. A cel ten znajduje się przed nami. Wir sind auf dem Weg zum Haus des Vaters. My znajdujemy się na drodze do domu ojcowskiego. Dieses Ziel, das wollen wir immer im Auge behalten. Ten cel chcemy zawsze mieć przed oczami. Und solange wir noch auf dem Weg sind, wollen wir kämpfen und arbeiten. A jak, na jak długo będziemy jeszcze na tej drodze się znajdować, chcemy zawsze dalej pracować i walczyć. Vor einiger Zeit hatten wir Besuch, einen Bruder zu Besuch in Siegen. Pewnego czasu mieliśmy w Siegen brata na odwiedzinach. Er hat auch davon gesprochen, dass wir bald am Ziel bei dem Herrn Jesus sind. On o tym właśnie mówił, że wkrótce osiągniemy cel i dojdziemy do Pana Jezusa. Dann hat er eine Frage gestellt. I postawił pytanie. Was glaubst du, wenn du dann im Himmel bist,
wirst du dann noch mal denken, ach, hätte ich doch auf der Erde noch dieses schnelle Auto gefahren? Jak myślisz, czy będąc już w niebie, pomyślisz wtedy, ach, gdybym jeszcze był na tej ziemi i mógł się przejechać tym szybkim samochodem? Wenn wir im Himmel sind, meinst du, dann überlegst du noch mal, ach, wäre ich doch noch in Urlaub in diesem Land gewesen? Będąc w niebie, czy pomyślisz wtedy, ach, gdybym był jeszcze na ziemi, to bym pojechał do tego wspaniałego kraju na urlop? Da wird niemand mehr daran denken. Nie, tam w tym miejscu nikt o takich rzeczach nie będzie myślał. Aber vielleicht musst du ja denken, ach, hätte ich doch für den Herrn gearbeitet. Ale może pomyślisz, tam w tym miejscu może sobie będę myślał, gdybym to ja dla Pana więcej pracował. Hätte ich doch mitgebaut an der Mauer, solange ich hier noch auf der Erde war. Gdybym ja to na tej ziemi bardziej się przykładał do tej pracy przy budowaniu murów. Hier auf der Erde denken wir manchmal, wir wollen so viel wie möglich Freude erleben. My, będąc na tej ziemi, bardzo często jesteśmy zajęci myślami, oby na tej ziemi mieć jak najwięcej radości. Aber wenn wir diesen Gedanken an das Ziel haben, dann denken wir anders. Ale gdy będziemy ogarnięci do głębi tą myślą o naszym celu, to będziemy teraz inaczej myśleli. Dann denken wir, vielleicht kommt der Herr Jesus ja gleich. To wtedy będziemy myśleli, ach, może Pan Jezus zaraz przyjdzie. Und dann möchte ich gerne die gelegene Zeit noch ausnutzen. I chciałbym jeszcze ten dany mi kawałek czasu tak chętnie dla Jego służby wykorzystać. Das nächste Tor in Vers 29 am Ende ist das Osttor. Następną bramą wymienioną w 29 wierszu to brama wschodnia. Im Osten da geht die Sonne auf. Tam na wschodzie wschodzi słońce. Darauf wartet die ganze Natur, wenn morgens wieder die Sonne aufgeht mit ihrer Wärme, mit ihrem Licht. Na to właśnie oczekuje cała natura wokoło nas, kiedy w końcu z poranków zejdzie słońce, aby nas rozgrzało. Und es spricht davon, dass einmal der Herr Jesus kommen wird. I możemy teraz pomyśleć, że kiedyś też i Pan Jezus przyjdzie. Er wird kommen als die Sonne der Gerechtigkeit mit Heilung in ihren Flügeln. On przyjdzie jako te słońce sprawiedliwości, na którego skrzydłach uzdrowienie jest. Und er wird vorher kommen für uns als der Morgenstern, um uns zu sich zu nehmen. Ale jeszcze wcześniej on przyjdzie po nas, aby nas zabrać i pochwycić do siebie, do domu ojcowskiego, jako ta ranna gwiazda. Das letzte Tor, das hier in diesem Kapitel genannt wird, ist das Tor Mifkat in Vers 31. Mifkat heißt das hier. Mifkat. Mifkat. Das ist Wächtertor bei uns. Ja, so ähnlich. Ja. I ostatnia brama wymieniona w tym rozdziale to jest w 31 wierszu brama strażnicza. Genau. Musterung oder Zuweisung oder Gerichte. Das bedeutet das. Ta brama tutaj nazwana jest bardziej bramą sądową albo bramą doprowadzania do porządku. Woran erinnert uns das? O czym nam właśnie to przypomina? Dass wir einmal vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden. O tym, że kiedyś staniemy wszyscy objawieni przed stolicą sędziowską Chrystusową. Und da wird es Lohn geben für jede Treue, für jeden Dienst. Tam będziemy otrzymywali zapłatę za wszelkie objawy wierności i służby. Was für ein Ansporn, hier auf der Erde noch zu arbeiten. O, jak wielką pobudką to powinno być tutaj na tej ziemi, aby pracować. Wer baut denn alle hier in diesem Kapitel? Kto budował tutaj? Kto pracował? Kto jest opisany w tym rozdziale? In Vers 1 der hohe Priester. W wierszu pierwszym czytamy, że to był najwyższy kapłan. In Vers 8 die Goldschmiede. W wierszu 8, że to byli złotnicy. In Vers 8 auch noch die Salbenmischer. W wierszu 8 również też i aptekarze. Ja, ist der hohe Priester denn der Richtige, mit anzufassen bei einem Mauerbau? Czy najwyższy kapłan to właściwa osoba, aby on się skłaniał i pracował przy budowie muru? Muss der Goldschmied nicht ganz genau im Detail an seinem Goldgegenstand arbeiten?
Czy złotnik nie powinien mieć rąk wyćwiczonych w dokładności, aby te najdrobniejsze elementy ozdób złotych wykonywać? Kann er denn an dieser groben Arbeit eine Mauer zu bauen mithelfen? Czy on jest w stanie wykonywać tą pracę taką twardą, ciężką przy budowie muru? Hat der Salbenmischer nicht viel zu feine Hände, um an dieser Arbeit mitzumachen? Czy aptekarz nie ma zbyt delikatnych rąk, aby pracować przy budowie muru? Nein, sie hatten keine Ausrede, sie haben mitgearbeitet. Nie, nie czytamy tutaj, aby oni czymkolwiek się wymawiali. Oni wszyscy razem pomagali. In Vers 12 arbeitet auch der Oberste. W wierszu 12 czytamy również też, że pracował naczelnik. Und am Ende des Verses helfen seine Töchter mit. A pod koniec tego wiersza czytamy, że nawet jego córki pomagały. In Vers 17 da arbeiten die Leviten. W wierszu 17 czytamy o tym, że pracowali lewici. In Vers 22 da arbeiten die Männer des Jordankreises, die extra von dort gekommen sind. W wierszu 22 czytamy, że pracowali też i mieszkańcy Doliny Nadjordańskiej, którzy specjalnie w tym celu przybyli do tego miasta. Wie schön, dass sie alle arbeiten und mithelfen. Jakie to jest piękne, że oni wszyscy pracowali i współpracowali i pomagali. Wir haben am Anfang schon daran gedacht, auch heute hat jeder eine Aufgabe am Bau dieser Mauer. My już na początku tej godziny dzisiaj wspominaliśmy, że każdy ma swoje własne zadanie przy odbudowywaniu murów. Brüder und Schwestern, jung und alt. Bracia i siostry, i to młodzi i starsi. Es gab auch welche, die haben nicht mitgeholfen. Ale byli też i tacy, którzy nie pomagali. In Vers 5 haben wir von den Vornehmen gelesen. Sie beugten ihre Nacken nicht. W wierszu 5 czytaliśmy o tych, którzy byli najprzedniejsi wśród nich. Oni nie zgięli swojego karku do tej służby. Wie schade, wenn solche da sind, die denken, ich bin zu vornehm. O, jaka to jest wielka szkoda, jeżeli są obecni tacy, którzy myślą, ja jestem przecież za bardzo ze szlachetnej rodziny. Dann finden wir auch die Art und Weise, wie einzelne bauen. A następnie możemy przeczytać, w jaki sposób pojedynczy ludzie pracowali. In Vers 20 wird extra gesagt, dass welche da waren, die eifrig ausbesserten. W wierszu 20 jest to dodane, że niektórzy byli tacy, którzy bardzo gorliwie naprawiali. Niestety u nas tego słówka brakuje. Sie arbeiteten mit einer besonderen Treue, mit einem besonderen Eifer. Oni ze szczególnego rodzaju gorliwością i pilnością pracowali. In Vers 13 am Ende da bauen welche ein ganz besonders langes Stück, 1000 Ellen. W wierszu 13 czytamy, że byli tacy, którzy bardzo długi odcinek muru odbudowali, mianowicie 1000 łokci. Sie hatten ein besonders großes Stück zu bauen. Oni odbudowali szczególnie długi kawałek muru. Heute haben wir auch unterschiedliche Aufgaben und ein unterschiedliches Maß. Również i dzisiaj mamy my wszyscy różnorodne zadania i różnorodną miarę. Der eine hat diese Aufgabe, der andere jene. Ktoś ma tego rodzaju zadanie, ktoś inny ma inne zadanie. Es ist egal, welche Aufgabe wir haben, aber es ist wichtig, dass wir sie ausführen in Treue. Jest to obojętne, jakie zadanie mamy do wykonania, ale jest ważne, abyśmy je wiernie wykonali. Wir wollen uns auch nicht vergleichen. Es ist gut, dass wir unterschiedliche Aufgaben haben, damit das Werk insgesamt wachsen kann. I unikajmy porównywania siebie nawzajem, bo jest dobrą rzeczą, jeżeli wszyscy będą współpracowali i tak działali, aby to dzieło rosło, każdy w swoim własnym zakresie. In Vers 1 noch eine Besonderheit. W wierszu 1 jeszcze jedna szczególna rzecz. Nur da steht, dass dieses Tor geheiligt wurde. Tylko w przypadku tej jednej bramy jest napisane, że ta brama była poświęcona. Eliaszib tat also etwas ganz Besonderes. Ten Eliaszib wykonał tutaj coś szczególnego. Aber er hat etwas Wichtiges vergessen. Ale zapomniał o czymś bardzo ważnym. Bei den anderen Toren wird gesagt, zum Beispiel in Vers 3, dass auch die Klammern und die Riegel eingesetzt wurden.
przypadku wszystkich pozostałych bram było wspomniane to, co jest w trzecim wierszu napisane pod koniec, i wstawili do niej zasuwy i sworznie. Die waren dafür da, dass man das Tor fest verschließen konnte. Te zasuwy i sworznie służyły w tym celu, aby tą bramę można było w trwały sposób zamknąć. Das hat Eliaschib vergessen. Ale właśnie o tym Eliaschib zapomniał. Später im Buch wird auch deutlich warum. Er hat seinen Freund Tobia reingelassen. Później w tej księdze Nehemiasza dopiero się okazuje, dlaczego tak uczynił, bo on miał swojego przyjaciela Tobiasza, którego chciał wpuszczać przez bramę. Der sollte eigentlich nicht hinein, aber Eliaschib hat ihn hineingelassen. W zasadzie to on nie chciał wejść do miasta, ale Eliaschib go wprowadził. Er hat das Tor geheiligt, das sah nach außen gut aus. On tą bramę poświęcił i to wyglądało tak na zewnątrz bardzo wspaniale. Aber das Wichtige hat er nicht getan. Ale to, co bardzo ważne, on tego nie uczynił. Wir wollen nicht nach außen etwas tun, was vielleicht heilig und gut aussieht. Nie wykonujmy tylko czegoś na pokaz, co by wyglądało tak dobrze i święcie. Wir wollen Treue haben in unserem persönlichen Leben. Ale okazujmy wierność w naszym osobistym życiu. Und dazu möchte ich noch einen Gedanken sagen aus Vers 10. I do tego jeszcze chciałbym dodać jedną myśl zawartą w 10. wierszu. Da bauen sie ihrem Haus gegenüber. Czytamy w tym wierszu, że naprawiali naprzeciwko swojego domostwa. Weißt du, wo die Absonderung anfängt? Wiesz, w którym miejscu rozpoczyna się odosobnienie? In deinem Leben und in deinem Haus. W twoim życiu i w twoim domu. Lieber Vater und Priester in deinem Haus. Miły bracie i kapłanie w twoim domu. Und ich sage mir das zuallererst. A przede wszystkim zwracam się do siebie samego. Haben wir in unseren Häusern noch gelebte Absonderung von der Welt? Czy my w naszych domach mamy żywe odosobnienie od tego świata? Was kommt alles in unsere Häuser hinein? Jakie różne rzeczy są wprowadzane do naszych domów? Vielleicht das, was die Kinder mitbringen aus der Schule? Może to, co dzieci przynoszą ze szkoły? Vielleicht das, was wir selber mitbringen von den Arbeitskollegen? Może to, co my sami przyniesiemy od naszych kolegów z pracy? Vielleicht das, was der Teufel in unsere Häuser hineinbringen möchte durch Internet oder andere Medien? Może to, co diabeł chciałby wprowadzić do naszych domów poprzez internet albo przez inne media. In unseren örtlichen Versammlungen wird es nur so gut sein, wie es in den Häusern ist. W naszym miejscowym zgromadzeniu będzie tylko na tyle dobrze, na ile jest dobrze w naszych własnych domach. Wenn wir in unseren Häusern nicht mehr Absonderung von der Welt verwirklichen, wird es uns auch nicht mehr lange in den Versammlungen gelingen. Jeżeli my w naszych własnych domach nie będziemy się odosobniać od świata, to długo nie będzie trwało, jak nie będziemy też i odosobniać się od świata w naszym zgromadzeniu. Ich glaube, wir verstehen alle, wie wir mitbauen können an der Mauer Jerusalems. Myślę, że wszyscy zrozumieliśmy, jak mamy współpracować przy budowaniu murów Jerozolimy. Und wir wollen uns auf Gottes Hilfe und Verheißungen stützen. I chciejmy się oprzeć o Bożą pomoc i Jego obietnice. Und wollen einander die Hände stärken zum Guten. I chciejmy jeden drugiemu nawzajem wzmacniać ręce ku dobremu. Dann kann es auch heute noch so sein, dass das Werk weiter wächst, die Mauer zur Hälfte geschlossen wird und schließlich das Werk vollendet wird. Tak, aby i w dzisiejszych czasach ręce nasze wzmocnione działały, aby mur był do połowy dokończony, a później aby był doskonale w pełni dokończony. Der Herr möge uns dabei helfen. Oby Pan nam w tym dopomógł. Wir wollen uns weiter beschäftigen mit dem Buch Nehemia und lesen heute aus Kapitel 7 und Kapitel 11. Chcielibyśmy dzisiaj dalej się zajmować księgą Nehemiasza i chcielibyśmy przeczytać dzisiaj z rozdziału 7 i 11.
Aus Kapitel 7, Vers 1 bis Vers 4. Księga Nehemiasza, 7 rozdział, od 1 do 4 wiersza. Gdy więc mur został odbudowany, kazałem wstawić wrota. Wyznaczeni też zostali odźwierni, śpiewacy i lewici. Potem postawiłem nad Jeruzalemem mego brata Hananiego oraz Hananiasza, komendanta twierdzy. Był to bowiem mąż prawy i bogobojny jak rzadko kto. I dałem im taki rozkaz: bram jeruzalemskim nie będzie się otwierać wcześniej, niż słońce zacznie przypiekać. Wrota zaś będzie się zamykać i zaryglowywać, póki jeszcze będzie na niebie. Należy z mieszkańców Jeruzalemu wystawiać straże. Jedne na wyznaczone placówki, drugie przy własnych domach. Miasto było wprawdzie przestronne i duże, lecz ludności było w nim mało i domostwa nie były odbudowane. Und dann aus Kapitel 11 die ersten beiden Verse. I z 11 rozdziału pierwsze dwa wiersze. 11 rozdział Księgi Nehemiasza, pierwszy i drugi wiersz. Potem osiedlili się naczelnicy ludu w Jeruzalemie, reszta ludności zaś rzucała losy, aby jednego z 10 doprowadzić do osiedlenia się w świętym mieście Jeruzalemie, a 9 pozostałych w innych miejscowościach. A lud błogosławił wszystkich mężów, którzy okazali ochotę, aby zamieszkać w Jeruzalemie. Wir haben uns gestern damit beschäftigt, wie die Mauer von Jerusalem wieder aufgebaut wurde. Wczoraj zajmowaliśmy się tym, że te mury Jerozolimy były odbudowywane. Gleich wollen wir noch etwas anschauen, wie es Widerstand gegen dieses Bauen gab. Teraz chcemy zająć się tym, że pojawiła się ze strony otaczających ludzi wrogość, sprzeciwianie. Aber dann soll das Thema heute eigentlich besonders sein, dass in dieser Stadt auch gewohnt werden sollte. Ale dzisiejszym tematem głównie ma być to, że to miasto miało służyć do tego celu, żeby w nim mieszkano. Die Mauer Jerusalems sollte aufgebaut werden, aber dann sollte die Stadt nicht leer bleiben. Te mury Jerozolimy miały być odbudowane, ale też i to miasto nie miało pozostać puste. Es sollten Menschen da sein, die in dieser Stadt wohnten. Mieli też się okazać tacy ludzie, którzy w tym mieście mieli zamieszkać. Wir haben gestern gesehen, was diese Mauer von Jerusalem bedeutet. Wczoraj już oglądaliśmy to, co oznaczają mury Jerozolimy. Es ist diese Mauer, die unterscheidet zwischen drinnen und draußen. Jest to mur, który oddziela to, co wewnątrz, od tego, co z zewnątrz. Die Mauer der Absonderung. Jest to mur odosobnienia. Und diese Mauer, die dient dazu, den Tempel und den Altar zu schützen. I ten mur służy również do tego, aby chronić świątynię i ołtarz. Aber auch die Bewohner der Stadt zu schützen. Ale również, aby chronić mieszkańców tego miasta. Wir haben gesehen, dass es darum geht, die Wahrheit, dass Gott wohnen möchte bei den Menschen, zu verwalten. Oglądaliśmy też i to, że ta prawda dotycząca tego, że Bóg chce zamieszkać pomiędzy ludźmi, powinna być też i przez nas zarządzana. Gott will wohnen bei den Menschen. Bóg chce zamieszkać wśród ludzi. Und das wird sichtbar überall da, wo Glaubende zusammenkommen auf der Grundlage des Wortes Gottes. A to jest widoczne tam wszędzie, gdzie wierzący zgromadzają się na podstawie wskazówek Słowa Bożego. Und das gilt es zu kennen und zu bewahren. I nas to obowiązuje, abyśmy to poznali i to zachowywali. Wir dürfen uns heute noch versammeln auf dem Boden der Einheit der Kinder Gottes. Jeszcze możemy dzisiaj się zgromadzać na tym podłożu jedności dzieci Bożych. Das ist der Boden, auf dem wir uns versammeln, der eine Leib. To jest podłoże, na którym dzisiaj się zgromadzamy. To jest właśnie to jedno ciało.
Aber der Weg, um das zu verwirklichen, ist der Weg der Absonderung von allem Bösen. Ale droga do urzeczywistnienia tego wszystkiego to jest to droga prowadząca przez odosobnienie się od wszelkiego złego. Wir haben gestern daran gedacht, dass die ersten Gläubigen ein Herz und eine Seele waren. Wczoraj o tym już rozważaliśmy, że ci pierwsi wierzący byli tym ucharakteryzowani, że byli jak jedno serce, jedna dusza. Niemand von denen, die draußen waren, wagte sich ihnen anzuschließen. I nikt, kto był z zewnątrz, nie odważał się do nich dołączyć. Da gab es eine klare Trennung zwischen drinnen und draußen. Był jasny podział pomiędzy tym, co wewnątrz, od tego, co z zewnątrz. Heute in der Zeit, in der wir leben, ist es anders. Dzisiaj w tych czasach, w których my żyjemy, sprawa wygląda inaczej. Die Christenheit ist zu einem großen Haus geworden. Chrześcijaństwo stało się tym wielkim domem. Gläubige und Bekenner ohne Leben sind zusammen. Wierzący i wyznawcy, którzy nie posiadają życia, oni wszyscy są razem. Und deswegen ist der Weg zur Verwirklichung der Wahrheit von dem einen Leib der Weg der Absonderung. I dlatego droga skierowana w kierunku urzeczywistnienia, istnienia tego jednego ciała, jest to droga prowadząca właśnie przez odosobnienie. Wir lesen das in 2. Timotheus 2. O tym możemy przeczytać w drugim liście do Tymoteusza, w drugim rozdziale. In vers 21. W 21 wierszu. Drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, 21 wiersz. Jeśli tedy kto siebie czystym zachowa od tych rzeczy pospolitych, będzie naczyniem do celów zaszczytnych, poświęconym i przydatnym dla Pana, nadającym się do wszelkiego dzieła dobrego. Wenn das Haus Gottes zu einem großen Haus geworden ist, jeżeli dom Boży stał się tym wielkim domem, dann muss sich der, der ein Gefäß zur Ehre sein will, reinigen von den Gefäßen zur Unehre. I ten człowiek, który chce być tym naczyniem ku chwale, musi się oczyszczać i odosobniać od tych naczyń, które są, nie są do celów zaszczytnych. Und diese Reinigung, die geschieht durch Absonderung. A te oczyszczanie się odbywa się przez właśnie odosobnianie. Aber dann wird das kein Weg der Einsamkeit. Ale też i nie jest to droga samotności. Sondern dann dürfen wir den Herrn anrufen mit denen, die ihn auch anrufen, aus reinem Herzen. Ale my możemy Boga wzywać razem z tymi wszystkimi, którzy wzywają Boga z czystego serca. Das ist die große Lektion im Buch Nehemia. Tak wygląda ta wielka lekcja dla nas zapisana w Księdze Nehemiasza. Wo diese Mauer gebaut wird und diese Stadt bewohnt wird. I oglądamy w niej tę odbudowę tego muru i to, że to miasto jest teraz zasiedlane. Ich möchte gerne, bevor wir jetzt zu dem Text kommen, noch eine Frage stellen. I teraz tak bardzo pragnę, zanim przejdziemy do szczegółów tego tekstu, postawić wam jedno pytanie. Vielleicht denkst du, was soll das denn alles noch? Może ty sobie myślisz, co to wszystko ma znaczyć? Was soll das denn, diesen Weg zu gehen, gemeinsam mit anderen Gläubigen? Jakie ma znaczenie, aby iść tą drogą wspólną z innymi wierzącymi? Weißt du, was der Herr Jesus bezahlt hat? Czy ty wiesz, jaką cenę zapłacił Pan Jezus? Er hat sein Blut, sein Leben gegeben. On darował swoją krew, darował swoje życie. Das hat er gegeben für dich ganz persönlich, um dich zu erkaufen. On to darował całkowicie osobiście dla ciebie, aby ciebie odkupić. Wer an den Herrn Jesus glaubt, der darf sagen, der Sohn Gottes hat mich geliebt und sich selbst für mich hingegeben. Kto wierzy w Pana Jezusa, ten może powiedzieć z całą pewnością, że Syn Boży mnie samego siebie za mnie darował i mnie odkupił. Der Herr Jesus ist am Kreuz gestorben, um dich zu erkaufen. Pan Jezus zmarł na krzyżu Golgoty, aby ciebie odkupić. Aber weißt du, warum er auch am Kreuz gestorben ist? Ale czy ty wiesz, dlaczego jeszcze jest jeden powód, dlaczego on zmarł?
Er ist auch am Kreuz gestorben, um die zerstreuten Kinder Gottes in eins zu versammeln. On również po to zmarł na krzyżu, aby wszystkich rozproszonych dzieci Bożych zgromadzić w jedno. Er wollte gerne diesen einen Leib haben. On tak bardzo chciałby posiadać to jedno ciało. Zu diesem einen Leib da gehören alle Erlösten. Do tego jednego ciała należą wszyscy odkupieni. Und damit es diesen einen Leib geben könnte, ist er am Kreuz gestorben. I aby właśnie mogło zaistnieć to jedno ciało, on dlatego na krzyżu zmarł. Er hat die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben. On to zgromadzenie umiłował i siebie samego oddał. Gott hat sich die Versammlung erworben durch das Blut seines eigenen. A Bóg pozyskał dla siebie samego to zgromadzenie poprzez krew tego jedynego z jego własności. Das macht uns deutlich, welchen Wert die Versammlung in den Augen Gottes hat. I to właśnie nam dobitnie pokazuje, jak wielką wartość zgromadzenie ma w oczach Bożych. Diesen hohen Preis hat er bezahlt. Tą wysoką cenę on zapłacił. Und wenn wir darüber nachdenken, dann fragen wir nicht mehr, was soll das alles? I gdy tak nad tym się zastanowimy, to nie będziemy już wtedy pytać, po co to wszystko. Wenn das für unseren Gott so wichtig ist, dann soll es auch für uns wichtig sein. Jeżeli to dla naszego Boga jest tak ważne, to powinno być to też i to ważne dla nas. Dann wollen wir gerne diesen Weg, diesen gemeinsamen Weg auf dem Boden der Einheit noch gehen mit seiner Hilfe. To chcielibyśmy razem iść tą drogą odosobnienia, tą drogą społeczną na tę tą jedyną drogą. Und das wollen wir in Gedanken behalten, wenn wir uns jetzt weiter mit diesem Buch beschäftigen. I to właśnie zachowajmy w swoich myślach, gdy będziemy dalej zajmowali się treścią tej księgi. Wir haben gestern gesehen, wie Nehemia nach Jerusalem kam und wie dann die Mauer baute. Wczoraj mogliśmy to rozważać, jak Nehemiasz przybył do Jerozolimy i jak odbudowywał mury. Und ich möchte jetzt einige Stufen des Widerstandes von außen zeigen. A chciałbym teraz pokazać stopnie tego oporu ze strony zewnątrz. Es fängt direkt in Kapitel 2, Vers 10 an. Już zaczyna się to od drugiego rozdziału, od 10 wiersza. Vielleicht kannst du den Vers lesen. Drugi rozdział, 10 wiersz. A gdy Sanbalat, Choronita i Tobiasz, sługa amonicki, dowiedzieli się o tym, bardzo się tym zmartwili, że przybył człowiek, który miał się zatroszczyć o pomyślność synów izraelskich. Das erste, was wir sehen, ist, die Feinde verdrießt es. Es verdross sie, dass jemand gekommen war. Pierwsza rzecz, jaką oglądamy, to to, że nieprzyjaciele bardzo się tutaj zasmucili, że ktoś przybył, kto miał się zająć tą sprawą. Und was tut Nehemia? Er tut gar nichts. A co zrobił Nehemiasz? Nie zrobił nic w tym względzie. Wenn heute jemand das Wohl der Kinder Gottes sucht, dann möchte der Teufel das auch nicht. Jeżeli w dzisiejszych czasach ktoś będzie się starał o dobro dzieci Bożych, to wiedzmy, że tego właśnie nie życzy sobie nieprzyjaciel. Die Feinde Gottes, die verdrießt es. I to bardzo zasmuca i zmartwia wszystkich nieprzyjaciół Bożych. Aber wir müssen gar nichts tun, wie Nehemia auch nichts getan hat. Ale my w tym względzie nie mamy nic czynić, tak też jak niczego nie podjął tutaj Nehemiasz. Es ist nicht so wichtig, was die Menschen denken, es ist wichtig, was Gott denkt. Bo nie jest to tak ważne, co myślą ludzie, bo ważne jest to, co myśli Bóg. Das zweite kommt in Kapitel 2, Vers 19. Drugą rzecz oglądamy w tym samym drugim rozdziale, w 19 wierszu. Da spotten die Feinde und verachten. Czytamy o tym, że nieprzyjaciele drwili i lżyli ich. Das ist das nächste. Zuerst sind sie verdrossen, aber dann machen sie sich lustig. To jest następny krok. Najpierw się z tym martwią, a potem wyśmiewają się. Was tut Nehemia jetzt? Co teraz zrobił Nehemiasz? Er gibt ihnen Antwort und stützt sich auf den Gott des Himmels.
On dał im odpowiedź, opierając się o Boga niebios. Der Gott des Himmels, er wird es uns gelingen lassen. Mówiąc, Bóg niebios poszczęści nam. Wenn die Menschen anfangen zu spotten, dann können wir uns stützen auf den Gott des Himmels. Jeżeli ludzie ze świata wyśmiewają nas, to możemy się oprzeć o Boga niebios. Das dritte ist in Kapitel 3, Vers 33. Trzeci przypadek oglądamy w trzecim rozdziale, w 33 wierszu, czyli to jest czwarty rozdział, pierwszy wiersz. Die Feinde werden zornig und ärgern sich sehr. Czytamy tutaj, że nieprzyjaciele bardzo się rozgniewali i oburzyli. Sie spotten und sie reden schlecht bei anderen. Oni zaczęli drwić i źle mówić o Żydach w obecności innych. Sie reden vor dem Heer von Samaria und sagen, was machen diese ohnmächtigen Juden? I zaczęli, drugi wiersz czwartego rozdziału, mówić w obecności swoich braci i wojska samarytańskiego tak, co ci nędzni Żydzi wyczyniają? Was tut Nehemia jetzt? Co teraz zrobił Nehemiasz? Er betet. Zaczął się modlić. In Vers 36 höre unser Gott. Ach ja, das ist 4 Vers 4. Czwarty rozdział, czwarty wiersz. I mówił się, modlił się następującymi słowami: Słuchaj, Boże nasz. Wir dürfen die Sache Gott hinlegen. Tak, i my możemy tą rzecz Bogu przedłożyć. Er wird auch unsere Rechtssache führen, so wie er damals bei Nehemia geholfen hat. On też i naszą sprawę w prawości będzie prowadził, tak jak to uczynił też i w przypadku Nehemiasza. Der Herr Jesus hat das gleiche erlebt. Man hat auch über ihn gespottet. Pan Jezus też dokładnie to samo przeżywał. Wyśmiewano się z niego. Man hat schlecht über ihn geredet und Dinge behauptet, die gar nicht stimmen. Źle mówiono o nim i twierdzono rzeczy takie, które w ogóle nie były zgodne z prawdą. Man hat Lügen über ihn verbreitet. Rozpowszechniano kłamstwa o nim. Und was hat er getan? A co on czynił? Er hat alles dem übergeben, der recht richtet. Czytamy, że on wszystko oddał temu, który sprawiedliwie sądzi. Er hat sich nicht selbst verteidigt. On nie bronił się sam. Er war still und stumm. On zamilkł i nie odezwał się. Aber er hat die Dinge seinem Gott hingelegt und er wird einmal die gerechte Antwort auf alles geben. On te sprawy oddał Bogu, a Bóg to w swoim czasie w sprawiedliwy sposób załatwi. Dann kommt der nächste Schritt, die nächste Stufe in Kapitel 4. Następny krok i następny stopień tego działania nieprzyjaciela oglądamy dalej w tym czwartym rozdziale. In Vers 8, da kommen sie um zu kämpfen. Bei euch Vers 8. Bei uns. W ósmym wierszu oglądamy to, że oni przyszli teraz, aby walczyć z Jeruzalemem. Jetzt wenden sie sogar Waffengewalt an. Teraz zaczęli też orężnie występować przeciwko nim. Der Widerstand besteht nicht länger nur in Worten, sondern auch in Gewalt mit den Händen. A więc opór ten ze strony nieprzyjaciół nie tylko się ograniczył do słów, ale również też i posunął się do przemocy i to z użyciem broni. Was tut Nehemia jetzt? Co teraz zrobił Nehemiasz? Jetzt nehmen sie die Waffen, um das Werk zu verteidigen. On teraz wziął też ze swojej strony broń, aby dzieło, jakie wykonywał, obronić. Sie greifen die Feinde nicht an? Oni nie atakowali nieprzyjaciół. Aber sie haben die Waffen und sind bereit, das Werk zu verteidigen. Ale oni wzięli do swojej ręki broń, aby być gotowym do obrony i do ochrony tego dzieła, które zaczęli. In Vers 13 haben sie Schwerter und Lanzen und Bogen. Czytamy tutaj w 13 wierszu, że oni byli uzbrojeni we włócznie, w miecze i łuki. In Vers 18 haben sie das Schwert und die Posaune. W wierszu 18 czytamy o tym, że oni wzięli miecz i trąbę.
Und so lassen sie das Werk nicht ruhen, sondern mit der einen Hand arbeiten sie und mit der anderen haben sie die Waffe. I oni nie odłożyli pracy na bok przy wykonywaniu tego dzieła, tylko pracując jedną ręką, w drugiej ręce trzymali broń. Der Feind, der möchte auch uns gerne alles wegnehmen. Nieprzyjaciel również i nam chciałby wszystko zabrać. Wir haben gestern an das Schaftor gedacht. Wczoraj oglądaliśmy tą bramę owczą. Der Feind möchte uns die Freude der Errettung wegnehmen. I wiemy, że nieprzyjaciel chce nam zabrać radość naszego zbawienia. Wir haben an das Wassertor gedacht. Również i wspominaliśmy bramę wodną. Der Feind möchte uns die Freude an Gottes Wort wegnehmen. Nieprzyjaciel chce nam zabrać też radość ze Słowa Bożego. Dann dürfen auch wir es verteidigen. Ale my możemy to bronić. Und auch wir haben dafür eine Waffenrüstung. Ale również i my posiadamy naszą zbroję. Davon schreibt Paulus in Epheser 6: Steht und seid umgürtet mit der ganzen Waffenrüstung. O tym pisze apostoł Paweł w liście do Efezjan w 6 rozdziale: Stańcie uzbrojeni w całą waszą zbroję. Und mit diesen Waffen können wir verteidigen die Wahrheiten, die der Feind, wo er uns die Freude daran wegnehmen möchte. I my tą bronią możemy też bronić tej prawdy i radości, jaką mamy z tej prawdy. Und sie wussten, Gott steht auf ihrer Seite und er würde für sie kämpfen. Oni wiedzieli, że Bóg stoi po ich stronie i że On będzie za nich walczył. So kommt der Feind in Kapitel 4 mit Macht wie ein brüllender Löwe. I tak oglądamy w tym 4 rozdziale, że nieprzyjaciel przychodzi z mocą, potęgą, jako ten ryczący lew. Aber in Kapitel 6, Vers 2, da kommt mit List wie ein Engel des Lichts. A już w 6 rozdziale, w 2 wierszu oglądamy, że on przychodzi z podstępem i z chytrością. Da sagen sie Nehemia, komm zu uns, wir wollen uns besprechen, wir wollen uns im Tal treffen und miteinander reden. To nieprzyjaciele wysłali poselstwo do Nehemiasza, wzywając go, chodź do nas, do doliny, chcemy tą sprawę omówić. Das war eine List des Feindes, denn sie wollten ihm Böses tun. To była właśnie chytrość nieprzyjaciela, bo ich zamiary były, aby jemu uczynić zło. Und was ist dann das Bewahrungsmittel, das Nehemia anwendet? I jaki środek teraz zachowawczy zastosował Nehemiasz? Es ist konsequentes Arbeiten an der Mauer. Jego odpowiedzią było konsekwentne pracowanie przy budowie murów. Sie rufen ihn nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sie rufen ihn fünfmal. Oni nie zapraszali go na to spotkanie tylko raz, dwa razy. Nie, oni wysyłali posłańców pięciokrotnie. Aber Nehemia bleibt dabei. Nein, ich komme nicht. Ale Nehemiasz ostał się przed tymi zasadzkami, mówiąc: nie, ja muszę pracować. Können wir auch noch in dieser Konsequenz Nein sagen, wenn die Feinde Gottes uns locken wollen? Czy i my z taką samą konsekwencją potrafimy ciągle na nowo odpowiadać nie, jeżeli nieprzyjaciele nas ciągle wabią? Nehemia ist konsequent und sagt, ich gehe nicht hinaus, um mit euch Gemeinschaft zu haben. Nehemiasz tutaj konsekwentnie im odpowiada, nie wyjdę do was na zewnątrz, aby być z wami w społeczności. Er bleibt konsequent, wenn es darum geht, sich nach außen zu öffnen. On konsekwentnie odrzuca tą myśl, że można by było się otworzyć na zewnątrz. Aber dann kommt die umgekehrte List in Vers 10. Ale w wierszu 10 teraz odwrotny rodzaj podstępu się okazuje. Da sagt man nicht, komm heraus zu uns, sondern da sagt man, komm herein, verschließe dich im Tempel. Ale teraz nie tylko, że do niego wysłano poselstwo, przyjdź na zewnątrz do nas, ale też i dano mu tajną wiadomość, idź, ukryj się w świątyni. Auch da sagt Nehemia, nein, ich fliehe nicht, ich verstecke mich nicht, ich führe das Werk aus. I na to Nehemiasz daje odpowiedź, nie, ja nie będę się krył, ja nie będę się zamykał, ja będę dalej konsekwentnie pracował. Der Feind versucht auch heute bei uns beide Dinge.
Tak, i widzimy, nieprzyjaciel w dzisiejszych czasach w stosunku do nas próbuje tych dwóch sposobów. Er möchte, dass wir entweder uns öffnen nach außen. On chce albo tego, żebyśmy się otworzyli na zewnątrz. Das würde bedeuten, Absonderung aufzugeben. A to by oznaczało, żeby zrezygnować ze sprawy odosobnienia. Gemeinsame Sache zu machen mit den Feinden. To oznaczałoby, aby społecznie działać razem z nieprzyjacielem. Aber die andere Gefahr ist, sich zu verschließen im Inneren. Ale też i drugie istnieje niebezpieczeństwo, że zaczniemy się zamykać sami w sobie, wewnątrz nas. Das würde zu Engherzigkeit und schließlich zu Sektiererei führen. To by doprowadziło do ciasnoty serc naszych, a koniec końców do ducha sekciarskiego. Und Nehemia wird bewahrt, weil er konsequent bei seiner Arbeit bleibt. I Nehemiasz został zachowany, ponieważ on konsekwentnie trwał przy wykonywaniu swojej pracy. So haben wir verschiedene Angriffe des Feindes von außen gesehen. I tak widzieliśmy różnorodne ataki nieprzyjaciela z zewnątrz. Aber im Buch Nehemia gibt es auch Kapitel 5. Ale w tej księdze Nehemiasza istnieje również rozdział numer 5. Und da sehen wir, dass es nicht nur Angriffe von außen gibt, sondern auch Schwierigkeiten von innen heraus. W tym rozdziale możemy zauważyć, że nie tylko są ataki z zewnątrz, ale również i powstają trudności wewnątrz. Das finden wir auch in der Apostelgeschichte. To możemy również zauważyć w Księdze Dziejów Apostolskich. In Kapitel 4 am Anfang gibt es Widerstand von außen. W czwartym rozdziale oglądamy sprzeciwianie się, jakie wystąpiło ze strony zewnętrznej. Die Jünger werden ins Gefängnis geworfen. Czytamy o tym, że uczniowie zostali wtrąceni do więzienia. Aber in Kapitel 5 und 6 da gibt es Schwierigkeiten von innen. Ale w piątym i szóstym rozdziale mamy opisane trudności, jakie powstały wewnątrz. Ananias und Sapphira lügen und heucheln. Ananiasz i Safira skłamali i postąpili obłudnie. Und in Kapitel 6 da murren die Witwen der Hellenisten. A w szóstym rozdziale czytamy o tym, że wdowy Żydów helenistycznych zaczęły szemrać. Und in Kapitel 20, a w 20 rozdziale tej samej księgi, da spricht der Apostel Paulus in Vers 29 von Feinden, die von außen kommen. Apostoł Paweł mówi tutaj o nieprzyjacielach, którzy przychodzili z zewnątrz. Aber er zeigt in Vers 30, dass aus euch selbst auch böse Männer auftreten werden. Ale i w 30 wierszu pokazuje, że nawet spośród was samych powstaną źli mężowie. So sehen wir, dass es Widerstand von außen, aber auch Schwierigkeiten von innen gibt. I tak widzimy, że mamy trudności, problemy z zewnątrz, ale również też i problemy z wewnątrz. Was war das Problem in Kapitel 5? I teraz, jaki to problem był opisany w piątym rozdziale Nehemiasza? Es war ein Problem, das lag schon viele Jahre zurück. Vor vielen Jahren hatte es angefangen. To był problem, którego początek leżał już wiele lat wstecz. Als man aufgehört hatte, am Tempel zu bauen, da hatte Gott eine Hungersnot geschickt. Gdy przerwano budowę świątyni, odbudowę świątyni, to Bóg zesłał tutaj na nich plagę głodu. Davon können wir lesen im Propheten Haggai. O tym możemy przeczytać w księdze proroka Ageusza. Und da hatten die Juden, die Obersten, die anderen versklavt. I wtedy Żydzi, ci, którzy byli z tej warstwy przełożonych, czy znamienitych, bogatych Żydów, oni zniewolili wszystkich swoich biedniejszych braci. Die einen hatten noch zu essen. I jedni mieli jeszcze wystarczająco do jedzenia. Die anderen hatten Hunger. Inni byli głodni. Und dann hatten sie ihnen gegeben, aber auf Zins. Sie sollten zurückbezahlen. I zaczęli im to dawać, ale zażądali zapłaty odsetek. Sie hatten Geld geliehen auf ihre Felder.
Oni zaczęli teraz pożyczać pieniądze pod zastaw swoich pól. Und jetzt viele, viele Jahre später, da wird das Problem offen. I wiele, wiele lat później ten problem teraz nagle objawił się. In Kapitel 5, Vers 5 steht, unsere Söhne und Töchter müssen als Knechte dienen. W piątym rozdziale, w piątym wierszu czytamy o tym, że oni powiedzieli, nasi synowie teraz muszą służyć jako niewolnicy. Und das innerhalb des Volkes Gottes. A to działo się wewnątrz tego ludu Bożego. Sie hatten große Not. I oni byli w wielkiej biedzie. Und das kommt zu den Ohren von Nehemia. I to dotarło do uszu Nehemiasza. Und als Nehemia das hört, wendet sich mit aller Konsequenz dagegen. Gdy Nehemiasz o tym usłyszał, to z całą konsekwencją on sprzeciwił się temu. Damals wollte Gott nicht, dass der Bruder dem Bruder auf Zins leiht. W tamtych czasach Bóg nie chciał tego, aby brat bratu pożyczał pieniądze na odsetki. Und jetzt bringt Nehemia diese Sache wieder in Ordnung. I w tym rozdziale Nehemiasz tą sprawę uporządkował. Auch bei uns kann es sein, dass Schwierigkeiten, die Jahre zurückliegen, irgendwann wieder aufbrechen. I u nas może tak się zdarzyć, że trudności, których początek sięga wielu, wielu lat wstecz, nagle wybuchną z pełną mocą. Und dann führt es dazu, dass die Arbeit an der Mauer zum Erliegen kommt. I to może doprowadzić, że praca przy odbudowie murów może być zatrzymana. Und dann dürfen wir lernen von Nehemia, der diese Sache mit Gottes Hilfe in Ordnung bringt. I wtedy możemy uczyć się postępowania od Nehemiasza, który tą sprawę z Bożą pomocą uporządkował. Dazu gehören zwei Dinge. Do tego należą dwie rzeczy. Erstens, mit Eifer und in Gottesfurcht die Dinge beim Namen nennen. Po pierwsze, szczerze i po imieniu wszystkie te rzeczy wyznać przed Bogiem. Aber zweitens selbst mit einem guten Vorbild vorangehen. Ale po drugie, osobiście iść do przodu, dając innym dobry przykład. Das hat Nehemia getan, selber war ein gutes Vorbild. I to uczynił też Nehemiasz. On sam osobiście dla wszystkich był bardzo dobrym przykładem. Er hätte das Recht gehabt als Stadthalter Abgaben zu fordern. On sam, jako ten, który był namiestnikiem, mógł żądać, aby składano mu daninę. Aber er hat das nicht getan. Ale on tego nie żądał. Er hat auch selber mit angefasst an der Arbeit bei der Mauer. On sam osobiście zabrał się do pracy przy budowie tego muru. In Vers 16 lesen wir das. O tym czytamy w 16 wierszu. Er hat sich kein Feld gekauft, das hätte viel zu viel Energie für ihn gekostet. On nie kupił dla siebie pola, gdyż to by wymagało zbyt dużo energii. Er hat mitgearbeitet an der Mauer. On współpracował przy odbudowie tego muru. Und er hat auch Leute eingeladen, um an seinem Tisch zu essen. I to on raczej ludzi zapraszał, aby zasiadali i razem z nim przy jego stole jadali. So konnten mit Gottes Hilfe die Schwierigkeiten von innen und der Widerstand von außen überwunden werden. I tak dzięki Bożej pomocy te trudności z wewnątrz i te nieprzyjaźń z zewnątrz mogły być usunięte. Und der Bau der Mauer wurde fertiggestellt. I budowa tego muru mogła być dokończona. Davon haben wir in Kapitel 7, Vers 1 gelesen. O tym czytaliśmy w siódmym rozdziale, w pierwszym wierszu. Die Mauer ist gebaut und jetzt setzt Nehemia die Türflügel ein. Mur został odbudowany i Nehemiasz teraz powstawiał wrota. Jetzt können die Tore richtig funktionieren. Teraz dopiero bramy mogły zacząć właściwie funkcjonować. Und Nehemia setzt Leute in ihre Aufgaben ein. Ale również Nehemiasz postanowił wyznaczonych ludzi, aby wypełniali różne zadania. Die Torhüter, ustanowił odźwiernych, die Sänger, śpiewaków, die Leviten, Lewitów und den Obersten. I namiestnika. Wir haben gestern über die Bedeutung der Tore nachgedacht.
Wczoraj rozmyślaliśmy nad tym, jakie znaczenie mają bramy. Und damit diese Tore richtig funktionieren können, braucht es gottesfürchtige Torhüter. Aby te bramy mogły we właściwy sposób funkcjonować, to potrzebny jest również bogobojny odźwierny. Da braucht es solche, die über diese Tore wachen. Potrzebny jest ktoś taki, kto będzie czuwał nad każdą bramą. Damit sie im richtigen Moment funktionieren, um das Richtige einzulassen. Aby we właściwy sposób wszystko funkcjonowało i właściwa osoba była wpuszczona do wewnątrz. Und damit auch das hinausgetan wird, was in der Stadt keinen Platz hat. Ale również też, aby były usunięte rzeczy z miasta, które są nieodpowiednie, aby w mieście znajdowały się. Und dann gibt Nehemia dazu in Vers 3 einen wichtigen Befehl. I w tym celu w trzecim wierszu Nehemiasz daje tutaj bardzo ważne polecenie. Wann sollten die Tore geöffnet werden? Kiedy te bramy miały być otwierane? Sie sollten erst geöffnet werden, wenn die Sonne heiß scheint. Miały być dopiero wtedy otwierane, gdy słońce zacznie przypiekać. Noch nicht in der ersten Morgendämmerung. A więc nie miały być otwierane, jak tylko zacznie świtać. Wo es noch halb dunkel und halb hell war. Wtedy, gdy jeszcze jest tak półmrok. Sondern erst dann, wenn die Sonne ihr volles Licht und ihre Wärme gab. Ale dopiero wtedy, gdy słońce będzie w pełni świeciło i będzie rozgrzewało. Und wann sollten die Tore geschlossen werden? A kiedy bramy miały być zamykane? Wenn die Wachen noch da standen, um aufzupassen. Wtedy, gdy stróże jeszcze byli na miejscach swoich i jeszcze czuwali. Wir lernen daraus für unser Leben persönlich und gemeinsam. Z tego możemy się wiele nauczyć dla naszego życia osobistego, jak też i życia społecznego. Wir sollen alles im Licht Gottes beurteilen. Wszystko mamy oceniać, osądzać w światłości Bożej. Da, wo dieses Licht hell und klar scheint. Tam, gdzie ta światłość jasno świeci. Da sollen wir die nötige Sorgfalt anwenden. Mamy zastosować konieczną do tego pilność. Und in diesem Licht, da werden die Dinge klar und deutlich erkennbar. W tym świetle te wszystkie rzeczy będą jasno widoczne i rozpoznawalne. Und dann sollen wir die nötige Wachsamkeit haben. A też musimy wykazać się konieczną czujnością. Dass sich nicht etwas einschleicht und wir bemerken es gar nicht. Aby nic się niepostrzeżenie nie wślizgnęło. Wir finden auch da wieder einen schönen Hinweis in Offenbarung 21. I też na ten temat znajdujemy piękną wskazówkę w Objawieniu 21 rozdział. Dieses neue Jerusalem hat auch eine Mauer und Tore. Te nowe miasto Jerozolima też miało mur i bramy. Aber diese Tore müssen nicht geschlossen werden. Ale te bramy nie musiały być zamykane. Warum müssen sie nicht geschlossen werden? Dlaczego nie musiały być zamykane? Weil es dort keine Nacht mehr gibt. Da scheint immer das helle Licht. Dlatego, że nad tym miastem zawsze świeciło jasna światłość, nie było nigdy nocy. Das steht in Offenbarung 21, Vers 25. O tym czytamy w Objawieniu 21 rozdział, 25 wiersz. Und da lernen wir auch, wo dieses Licht herkommt. I też z tego miejsca uczymy się, skąd będzie pochodziła ta światłość. Die Herrlichkeit Gottes erleuchtet diese Stadt und ihre Lampe ist das Lamm. Chwała Boża oświetlała to miasto, a lampą jego jest sam baranek. Und da sehen wir, wo auch heute Licht für unseren Weg zu finden ist, bei dem Herrn Jesus selbst. Tak też i my teraz możemy to zauważyć, gdzie możemy znaleźć światłość na drogę naszego życia. Osobiście u Pana Jezusa. In Nehemia 7, Vers 3 am Ende finden wir einen Gedanken wieder, den wir gestern schon gefunden hatten. W tym siódmym rozdziale Nehemiasza, pod koniec trzeciego wiersza, znajdujemy myśl, którą wczoraj też mogliśmy zauważyć. Die Wachen, die sollten stehen, einer auf seiner Wache, und den anderen vor seinem Haus.
Czytamy tu w tym miejscu, że straże miały stać naprzeciwko domostwa, na murze, jak również też i przy własnych domach. Die Wachsamkeit sollte für die Stadt Jerusalem sein, aber auch für die Häuser. Czujność miała być wykazana w stosunku do całego miasta Jerozolimy, ale również i w stosunku do każdego domu. Und so ist auch bei uns Wachsamkeit nötig in unseren Häusern wie in der Versammlung Gottes. I też i my musimy wykazać się czujnością w naszych własnych domach, jak również też i w domu Bożym w zgromadzeniu. Wir hatten dann eine zweite Personengruppe gesehen, die angestellt wurden für ihre Arbeit. Oglądaliśmy również też i następną grupę osób, która była zatrudniona w tych pracach. Das sind die Sänger. Mianowicie śpiewacy. Da sehen wir, worum es in dieser Stadt geht. I tu możemy dopiero zauważyć, o co w tym mieście chodziło. Wir haben uns am Anfang die Frage gestellt, warum das alles? Na początku postawiliśmy sobie pytanie, po co to wszystko? Warum eine Mauer? Warum Tore? Po co mury? Po co bramy? Warum Torhüter, die wachsam ihre Aufgabe ausführen? Po co straże, które czujnie swoje zadanie mają wypełniać? Damit in der Stadt das Lob Gottes sein kann. Po to, aby w tym mieście mogła rozbrzmiewać się, mogła rozbrzmiewać chwała Boża. Und dafür wurden die Sänger bestellt, Gott zu loben mit ihrem Lied. Po to byli właśnie ustanowieni śpiewacy, aby Bogu oddawali chwałę przez swoje pieśni. So ist das auch heute bei uns. In dem Maß, wie die Mauer der Absonderung zerstört wird, wird auch das Lob für Gott zurückgehen. Tak, ta sprawa wygląda dokładnie tak samo z nami. Na ile te mury tego odosobnienia będą zburzone, na tyle będą też i coraz to mniej rozbrzmiewały pieśni ku chwale Bożej. Dann wurden auch die Leviten bestellt. Zostali też postanowieni Lewici. Die Leviten waren die Diener für die Priester. Lewici byli tymi sługami w służbie dla kapłanów. Und sie zeigen uns heute, dass dieser Dienst nötig ist, damit Anbetung gebracht werden kann. Oni wskazują na to, że ta ich służba jest potrzebna, aby w ogóle mogło być przynoszone uwielbienie. Und dann wurden viertens Oberste bestellt. I jako czwarta grupa przełożeni zostali postanowieni. Salomo schreibt in den Sprüchen, wo keine Führung ist, da zerfällt das Volk. Salomon w przypowieściach napisał, tam gdzie nie ma przywództwa, tam rozpada się naród. Das ist zu allen Zeiten so und so musste es damals Oberste geben. We wszystkich czasach jest to prawdą i również w tym czasie, który rozważamy, musieli być przełożeni, postanowieni. Und so muss es auch heute in der Versammlung Gottes Führer geben. Tak też i dzisiaj w zgromadzeniu Bożym muszą być przywódcy. Es sind keine angestellten Älteste. Nie są to powoływani na to stanowisko starsi. Es sind keine gewählten Führer. Nie są to przywódcy, którzy wybierani są w wyborach. Aber es sind solche, die moralische Autorität haben. Nie, to są tacy, którzy dysponują moralnym autorytetem. Solche, die ein Vorbild sind und denen andere nachfolgen dürfen. To są tacy, którzy są wzorcem w postępowaniu i to za nimi inni mogą podążać. Hier werden uns zwei Kennzeichen dieser Obersten genannt. Tu zostały nam wymienione dwie cechy charakteryzujące tych przełożonych. Am Ende von Vers 2 steht, er war ein sehr treuer Mann und gottesfürchtig vor vielen. Pod koniec drugiego wiersza czytamy, że był to mąż bardzo wierny i bogobojny jak rzadko kto. Solche Männer und Frauen sucht Gott auch heute. Takich mężów i takie niewiasty Bóg do dzisiaj poszukuje. Die sich auszeichnen durch Treue und durch Gottesfurcht. Którzy charakteryzują się, wyróżniają się wiernością i bogobojnością. Die deshalb Führung im Volk Gottes übernehmen können. Którzy właśnie z tego powodu mogą przejąć też przywództwo w ludzie Bożym. Treue und gottesfürchtige Schwestern. Wierne i bogobojne siostry.
die anderen Schwestern Hilfe und Unterweisung sein können. Które mogą być dla innych sióstr pomocą i dawać im wskazówki do postępowania. Paulus schreibt an Titus. Paweł napisał do Tytusza, dass die älteren Frauen die jüngeren unterweisen sollen, ihre Männer zu lieben, ihre Kinder zu lieben und so weiter. In Titus 2, Vers 4. Czytamy o tym w liście do Tytusa, drugi rozdział, czwarty wiersz. Niech starsze niewiasty pouczają młodsze kobiety, żeby miłowały swoich mężów i dzieci, i tak dalej. Ich weiß, dass es viele jüngere Schwestern gibt, die würden sich freuen, wenn eine ältere Schwester kommen würde, um ihnen mal eine Hilfe zu sein. Ja z całą pewnością wiem, że jest wiele młodych niewiast, które by ucieszyły się z tego, gdyby starsza siostra do nich podeszła i chciała im być pomocą. Wir scheuen uns ja manchmal, haben irgendwie Angst davor, zu einem hinzugehen. My bardzo często się wzbraniamy przed tym, aby pójść do kogoś i być dla niego pomocą i wskazówką. Aber wie gut wäre das, wenn wir so einander eine Hilfe sein könnten. Ale jak to dobrze by było, gdybyśmy dla siebie nawzajem mogli być pomocą. Gott sucht auch heute treue und gottesfürchtige Männer, die Aufseher und Diener in der Versammlung sein können. Bóg szuka po dziś dzień wiernych i bogobojnych mężczyzn, którzy mogliby być tymi przełożonymi w zgromadzeniu. Die einen ältesten Dienst ausführen. Którzy mogliby wykonywać tą służbę starszego. Wie gut, wenn es solche Brüdern und Schwestern in einer örtlichen Versammlung gibt. Jak dobrze jest, jeżeli w miejscowym zgromadzeniu są takie tacy wierni i bogobojni bracia i siostry. Wir haben dann in Kapitel 11 noch gelesen, dass die Stadt groß war. W 11 wierszu czytaliśmy też i o tym, że przepraszam, w 11 rozdziale, że to miasto było duże. Dass wenige darin wohnten und jetzt wurden Bewohner gesucht. Że niewielu ludzi było, którzy w tym mieście mieszkali i że teraz zostali oni poszukiwani, kto by chciał tam zamieszkać. Dann wurden Lose geworfen, um Menschen zu suchen. I zaczęto rzucać losy, aby wyznaczyć tych ludzi. Aber in Vers 2 gibt es auch solche, die freiwillig kommen. Ale w wierszu drugim czytamy o takich, którzy dobrowolnie przyszli, aby zamieszkać. Da gab es solche, die wollten gerne in Jerusalem wohnen, so nah wie möglich bei dem Tempel. Byli tacy, którzy chcieli w Jerozolimie zamieszkać, aby być jak najbliżej świątyni. Und so kommt es dazu, dass diese Stadt wirklich bewohnt wird. I do tego to doszło, że to miasto rzeczywiście zostało zamieszkane. In Vers 4 sind solche da von den Söhnen Judas. W wierszu czwartym czytamy o takich, którzy pochodzili z synów Judy. Juda bedeutet Preis für den Herrn, Lobpreis. Juda to imię się wykłada chwała dla Pana. In Vers 7 sind solche da, die Söhne Benjamins sind. W wierszu siódmym czytamy o takich, którzy są synami Benjamina. In Vers 10 sind welche von den Priestern da. W wierszu dziesiątym czytamy o takich, którzy pochodzili spośród kapłanów. In Vers 15 sind die Leviten da. W 15 wierszu czytamy o Lewitach. In Vers 12 steht, was die Priester tun. Sie verrichten die Arbeit im Haus, also im Tempel. W wierszu 12 czytamy o służbie kapłanów, którą oni wykonywali w świątyni. All das, was für die Opfer nötig war. Wszystkie te czynności, które były konieczne, aby składać ofiary. Das Anzünden der Lampen, das Zurichten der Schaubrote. I zapalanie tych lamp świecznika, jak również też i układanie tych chlebów pokładnych. In Vers 16 sehen wir, was die Leviten tun. A w wierszu 16 czytamy o tym, co wykonywali lewici. Sie verrichten die äußere Arbeit des Hauses Gottes. Oni wykonywali tą pracę na zewnątrz domu Bożego. Da musste Wasser geholt werden und Holz gebracht werden. Musiała być doniesiona woda i drewno. Äußere Arbeit an dem Haus. Zewnętrzne prace przy domu Bożym. Beides war nötig, damit Anbetung für Gott kommen konnte. Te dwa rodzaje prac były konieczne, aby mogło być zanoszone uwielbienie dla Boga.
In Vers 17 finden wir eine interessante Aufgabe, die einer ausführte. W 17 wierszu czytamy o bardzo interesującym zadaniu, które wykonywali niektórzy. Er stimmte den Lobgesang an beim Gebet. Czytamy o człowieku, który intonował pieśń pochwalną w trakcie modlitw. So gibt es auch heute unterschiedliche Aufgaben im Haus Gottes. Tak też i dzisiaj są różnorodne zadania do wykonania w Domu Bożym. Auch heute braucht es solche, die anfangen, die anstimmen das Lied. Również i dzisiaj potrzebni są tacy, którzy będą intonowali i zaczynali każdą pieśń. Auch heute braucht es solche, die die äußere Arbeit verrichten. I dzisiaj są potrzebni tacy, którzy będą wykonywali pracę na zewnątrz. Die dafür sorgen, dass es hier ein sauberes und gut gepflegtes Lokal gibt. I potrzebni są tacy, którzy będą się o to starali, żeby był czysty i wypielęgnowany lokal. Es braucht solche, die kümmern sich um die jungen Leute. Es braucht solche, die kümmern sich um die älteren. Potrzebni są tacy, którzy będą się troszczyli o dobro młodzieży i tacy potrzebni, którzy będą się troszczyli o starszych. Es braucht solche, die sind in der Lage, Gottes Wort auszulegen. Potrzebni są tacy, którzy są w stanie wykładać Słowo Boże. Es braucht solche, die einen Hirtendienst tun und es braucht solche, die einen Lehrdienst tun. Potrzebni są tacy, którzy by wykonywali służbę pasterską, jak również też i służbę nauczycieli. Es gibt ganz unterschiedliche Aufgaben. A więc widzimy, są różnorodne zadania. Aber wir alle sind doch auch unterschiedlich. Ale też i my wszyscy bardzo jesteśmy różnorodni. Der eine kann das, der andere kann jenes. Ktoś potrafi to, a ktoś inny potrafi tamto. Und so hat Gott für jeden eine Aufgabe. I tak widzimy, Bóg ma zadanie dla każdego z nas. Und nur wenn alle zusammenarbeiten, kann das Leben in der Versammlung gut funktionieren. I dopiero wtedy, gdy wszyscy będą ze sobą współpracowali, to życie w zgromadzeniu może dobrze funkcjonować. Und dann kann es Lob für Gott geben, auf das er wartet. I dopiero wtedy może być oddawana chwała Bogu, na którą On oczekuje. Was wird das sein, wenn wir am Ziel sind und das in Erfüllung geht, was wir gerade gesungen haben? O, jak to będzie wspaniale, gdy dotrzemy już do naszego celu wędrówki i urzeczywistni się to, co teraz mogliśmy wspólnie zaśpiewać. Wenn wir den Herrn Jesus sehen, wie er ist. Gdy będziemy oglądali Pana Jezusa takim, jakim On jest, dann werden unsere Herzen überfließen in Lob und in Bewunderung und in Dank für ihn. Wtedy nasze serca będą opływały chwałą i podziwem i uwielbieniem dla Niego. Aber da musste ich an Johannes 20 denken. Ale też i muszę pomyśleć o Ewangelii Jana, 20 rozdział. Und da sehen wir, dass wir ein wenig von dem, was wir in der Herrlichkeit erleben, heute schon erleben dürfen. Tam widzimy, że to, co kiedyś będziemy mogli w chwale oglądać, możemy już troszeczkę teraz też i przeżywać. Nämlich dann, wenn wir versammelt sind zu dem Herrn Jesus und er selbst in der Mitte ist. Mianowicie wtedy, gdy jesteśmy zgromadzeni wokoło Pana Jezusa, a On jest pośrodku nas. In Johannes 20, da waren die Jünger versammelt auf diesem Obersaal und er selbst kam in die Mitte. Czytamy tam w Ewangelii Jana 20 rozdział, że uczniowie byli zgromadzeni w tej górnej sali, a On stanął pośrodku nich. Er zeigt ihnen seine Hände und seine Seite. I On im pokazuje Jego dłonie i swój ranny bok. Und da freuten sich die Jünger, als sie den Herrn sahen. I uczniowie ucieszyli się, gdy zobaczyli Pana. Das dürfen wir heute auch erleben, wenn wir versammelt sind zu dem Herrn Jesus hin. My też to możemy dzisiaj przeżywać, gdy będziemy zgromadzeni w imieniu Pana Jezusa. Wir sehen ihn nicht mit unseren natürlichen Augen. Nie będziemy go oglądali naszymi naturalnymi oczami. Aber wir sehen ihn mit den Augen des Glaubens in seinem Wort. Ale my oglądamy go oczami wiary w Jego Słowie. Und dieses Wort, das hatte auch damals in Jerusalem einen Platz. I to Słowo wtedy też w Jerozolimie miało swoje odpowiednie miejsce. Und damit wollen wir uns jetzt beschäftigen und lesen aus Nehemia 8.
I tym chcielibyśmy się też zajmować i czytamy teraz z Księgi Nehemiasza z 8 rozdziału. Nehemia 8, die ersten 12 verse. Przeczytamy od 1 do 12 wiersza. Księga Nehemiasza, 8 rozdział, od 1 do 12 wiersza. Zgromadził się wtedy cały lud co do jednego na placu, który był przed bramą wodną, i uproszono Ezdrasza, pisarza, ażeby przyniósł księgę zakonu mojżeszowego, który Pan nadał Izraelowi. Przyniósł więc Ezdrasz, kapłan, zakon na zgromadzenie złożone z mężczyzn i kobiet, wszystkich, którzy mogli słuchać ze zrozumieniem. A było to pierwszego dnia 7 miesiąca. I czytał z niego na placu, który był przed bramą wodną, od samego świtu aż do południa wobec mężczyzn i kobiet, tych, którzy mogli zrozumieć, a uwaga całego ludu była skupiona na treści zakonu. A Ezdrasz, pisarz, stał na drewnianym podwyższeniu sporządzonym w tym celu. Obok niego zaś stali z prawej strony Matityasz, Szema, Anajasz, Uriasz, Hilkiasz i Masejasz. Z lewej strony natomiast Pedajasz, Miszael, Malkiasz, Haszum, Haszbaddana, Zachariasz i Meszulam. Ezdrasz więc otworzył księgę na oczach całego ludu, stał bowiem wyżej niż cały lud, a gdy ją otworzył, cały lud powstał. Ezdrasz pobłogosławił Pana, wielkiego Boga, a cały lud, podniósłszy swoje ręce, odpowiedział: Amen, Amen. Następnie skłonili swoje głowy i oddali Panu pokłon z twarzami zwróconymi ku ziemi. A Jeszua, Bani, Szerebiasz, Jamin, Akub, Szabataj, Chodiasz, Masejasz, Kelita, Azariasz, Jozabat, Hanan, Pelajasz, Lewici wyjaśniali zakon ludowi, który stał w miejscu. I czytali z księgi zakonu ustęp za ustępem, od razu je wyjaśniając, tak że zrozumiano to, co było czytane. Wtedy Nehemiasz, który był namiestnikiem, oraz Ezdrasz, kapłan i pisarz i lewici, którzy objaśniali lud, rzekli do całego ludu: Dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu waszemu Bogu. Nie smućcie się i nie płaczcie, gdyż cały lud, słuchając postanowień zakonu, płakał. I rzekł do nich: Idźcie, najedźcie się tłustego jadła i napijcie się słodkich napojów. Udzielcie też tym, którzy nic nie przygotowali, gdyż dzień dzisiejszy jest poświęcony naszemu Panu. Nie smućcie się, wszak radość z Pana jest waszą ostoją. Lewici zaś uspokajali cały lud, mówiąc: Uspokójcie się, gdyż dzień dzisiejszy jest święty, nie smućcie się. Rozszedł się więc cały lud, aby się najeść i napić i udzielić innym i urządzić wielką, radosną uroczystość, gdyż zrozumieli słowa, które im podano. Dann lesen wir noch aus Kapitel 10. Kapitel 10, Vers 1. Przeczytamy jeszcze z 10 rozdziału pierwszy wiersz. W związku z tym wszystkim zawieramy i spisujemy umowę, którą po opieczętowaniu podpisują nasi książęta, lewici i kapłani. Und Vers 29 bis 33. I od 29 do 33. Das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, ja. Bis zu dem Vers 33 bei mir, wir verpflichteten uns dazu, ja. Der dritten. Księga Nehemiasza, 10 rozdział, 29 do 33 wiersza. A reszta ludu, kapłani, lewici, odźwierni, śpiewacy, niewolnicy świątynni oraz wszyscy, którzy się odłączyli od obcej ludności, a przyłączyli do zakonu Bożego, ich żony, synowie i córki, wszyscy, którzy mają dostateczne zrozumienie, przyłączają się do swoich braci
do swoich dostojników pod klątwą i przysięgą, że będą postępować według zakonu Bożego, który został nadany za pośrednictwem Mojżesza, sługi Bożego, i że będą przestrzegać i wypełniać wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, Jego prawa i przepisy, że nie będziemy wydawali naszych córek za mąż, za pogan tej ziemi, ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów. A jeśli poganie tej ziemi będą wystawiali na sprzedaż towary i różnorodne zboże w dzień sabatu, nie będziemy go od nich kupować w sabat lub w dzień święta. Zrzekniemy się także plonów w każdym siódmym roku oraz długu od każdego dłużnika. Nakładamy także na siebie zobowiązanie, że rocznie będziemy dawać 1/3 sykla na służbę Bożą w domu Bożym. An dem Ort, wo Gott wohnen möchte, da offenbart etwas von seinen Gedanken. W tym miejscu, w którym Bóg chce zamieszkać, on też i objawia swoje myśli. Das wird schon deutlich in 2. Mose 29. To już jest widoczne w drugiej Księdze Mojżeszowej, w 29 rozdziale. Da wird auch von dem Ort gesprochen, wo Gott wohnen möchte. Tam też jest mowa o tym miejscu, w którym Bóg chce zamieszkać. Es ist der Ort, wo das beständige Brandopfer gebracht wird. Jest to miejsce, w którym będzie składana stała ofiara całopalna. Und da steht in Vers 42. I o tym czytamy w 42 wierszu, 2 Mojżeszowa 29. Dort werde ich mit euch zusammenkommen, dort mit dir zu reden. Czytamy w drugiej połowie tego wiersza, gdzie będę się spotykał z wami i tam będę rozmawiał z tobą. Da wo Gott wohnen möchte, da offenbart seine Gedanken. Tam, gdzie Bóg chce mieszkać, tam też i objawia swoje myśli. So hat auch hier in dem Buch Nehemia Gottes Wort einen großen Platz. Tak też i tutaj w tej przeczytanej księdze Nehemiasza widzimy, że Słowo Boże miało bardzo wielkie znaczenie na swoim miejscu. In Kapitel 8 da lesen wir, dass das Wort Gottes gelesen wird. W tym 8 rozdziale czytamy o tym, że Słowo Boże było przeczytane. Und in Kapitel 9 da lesen wir etwas von dem Gebet. A w 9 rozdziale czytamy o modlitwie. Das sind auch zwei wichtige Dinge in unserem Zusammenkommen. To też są bardzo ważne rzeczy w naszych zgromadzeniach. Möchte gerne noch aus Kolosser 3 etwas zeigen. Chciałbym też i tak pokazać bardzo chętnie jeden wiersz z Kolosan, z drugiego rozdziału. In Kolosser 3 Vers 12 bis 17 finden wir, wie wir uns im Miteinander als Gläubige verhalten sollen. W Kolosan w 3 rozdziale od 12 do 17 wiersza możemy przeczytać, w jaki sposób mamy się zachowywać, gdy jesteśmy ze sobą razem. Und da finden wir in Vers 16 das Wort des Christus. I w 16 wierszu stwierdzamy, zapisane jest Słowo Chrystusowe. Da finden wir am Ende von Vers 16 Lieder. Pod koniec 16 wiersza znajdujemy pieśni. Und dann finden wir in Vers 17 das Gebet, danksagend Gott dem Vater. I w 17 wierszu oglądamy modlitwę, która jest zawarta w tych słowach, dziękując przez Niego Bogu Ojcu. Das sind die großen, drei großen Elemente in unserem Zusammenkommen, das Wort, die Lieder, das Gebet. To są te trzy bardzo ważne elementy w naszych zgromadzeniach, Słowo Boże, pieśni i modlitwy. Es kann eigentlich gar nicht anders sein, wenn die Mauer gebaut wird, dass dann ein Verlangen nach Gottes Wort entsteht. Nie może w zasadzie inaczej być, bo gdy ten mur został odbudowany, to powstało pragnienie za Słowem Bożym. Und so beginnt hier Kapitel 8, dass das Volk sich versammelt in Jerusalem, Gottes Wort zu hören. I tak od tego rozpoczyna się 8 rozdział, gdzie czytamy o tym, że lud zgromadził się w Jerozolimie, aby słuchać Słowa Bożego. Und sie versammelten sich auf dem Platz vor dem Wassertor. I zgromadzili się na placu przed bramą wodną.
Da sehen wir wieder eine Bestätigung, dass das Wassertor von dem Wort Gottes spricht. I znowu znajdujemy tutaj potwierdzenie, że ta brama wodna obrazowo wskazuje nam na Słowo Boże. Und dann sprechen sie zu dem Ezra. I czytamy o tym, że to lud zwrócił się z prośbą do Ezrasza. Nicht Ezra beginnt, sondern die Initiative kommt von dem Volk. To nie Ezdrasz zaczął tą sprawę, ale inicjatywa rozpoczęła się ze strony ludu. Da sehen wir, wie sie wirklich ein Interesse haben, Gottes Wort zu hören. I w tym widzimy, jak oni byli naprawdę zainteresowani, aby posłuchać Słowa Bożego. Haben wir auch noch dieses Interesse? Czy i my też posiadamy takie zainteresowanie? Man beobachtet leider, dass die jungen Leute in der Welt kaum noch etwas lesen. Obserwuje się, że młodzi ludzie w świecie prawie że już niczego nie czytają. Sie können sich vieles anschauen, aber sie können gar nicht mehr so gut lesen. Ta młodzież bardzo wiele rzeczy przyjmuje wzrokowo, ale prawie że nie potrafią czytać. Aber wir wollen doch gerne Interesse haben für Gottes Wort und dieses Wort auch lesen. Ale my powinniśmy wykazać się zainteresowaniem dla Słowa Bożego i to Słowo Boże z pragnieniem czytać. Wir wollen uns persönlich Zeit nehmen für das Wort Gottes. Powinniśmy sobie zarezerwować swój prywatny czas, aby czytać Słowo Boże. Wir wollen es wirklich lesen in den Familien. Ale również chcielibyśmy też rzeczywiście czytać Słowo Boże w naszych rodzinach społecznie. Vielleicht in Verbindung mit einer Mahlzeit. A możemy to też czynić dodatkowo jeszcze w połączeniu z posiłkiem. Oder vielleicht abends, bevor die Kinder ins Bett gehen. Albo wieczorem, zanim dzieci udadzą się do swoich łóżek. Wie wichtig ist das, dass wir Gottes Wort lesen in unseren Häusern. Jakże to jest ważne, abyśmy Słowo Boże czytali w domach naszych. Und wir wollen auch Gottes Wort Interesse dafür haben in den Zusammenkünften. A my też powinniśmy wykazywać zainteresowanie Słowem Bożym w naszych zgromadzeniach. Jetzt sprechen Sie zu Ezra, dem Schriftgelehrten. I oni teraz przemówili do Ezdrasza, do nauczonego w Piśmie. Ich finde das so schön, wie Ezra und Nehemia zusammenarbeiten. Ja to bardzo cenię, że Ezdrasz i ten Nehemiasz tak blisko ze sobą współpracowali. Bisher war Nehemia derjenige gewesen, der an dieser Arbeit der Anführer war. Dotychczas to Nehemiasz był tym, który był przywódcą w wykonywaniu tej pracy. Aber jetzt weiß Nehemia, wenn es darum geht, das Wort Gottes zu lesen, dann ist es Ezra, der dafür geeignet ist. Ale Nehemiasz też teraz już wie o tym, że jeśli chodzi o Słowo Boże, to Ezdrasz jest tym, który jest do tego najbardziej odpowiednią osobą. Nehemia sagt nicht, das möchte ich aber jetzt auch machen, ich kann ja auch lesen. Nehemiasz przecież nie powiedział, ja chciałbym to teraz też wykonywać, ja też potrafię czytać. Nein, diese Aufgabe ist für Ezra den Schriftgelehrten. Nie, to zadanie było przeznaczone dla Ezdrasza, który był nauczonym w Piśmie. Wie gut, wenn es auch heute Schriftgelehrte gibt. Jak to dobrze, że i dzisiaj, tak w cudzysłowie mówiąc, są tacy nauczeni w Piśmie. Die sich wirklich beschäftigt haben mit Gottes Wort. Tacy, którzy rzeczywiście zajmowali się Słowem Bożym. Denen selber etwas groß geworden ist aus der Bibel. Którym to osobiście najpierw coś stało się bardzo ważne i wielkie, co znaleźli w Biblii osobiście. Sie können dann weitergeben an andere. I tylko tacy mogą to dalej przekazać innym. So bringt Ezra also in Vers 2 das Buch des Gesetzes Moses. I czytamy, że Ezra w drugim wierszu, że Ezra przyniósł księgę zakonu Bożego. Und es sind alle da, Männer und Frauen, alle die Verständnis haben. I wszyscy są tam zgromadzeni, zarówno mężczyźni, jak i kobiety, wszyscy ci, którzy potrafią słuchać ze zrozumieniem. Wenn wir mal Kapitel 12 Vers 43 anschauen, gdy przyjrzymy się treści 12 rozdziału, das ist der Tag, wo die Mauer eingeweiht wird. W 43 wierszu oglądamy dzień, w którym był poświęcony, zbudowany mur. Und da steht auch die Frauen und die Kinder freuten sich.
Czytamy w środku tego wiersza, że kobiety i dzieci radowały się. Und deshalb können wir davon ausgehen, dass auch hier in Kapitel 8 auch die Kinder dabei waren, alle, die Verständnis hatten. I z tego możemy też wyciągnąć wniosek, że tutaj w 8 rozdziale również wśród tych mężczyzn i kobiet znajdowały się dzieci, które potrafiły zrozumieć treść przeczytanego Słowa Bożego. Auch heute gehören die Kinder dazu, wenn wir zusammenkommen, um Gottes Wort zu hören. Dzisiaj też wszystkie dzieci należą do tego miejsca, w którym my zgromadzamy się, aby słuchać Słowa Bożego. In Vers 3 liest der Ezra dann das Gesetz vom Morgen bis zum Mittag. W wierszu trzecim czytamy o tym, że Ezdrasz przeczytał ze Słowa Bożego od świtania aż do południa. Einen halben Tag wird gelesen. Pół dnia czytał. Und die Ohren des ganzen Volkes waren auf das Gesetz gerichtet. I czytamy o tym, że uszy wszystkich były skierowane, aby pilnie słuchać zakonu Pańskiego. Was für ein Interesse, was für ein Eifer, Gottes Wort zu hören. Jakież wielkie zainteresowanie i wielka pilność, aby posłuchać Słowa Bożego. In Vers 4 lesen wir, dass Ezra auf einem Holzgerüst stand. Czytamy w wierszu czwartym, że Ezdrasz był stał na drewnianym podwyższeniu. Man sollte ihn gut hören und auch sehen können. Po to, aby go dobrze słyszano i widziano. Damit man aufmerksam hören konnte. Po to, aby można było słuchać uważnie. Aber dann werden uns am Ende von Vers 4 insgesamt 13 Namen genannt. A pod koniec czwartego wiersza w sumie wymienionych zostało tutaj 13 imion. Ezra steht nicht alleine da, als er das Wort, das Gesetz liest. Ezrasz nie stał samotnie tam na tym drewnianym podwyższeniu, czytając Słowo Boże. Auf der einen Seite stehen 6 Männer. Po jednej stronie jego, przy jednym boku 6 mężów stanęło. Und auf der anderen Seite stehen 7 Männer. A przy jego drugim boku stanęło 7 mężów. Was bedeutet das? Co to oznacza? Ezra steht nicht in der Mitte. Że Ezdrasz nie stoi po środku. Was steht in der Mitte? Co jest po środku? Das Wort Gottes. Słowo Boże. Nicht der, der es redet, steht in der Mitte. Nie ten, który przemawia, jest po środku. Es geht um Gottes Wort und dieses Wort, das steht in der Mitte. Tu chodzi o Słowo Boże, o to Słowo, które ma być po środku. Und so öffnet Ezra in Vers 5 das Buch vor den Augen des ganzen Volkes. I tak czytamy w 5 wierszu, że Ezdrasz otworzył tą księgę na oczach całego ludu. Und dann steht das ganze Volk auf. I wtedy cały naród wstał. Das zeigt etwas von der Ehrfurcht, die sie vor Gottes Wort haben. To wszystko wskazuje na tą cześć, bojaźń, którą oni wykazywali w stosunku do Słowa Bożego. Sie wissen, das ist nicht irgendein Buch. Oni dobrze wiedzieli, że to nie jest jakaś tam książka. Es ist Gottes Wort, der große, allmächtige Gott, der hat es gegeben. Jest to księga tego wszechmocnego Boga, który on swojemu ludowi darował. Und vor diesem Wort haben sie Respekt. Oni mieli respekt przed tym Słowem Bożym. Und deshalb stehen sie auf. Dlatego wstali. In Vers 6 sehen wir, dass das Lesen dieses Wortes verbunden ist mit Dank an Gott. I w następnym wierszu oglądamy, że czytanie tego Słowa Bożego było połączone z oddawaniem dziękczynienia Bogu. Ezra pries den Herrn und das ganze Volk antwortet ihm. Czytamy, Ezdrasz pobłogosławił Pana, a cały lud odpowiedział mu. In Vers 8 lernen wir dann, wie das Gesetz gelesen wird. W wierszu 8 czytamy, w jaki sposób te słowa zakonu były czytane. Es wird deutlich gelesen. Czytamy, że były dobitnie jasno czytane. Und dann wird der Sinn angegeben, so dass man das Gelesene verstand. A następnie były wyjaśniane treść i sens tych słów, aby można było zrozumieć, co było czytane. Das Volk war viele Jahre in der Gefangenschaft in Babylon gewesen. A to dlatego, że ten naród znajdował się wiele lat w niewoli babilońskiej. Dort waren auch Kinder geboren. W czasie tej niewoli narodziły się oczywiście dzieci. Wahrscheinlich hatten sie die Sprache von Babylon gelernt.
Prawdopodobnie oni zaczęli się uczyć już więcej tego języka babilońskiego. Vielleicht kannten sie die Sprache, in der das Gesetz geschrieben war, gar nicht mehr gut. I prawdopodobnie już nie znali dokładnie tego języka, w jakim był spisany zakon pański. Und deswegen wurde der Sinn angegeben, dass sie es auch verstehen. I dlatego musiała być wyjaśniona treść tego, co było przeczytane, aby wszyscy mogli sens tego przeczytanego zrozumieć. Und so sehen wir, wie Gottes Wort einen Weg bei uns nimmt. I tak widzimy, jak Słowo Boże wybiera odpowiednią drogę, aby do nas dotrzeć. Es kommt über unsere Ohren, dass man es hört. Ono wnika do nas przez nasze uszy, abyśmy je słyszeli. Es kommt über unseren Verstand, denn wir müssen es verstehen. Musi przejść przez nasz rozum, abyśmy je zrozumieli. Aber dann muss es auch unser Herz erreichen. Ale musi dotrzeć do naszego serca. Letzte Woche sprach ich mit einem Bruder. W zeszłym tygodniu rozmawiałem z jednym z braci. Er hat gesagt, früher habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. On powiedział, że dawniej zaczynałem czytać Biblię. Dann war ich auch erstaunt und habe verstanden, was da steht. Byłem zadziwiony jego treścią i rozumiałem, co tam jest napisane. Und dann bin ich zu anderen hingegangen und habe ihnen etwas davon gesagt. I poszedłem kiedyś do kogoś innego i o tym zacząłem mu opowiadać, co przeczytałem. Aber ich war erstaunt, sie wollten mich gar nicht hören. A byłem zdziwiony, oni w ogóle nie chcieli mnie słuchać. Dann sagte er, eines Tages kam ein Bruder zu mir. I powiedział jeszcze dalej, pewnego dnia przybył do mnie jeden z braci. Und er sagte, bei dir ist das Wort Gottes 20 cm zu hoch. I powiedział mi, u ciebie Słowo Boże znajduje się o 20 cm za wysoko. Was bedeutet das? Co to oznaczało? Es war nur hier im Kopf. To słowo było tutaj, w głowie. Und es musste 20 cm tiefer ins Herz kommen. A ono musi spłynąć o 20 cm niżej do mojego serca. Da hat er verstanden, worauf es ankommt. I ten brat dopiero wtedy zrozumiał, o co tutaj chodzi. Gottes Wort, das müssen wir gut verstehen und dafür sind wir dankbar, dass Gott uns einen Verstand gegeben hat. My musimy naturalnie rozumieć Słowo Boże i za to jesteśmy Bogu wdzięczni, że nam dał rozum. Aber Gottes Wort muss unser Herz erreichen, da wo unsere Zuneigungen sind. Ale Słowo Boże również musi dotrzeć do naszego serca, tam, do tego ośrodka naszych uczuć. Und dann wird es über unser Herz, die Hände und die Füße und den Mund und alles lenken. Dopiero tam, te Słowo, osiągając serce, będzie kierowało wszystkimi naszymi członkami, czyli naszymi ustami, naszymi nogami, naszymi rękami. Denn Salomo sagt, von dem Herzen sind die Ausgänge des Lebens. Dlatego, że Salomon kiedyś powiedział, że ze serca pochodzą wszystkie drogi życia. Ich möchte dazu noch einen Vers aus Apostelgeschichte 16 lesen. Chciałbym przeczytać jeszcze jeden wiersz z Dziejów Apostolskich z 16 rozdziału. Apostelgeschichte 16, Vers 14. Dzieje Apostolskie, 16 rozdział, 14 wiersz. Przysłuchiwała się też pewna bogobojna niewiasta imieniem Lidia z miasta Tiatyry, sprzedawczyni purpury, której Pan otworzył serce, tak iż się skłaniała do tego, co Paweł mówił. Drei Dinge werden in diesem Vers aufgetan. Tutaj wymienione są trzy rzeczy w tym wierszu. Paulus, der Diener, kommt seiner Verantwortung nach und tut seinen Mund auf. Paweł, sługa Boży, on odpowiednio do odpowiedzialności otwiera swoje usta i wypowiada słowa Boże. Und er redet das Wort. I głosi słowo Boże. Lydia kommt ihrer Verantwortung nach und macht ihre Ohren auf. Lidia stanęła na wysokości zadania i odpowiedzialnie postępując otworzyła swoje uszy. Und dann öffnet der Herr ihr Herz. A wtedy Pan otworzył jej serce. Und dann versteht sie mit ihrem Herzen, was Paulus redet und sie lässt sich taufen. I wtedy ona zrozumiała wszystko swoim sercem i kazała, czy prosiła, aby mogła być ochrzczona. Und so ist es auch bei uns, wir müssen hören, verstehen,
aber dann muss das Herz erreicht werden, damit wir auch tun, was Gott uns sagt. Tak też i musi być w naszym przypadku. Musimy słyszeć naszymi uszami, musimy rozumieć naszym rozumem, ale musi też i to słowo dotrzeć do naszego serca, aby serce kierowało naszymi członkami, aby postępować zgodnie ze Słowem Bożym. Da möchte ich noch an 1. Korinther 2, Vers 12 erinnern. A chciałbym jeszcze też i przypomnieć wiersz, który jest zapisany w pierwszym liście do Koryntian, w drugim rozdziale. 1. Korinther 2, Vers 12, da sagt Paulus, wie wir überhaupt die Dinge verstehen können, die Gott uns gibt. W 12. wierszu Paweł tutaj mówi, w jaki sposób mamy rozumieć te rzeczy, które Bóg do nas kieruje. Wir haben den Geist empfangen, der aus Gott ist, den Heiligen Geist. My otrzymaliśmy Ducha, który jest z Boga, Ducha Świętego. Und deshalb kennen wir die Dinge, die uns von Gott geschenkt sind. I dlatego my znamy te rzeczy, które zostały nam podarowane od Boga. Der natürliche Mensch, der kann das nicht verstehen. Cielesny człowiek nie jest w stanie tych rzeczy zrozumieć. Aber wir haben den Geist Gottes und können sein Wort verstehen. Ale my mamy Ducha Bożego i potrafimy Jego Słowo zrozumieć. Aber wir sehen hier auch in Nehemia 8, wie wichtig es für den ist, der das Wort redet, dass es verständlich ist. Ale tu z tego ósmego rozdziału Nehemiasza widzimy wyraźnie, jak ważne to jest dla każdego mówiącego, aby on wiedział, że ci, którzy go słuchają, rozumieją to, co on mówi. Jetzt finden wir in den nächsten Versen bis Kapitel 10 verschiedene Auswirkungen des Wortes Gottes. I w następnych wierszach, aż do 10 rozdziału, możemy oglądać skutki działania Słowa Bożego. Gottes Wort, das bewirkt etwas. Słowo Boże zaczęło wykonywać swoje dzieło. Auch heute noch bei uns? Czy jeszcze dzisiaj wśród nas też? Wie oft hören wir Gottes Wort? Jakże często my słyszymy Słowo Boże? Bewirkt es auch noch etwas? Czy ono jeszcze coś w nas sprawia, wykonuje? Manchmal gehen wir raus und wenn wir vom Parkplatz fahren, haben wir alles schon wieder vergessen. Czasami wychodzimy z tej sali i gdy już wyjeżdżamy z parkingu, to o wszystkim zapomnieliśmy, co było mówione. Das ist so, wie Jakobus schreibt, einer, der in den Spiegel schaut und dann schnell wieder alles vergisst. Wtedy powodzi się nam tak, jak temu, o którym opisuje Jakub, który spojrzał w lustro, zobaczył swoje odbicie, gdy się odwrócił, o wszystkim zapomniał. Aber wenn wir Gottes Wort hören und tun, dann hat es gesegnete Folgen. Ale gdy my Słowo Boże słyszymy i czynimy według Niego, to to ma błogosławione oddziaływanie na nas. Das erste, was wir in Vers 9 finden, ist, dieser Tag ist dem Herrn, eurem Gott, heilig. I następną rzecz, którą czytamy w 9 wierszu w połowie, dzień dzisiejszy jest poświęcony Panu waszemu Bogu. Wenn Gottes Wort wirkt, dann bekommt Gott seinen Teil. Gdy Słowo Boże działa, to i Bóg otrzymuje swój dział. Wir haben das schon in Vers 6 gelesen, der Herr wird gepriesen. Już o tym czytaliśmy w wierszu 6, że był wysławiany Pan. Dieser Tag ist dem Herrn heilig, er ist für ihn. Ten dzień jest święty dla Boga, on jest dla niego przeznaczony. Ich weiß nicht, welcher Tag das hier in der Woche war in Nehemia 8. Nie wiem, jaki to był dzień tygodnia tutaj opisany w tym 8. rozdziale Nehemiasza. Aber es gibt heute auch einen Tag, der dem Herrn gehört. Ale w dzisiejszych czasach też jest jeden taki dzień, który należy Panu. Das ist der Sonntag, der erste Tag der Woche. To jest niedziela, ten pierwszy dzień tygodnia. An diesem Tag sind wir auch gewohnt, Gottes Wort zu hören. W tym dniu jesteśmy też i tutaj zgromadzeni, aby słuchać Słowa Bożego. Verstehen wir auch noch, dass dieser Tag, der ganze Tag, dem Herrn gehört? Czy my jeszcze o tym pamiętamy, że ten dzień Pański należy w całości do Pana? Wir wollen jeden Tag dem Herrn Jesus zur Ehre sein. Naturalnie każdy dzień tygodnia mamy żyć tak, aby on był spędzony ku chwale Pana. Aber der Sonntag ist doch ein besonderer Tag. Ale niedziela jest szczególnego rodzaju dniem. Er ist anders als der Samstag, denn er ist der Tag, der dem Herrn gehört.
Ona jest inna niż sobota, bo to jest dzień, który należy do Pana. Und deshalb wollen wir uns auch an diesem Tag so verhalten, wie es für diesen Tag gut und richtig ist. I dlatego chciejmy się w tym dniu tak zachowywać, jak to jest właściwe i dobre w oczach Pana. Nun das Volk, das weint, als es die Worte des Gesetzes hört. Czytaliśmy o tym, że lud płakał, gdy słyszał słowa zakonu Bożego. Warum weint das Volk? Dlaczego ten naród zapłakał? Weil sie merken, das was Gott in dem Gesetz gesagt hat und unser Leben, die sind weit auseinander. Dlatego, że oni zauważyli, że to, co Bóg w tym zakonie zapisał, a ich własne życie, to są dwie różne rzeczy od siebie daleko oddalone. Aber diese Betrübnis, die gefällt Gott. Ale ten rodzaj zasmucenia podoba się właśnie Bogu. Diese Betrübnis, die bewirkt Buße bei dem Volk. Bo ten rodzaj zasmucenia wywołał również i pokutę u tego narodu. Dass sie in ihrem Leben wieder in Übereinstimmung kommen mit Gottes Wort. Bo oni zapragnęli również w swoim życiu żyć tak, jak byłoby to w jednomyślności z myślą Bożą. Und deshalb sagt jetzt Gott durch seine Diener, seid nicht traurig. I dlatego Bóg kazał powiedzieć przez swoich sług, nie smućcie się. Es ist ein Tag der Freude. Jest to dzień radości. Geht hin, esset fettes und trinket süßes. Idźcie i jedźcie rzeczy tłuste i pijcie napoje słodkie. Das ist die zweite Auswirkung des Wortes Gottes. Es gibt Genuss und Freude für den, der sich damit beschäftigt. To jest właśnie drugi rodzaj oddziaływania Słowa Bożego na tego, który je słucha, bo dla niego wtedy jest radość i korzystanie z tego, co Bóg mu daje. Aber dann sagt Gott auch, denkt nicht nur an euch. Ale wtedy Bóg powiedział, nie myślcie tylko o samych sobie. Denkt auch an die anderen und bringt ihnen auch etwas, die nicht kommen konnten. Pomyślcie również też i o innych, o takich, którzy nie mogli tutaj przybyć. Sendet Teile denen, für die nichts zubereitet ist. Posyłajcie cząstkę podarunku też i tym, którzy nie było to dane tu przybyć. Ein schönes Beispiel finden wir im Buch Ruth. Bardzo piękny przykład na to znajdujemy też i w księdze Rut. Da sammelt Ruth mit Energie und Eifer auf dem Feld von Boas. Czytamy o tym, że Ruth gromadziła, pracowała na tym polu Boaza i gromadziła kłosy. Und dann steht am Ende von Kapitel 2 Vers 14, sie isst und sie wird satt und sie lässt übrig. Czytamy w drugim rozdziale pod koniec 14 wiersza i najadła się dosyta i jeszcze jej zostało. Also Ruth selbst wird gesättigt. A więc czytamy o tym, że Rut sama się nasyciła, aber es bleibt auch übrig. Ale jeszcze jej pozostało. Und in Vers 17 da schlägt sie auf, was sie aufgelesen hat und sie bringt es ihrer Schwiegermutter. W 17 wierszu czytamy, że to wszystko, co zebrała na polu, wymłóciła i zabrała do swojej teściowej. Und in Vers 18 steht auch das, was sie beim Essen übrig gelassen hatte, nimmt sie mit und bringt es ihr. Pod koniec 18 wiersza czytamy też i o tym i wyjęła jeszcze to, co pozostało jej z posiłku i dała teściowej. So dürfen wir selber einen Segen bekommen, aber wir dürfen diesen Segen auch weitergeben. Tak też i my możemy sami odebrać błogosławieństwo, ale możemy też i je dalej przekazywać. Vielleicht ist jemand da, der die Versammlungsstunden nicht besuchen kann. Może też i jest ktoś taki, kto nie może odwiedzać godzin zgromadzenia. Wie wird sich freuen, wenn ihn jemand besucht und ihm davon erzählt? Jakże on by cieszył się, gdyby ktoś z was go odwiedził i opowiadał mu o tym, co słyszał. Am Ende von Vers 10 steht dieser bekannte Vers: Die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. A pod koniec 10 wiersza czytamy te znane słowa: Radość z Pana jest waszą siłą. U nas jest napisane ostoją. Das sehen wir auch in diesem Buch in Kapitel 12. To oglądamy również w tej księdze w 12 rozdziale. Die Mauer war gebaut. Mur został zbudowany. Und jetzt werden die Leviten
bestellt, um die Mauer einzuweihen. I teraz zostali postanowieni odpowiedni lewici, aby poświęcić ten mur. Da steht in Vers 27, dass die Einweihung mit Freuden und mit Lobliedern und mit Gesang, mit Zimbeln, Harfen und Lauten gefeiert werden soll. I w połowie tego 27 wiersza czytamy, że mają tego dokonać w radosnym nastroju, przy pieśniach pochwalnych i grze na cymbałach, harfach i lutniach. Da ist diese Freude zu finden bei der Einweihung der Mauer. Tam była wielka radość w czasie poświęcenia tego muru. Und am Ende von Vers 43 steht, die Freude Jerusalems wurde bis in die Ferne gehört. A w 43 wierszu czytamy, że radość i okrzyki radości były z daleka słyszane. Was für ein Zeugnis ging aus von dieser Stadt und diesem Volk. Jak wielkie świadectwo wypływało z tego miasta i z tego narodu. So bewirkt Gottes Wort diese Freude und diese Freude, die gibt uns Kraft und Stärke. Tak, Bóg sprawia tą radość, a ta radość daje nam siłę i moc. In Vers 14 finden wir dann eine vierte Auswirkung des Wortes Gottes. W 14 wierszu czytamy o czwartym rodzaju działania Słowa Bożego. Und das ist, Gottes Wort bewirkt Gehorsam. A mianowicie to, że Słowo Boże sprawia posłuszeństwo. Im siebten Monat hatten sie sich hier getroffen vor dem Wassertor. Oni w siódmym miesiącu spotkali się przed tą bramą wodną. Und dann lesen sie im Wort Gottes, dass im siebten Monat das Laubhüttenfest gefeiert werden soll. I oni czytali w Słowie Bożym, że w siódmym miesiącu ma być obchodzone święto szałasów. Sie lesen es und sie sind sofort gehorsam. Oni o tym przeczytali i natychmiast temu słowu byli posłuszni. Sie holen Zweige, bauen sich diese Hütten und feiern das Fest, wie Gott es gesagt hat. Oni teraz naścinali gałęzi i zbudowali sobie z tych gałęzi szałasy i obchodzili to święto radości, tak jak Pan to przewidział. In Vers 17 am Ende steht, sie hatten so nicht getan seit den Tagen Josuas. Pod koniec 17 wiersza czytamy o tym, że oni tego nie wykonywali od czasów Jozuego. Das ist ungefähr 950 Jahre her. To mniej więcej upłynęło 950 lat. So lange Zeit ist zwischen Josua und Nehemiah. Tyle czasu upłynęło od Jozuego do Nehemiasza. Unter Josua waren zwischen 2 und 3 Millionen zu dem Volk Israel gehörig. Za czasów Jozuego do tego ludu Bożego należało około 2 do 3 milionów. Hier sind es nur noch ungefähr 43-44.000. Tutaj oglądamy w księdze Nehemiasza około 43-44 tysiące. Und doch feiern sie dieses Fest auf eine Art und Weise, dass Gott sagt, so hatten sie es nicht mehr getan seit Josua. A jednak oni w posłuszeństwie to święto tak obchodzili, że Bóg powiedział, że nie było ono obchodzone od czasów Jozuego. Dieses Volk, das fühlte sich schwach. Ten naród czuł się, że jest bardzo słabym. Aber Gott sieht ihre Herzen und sieht ihre Freude. Ale Bóg widział ich serca i widział ich radość. Wir denken auch, wir sind schwach im Vergleich zu den Tagen der ersten Christen. Tak też i my widzimy, że i my jesteśmy słabymi w stosunku do tych chrześcijan z pierwszych czasów chrześcijaństwa. Und das ist auch richtig. Wir haben allen Grund dazu. I to jest też i prawda, bo mamy wszelkie powody do tego, aby tak myśleć. Aber das ist kein Grund für uns aufzugeben. Ale to wcale nie jest powód, abyśmy zrezygnowali. Wenn wir mit einem aufrichtigen Herzen Gottes Wort gehorsam sind, dann sieht Gott unser Herz. Jeżeli szczerym sercem będziemy posłuszni Słowu Bożemu, to Bóg będzie widział nasze serce. Und dann freut er sich über das, was er in unseren Herzen sieht. I wtedy będzie cieszył się z tego, co on będzie widział w naszych sercach. Und dann kann es sein, dass das, was in großer Schwachheit aus aufrichtigen Herzen kommt, dass es vor Gott mehr ist als Tage großer Kraft. I wtedy może tak się stać, że to, co w dniach tej wielkiej słabości, ale w szczerości zostało wykonane przez Bogiem,
to będzie dla niego stanowiło większą radość niż gdy były dni wielkiej mocy. In Kapitel 9 Vers 1 finden wir dann eine weitere Auswirkung des Wortes Gottes. W 9 rozdziale Nehemiasza w pierwszym wierszu czytamy o następnym oddziaływaniu słowa Bożego. Man versammelt sich unter Fasten und in Sacktuch gekleidet und mit Erde auf den Häuptern. Zgromadził się Izrael poszcząc, będąc odziany w wory pokutne i z głowami posypanymi prochem. Das ist eine echte Betrübnis über das eigene Versagen. Oglądamy tutaj szczere zasmucenie z powodu tego, że samemu się zawiodło. Man beugt sich über den eigenen Ungehorsam. Uniżamy się pod działaniem czy pod świadomością naszego własnego nieposłuszeństwa. Aber es bleibt nicht bei dieser Trauer, es folgen auch Taten. Ale nie tylko pozostało to w formie tego smutku, bo i nastąpiły czyny. In Vers 2, da sondern sie sich ab von den Kindern der Fremde. W wierszu drugim czytamy, że Izraelici odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Sie hatten ihre Söhne für ihre Söhne Töchter von den umliegenden Völkern genommen. Bo oni wzięli za żony dla swoich synów córki z tych okolicznych narodów. Und sie hatten ihre Töchter den Söhnen der fremden Völker gegeben. I również swoje własne córki darowali za żony dla synów tych okolicznych narodów. Und Gott hatte gesagt, das soll nicht sein. A Bóg przecież powiedział, że tak nie powinno być. Und jetzt sondern sie sich ab von den Kindern der Fremde. I tutaj czytamy, że odłączyli się od wszystkich obcoplemieńców. Und sie bekennen ihre Sünden. I powstali i wyznawali swoje grzechy. Es hat in der Bibel manche Männer gegeben, die haben eine Trauer über ihre Sünden gezeigt. W Biblii czytamy o kilku mężach, którzy okazali szczery smutek z powodu swoich grzechów. Saul hat eine gewisse Trauer darüber gezeigt, dass geopfert hat, obwohl es nicht durfte. Saul też okazał pewnego rodzaju smutek, że on składał ofiarę pomimo tego, że nie było mu wolno tego czynić. Esau hat Trauer und Tränen gezeigt, als den Segen nicht bekommen hat. Ezaw też i płakał i był wielce zasmucony, że nie otrzymał błogosławieństwa ojcowskiego. Aber diese äußere Trauer genügt nicht. Ale ten zewnętrzny wyraz smutku nie jest wystarczający. Es gibt auch manche Beispiele in der Bibel, wo jemand ein äußeres Bekenntnis abgelegt hat. O, nie jeden jest przykład w Biblii, że ktoś tylko zewnętrznie wyznaje coś. Wo jemand gesagt hat, ich habe gesündigt. Gdy ktoś mówi, zgrzeszyłem. Zum Beispiel der Pharao. Na przykład mówił tak Faraon. Oder auch wieder Saul. Albo może też wspomnijmy ponownie Saula. Auch Achan in Josua 7. Również i Achan to powiedział w Jozuego w 7 rozdziale. Aber auch ein äußeres Bekenntnis genügt nicht. Ale jeszcze raz to powtarzam, zewnętrzne wyznanie, takie puste wyznanie nie wystarcza. Salomo schreibt in den Sprüchen, wer seine Übertretungen bekennt und sie lässt. Salomon napisał w Przypowieściach, kto wyznaje swoją nieprawość i zostawia ją, nie czyni jej więcej. Da steht in Sprüche 28, Vers 13. W 28 rozdziale Przypowieści, w 13 wierszu jest to napisane. Dwudziesty ósmy rozdział Przypowieści, w 13 wierszu. Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia. Wie schön, dass dieses Volk es hier so getan hat. Jakie to jest piękne, że ten naród w księdze Nehemiasza tak właśnie uczynił. Und sie haben es getan mit Eifer. I oni to z wielkim zaangażowaniem uczynili. In Vers 3 steht, dass sie ein Viertel des Tages im Buch des Gesetzes gelesen haben.
wierszu trzecim czytamy o tym, że oni przez ćwierć dnia czytali z Księgi Zakonu Pana. Und ein anderes Viertel des Tages haben sie ihre Sünden bekannt. A przez następną ćwierć dnia wyznawali swoje grzechy. Und dann kommt noch eine Wirkung des Wortes, die haben wir in Kapitel 10 gelesen. I jeszcze raz możemy zauważyć działanie Słowa Bożego, o którym czytaliśmy w rozdziale 10. Sie schlossen einen festen Bund. Oni zawarli bardzo poważny związek, czy przymierze zawarli, dass sie ab jetzt dem Herrn nachfolgen wollten. Że od teraz chcą naśladować Pana. Nun, es ist die Zeit des Alten Testamentes. Tak, my wiemy, że to jest opisany tutaj czas Starego Testamentu. Da hatte Gott auch einen Bund mit seinem Volk gemacht. Wiemy, że też Bóg zawarł przymierze ze swoim narodem. Er wird in der Zukunft auch einmal einen neuen Bund mit Israel machen. On też i kiedyś w przyszłości zawrze nowe przymierze z Izraelem. Davon lesen wir in Hebräer 8. O tym czytamy w Hebrajczyku w 8 rozdziale. Insofern passt das zu der damaligen Zeit, dass sie einen solchen Bund machten. I to na tyle właśnie zgadza się z tym tamtejszym czasem, że oni zawarli przymierze. Mit uns hat Gott keinen Bund gemacht. Ale z nami Bóg nie zawierał przymierza. Und so machen wir auch keinen Bund, wo wir alle eine Unterschrift leisten. Też i my nie zawieramy pisemnego przymierza, pod którym nie składamy podpisów naszych. Aber wir dürfen einen festen Herzensentschluss fassen. Ale my możemy podjąć w naszym sercu serdeczne postanowienie. So wie Barnabas die Gläubigen ermahnt, mit Herzensentschluss bei dem Herrn zu verharren. Tak też jak i Barnabasz zachęcał wierzących do tego, aby oni szczerym sercem trwali przy Panu. Oder so wie Daniel einen Entschluss gefasst hat, einen Herzensentschluss, sich nicht zu verunreinigen. Albo też i podobnie jak to uczynił Daniel, który w swoim sercu postanowił bardzo mocno, że nie zanieczyści się pokarmami stołu królewskiego. Wir sehen in diesem Bund also die Energie und Entschiedenheit, mit der sie jetzt Gott nachfolgen wollten. I w tym przymierzu oglądamy też i te zdecydowanie i tą chęć pójścia za wolą Bożą. In Vers 29 haben wir gelesen, dass sie sich absonderten von den Völkern. W wierszu 29 czytaliśmy o tym, że oni odłączyli się od tych obcych narodów. Wir sehen da, dass Absonderung zwei Seiten hat. W tym oglądamy, że to odosobnienie ma też i dwie strony. Wir lesen, dass sie sich absondern von den Völkern der Länder. Czytamy o tym, że oni się odosobnili od ludów tej ziemi. Das ist die eine Seite, von etwas weg. To jest jedna strona, czyli odosobnić się od czegoś. Aber dann lesen wir auch abgesondert zum Gesetz Gottes. Ale dalej czytamy, że odosobnili się dla zakonu Bożego, czy do zakonu. Und das ist die positive Seite der Absonderung zu etwas hin. I to jest właśnie pozytywna strona tego odosobnienia, żeby być odosobnionym do czegoś. Und das wollen wir uns jetzt fest in unser Herz fassen. I to właśnie powinniśmy mocno sobie zapisać w sercu. Wir wollen zu dem Herrn Jesus hingehen. My chcielibyśmy iść do Pana Jezusa. So wie Paulus, nein, nicht Paulus, wie der Schreiber des Hebräerbriefes in Hebräer 13 schreibt, lasst uns zu ihm hinausgehen. Tak jak też i pisarz listu do Hebrajczyków w 13 rozdziale napisał, idźmy do niego. Und wenn wir zu dem Herrn Jesus hingehen, a gdy my pójdziemy do Pana Jezusa, dann gehen wir automatisch von allem anderen weg, was nicht zu ihm gehört. Wtedy automatycznie będziemy odchodzili od wszystkich rzeczy, które nie należą do Pana. Wenn ich jetzt zu dieser Tür hingehe, gehe ich weg von ihr. Jeżeli ja teraz pójdę do tych drzwi przede mną, to znaczy, że ja odejdę z tego miejsca, w którym teraz stoję. Und das ist immer das, was Gott bewirken möchte, dass wir zu ihm, zu dem Herrn Jesus hingehen. I to jest właśnie to, co Bóg chciałby w naszych sercach sprawić, abyśmy poszli do Niego. Das finden wir auch in 2. Korinther 6. To też i mamy zapisane w drugim liście do Koryntian w 6. rozdziale.
wird uns auch etwas über Absonderung gesagt. W tym miejscu też jest mowa o odosobnieniu. Da steht in 2. Korinther 6, Vers 17, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab. Czytamy tu w drugim liście do Koryntian w 6 rozdziale, w 17 wierszu. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan. Und am Ende von Vers 17 steht, ich werde euch aufnehmen, ich werde euch zum Vater und ihr mir zu Söhnen und Töchtern sein. I pod koniec 17 wiersza, a ja przyjmę was, i 18 wiersz, i będę wam ojcem. Wenn wir uns zu diesem Gott wenden und zu ihm gehen, jeżeli my zwrócimy się do tego Boga i do Niego pójdziemy, dann werden wir den Rücken dem zuwenden, was nicht zu diesem Gott passt. Wtedy odwrócimy się plecami do tego, co nie pasuje do obecności Bożej. Dieses Volk macht diesen Bund. Ten naród dokonał tego przymierza. Und es sind drei Dinge, die sie fest sich vornehmen, nicht mehr zu tun. I trzy rzeczy, które tutaj są wymienione, które postanowili nie czynić. Das erste steht in Vers 31 von Kapitel 10. Pierwsza ta rzecz jest wymieniona w 31 wierszu tego 10 rozdziału. Sie wollten ihre Töchter nicht den Völkern des Landes geben. Nie będziemy wydawali naszych córek za mąż za pogan tej ziemi. Und die Töchter des Landes nicht für ihre Söhne nehmen. Ani córek ich nie będziemy brali na żony dla naszych synów. Das zweite, sie wollen am Sabbattag nicht kaufen und verkaufen. Druga rzecz to było postanowienie, że nie będą w dzień sabatu ani kupować, ani sprzedawać towarów. Sie wollten den Sabbat und auch das Sabbatjahr achten. Mieli przestrzegać świętowania sabatu, jak również też i roku sabatowego. Und das dritte steht in Vers 33. A trzecia rzecz jest zapisana w 33 wierszu. Sie wollten auch wirklich das, was Gott vorgeschrieben hatte, abgeben für den Dienst des Hauses Gottes. Oni rzeczywiście chcieli też i dobrowolnie dawać tą rzecz, którą Bóg przepisał na pokrycie kosztów służby wykonywanej w Domu Bożym. Sie haben es aufgeschrieben und alle haben unterschrieben. Oni w te postanowienia zapisali pisemnie i wszyscy to podpisali. Aber es hat leider nicht lange angehalten. Ale niestety, trzeba powiedzieć, niezbyt długo przestrzegali tego. In Kapitel 13 lesen wir, dass Nehemia nach einer Zeit zurückkehrte zu dem König nach Susan. W 13 rozdziale czytamy, że ten Nehemiasz wrócił po pewnym czasie do króla w Suzie. Da, wo er am Anfang gearbeitet hatte und wo er Urlaub bekommen hatte. Tam wrócił, gdzie on kiedyś pracował i skąd dostał urlop. Dann steht in Vers 6 am Ende, dass er nach einer gewissen Zeit noch einmal Urlaub bekommt und wieder zurückkommt. A pod koniec 6 wiersza czytamy, że po pewnym czasie wyprosiłem u króla zezwolenie na powrót, czyli otrzymał znowu urlop, aby tam wrócić. Und da sieht er, dass alle drei Dinge doch nicht so getan worden waren. I on tam zobaczył, że te trzy rzeczy jednak nie były tak przestrzegane, jak było postanowione. Es gab wieder Vermischung mit den Völkern des Landes. Stwierdza znowu zmieszanie się z ludźmi tego otaczającego ich kraju pogańskiego. Man hatte nicht das Teil den Leviten gegeben, wie Gott es gesagt hatte. Nie oddawano cząstki Lewitom, tak jak to Bóg zarządził. Die Folge war, dass die Leviten selber auf dem Feld arbeiten mussten. Następstwem tego było to, że Lewici zamiast wykonywać służbę Bożą musieli pracować na swoich własnych polach. In der Zeit konnten sie nicht am Haus Gottes arbeiten. I w tym czasie nie mogli wykonywać tej służby Bożej. Und es war drittens wieder so, dass sie am Sabbat arbeiteten und verkauften. I trzecia rzecz, że ponownie stwierdza, że w sabbat pracowali i handlowali. Nehemia wendet sich wieder dagegen und er kann mit Gottes Hilfe Ordnung schaffen. Nehemiasz całą swoją energią sprzeciwia się temu wszystkiemu i dzięki Bogu on znowu mógł doprowadzić do uporządkowania tych spraw. Er war sicherlich enttäuscht, dass er wiederkam und das sehen musste.
Z całą pewnością był wielce zawiedziony, że powracając z powrotem znowu te same rzeczy zauważył. Aber es ist meistens so, wenn eine gewisse Erweckung stattgefunden hat. Ale bardzo często tak jest, że jeżeli pewnego rodzaju przebudzenie się gdzieś dzieje, oft geht es danach wieder bergab. To bardzo często, krótko po tym, też wszystko stacza się w dół. Das, was Nehemia erlebt hat, haben viele Diener Gottes erlebt. To, co przeżył Nehemiasz, to przeżyło też wielu sług Bożych. Wie hat der Apostel Paulus gearbeitet für den Herrn Jesus? Pomyślmy, jak apostoł Paweł pracował dla Pana Jezusa. Welch herrliche Wahrheiten hat er verkündigt? Jakież wspaniałe prawdy on głosił. Viele Versammlungen sind entstanden. Wiele zgromadzeń powstało. Und was muss er am Ende seines Lebens sagen? A co on musiał powiedzieć pod koniec swojego życia? Alle haben mich verlassen. Wszyscy mnie opuścili. Aber er war nicht alleine. Ale on nie był samotny. Der Herr stand ihm bei. Czytamy, ale Pan stał przy mnie. Und an diesen Herrn wendet sich Nehemia auch. I do tego samego Pana zwraca się ponownie Nehemiasz. Und an diesen Herrn dürfen wir uns heute auch wenden. I do tego samego Pana my dzisiaj możemy się też zwrócić. Wir haben gestern Abend schon gesehen, dass Nehemia ein Mann des Gebets ist. Wczoraj już o tym mówiliśmy, że Nehemiasz jest mężem modlitwy. In Kapitel 1 betet er lange. W pierwszym rozdziale bardzo długo się modlił. In Kapitel 2 schickt er ein Stoßgebet zum Himmel. W drugim rozdziale czytamy o tym, że on do nieba posłał taką szybką, błyskawiczną modlitwę. Fast das ganze Kapitel 9 ist ausgefüllt mit einem Gebet. A prawie cały dziewiąty rozdział jest wypełniony słowami modlitwy. Und ganz oft steht in diesem Buch so zwischendurch ein Vers: Gedenke meiner. I bardzo często przez całą tą księgę jest bardzo krótkie słowo zapisane: Panie, wspomnij o tym. So auch in Kapitel 13, Vers 14. Tak jak to czytamy w 13 rozdziale, w 14 wierszu. In Kapitel 13, Vers 22. W 13 rozdziale, w 22 wierszu. In Kapitel 13, Vers 29. W tym samym rozdziale, w 29 wierszu. Und so endet auch dieses Buch. I w ten sam właśnie sposób cała ta księga się kończy. Gedenke es mir, mein Gott, zum Guten. Tak, mój Boże, pamiętaj mi to ku dobremu. Wenn wir so über dieses Buch nachgedacht haben, dann wollen wir auch neu wieder den Entschluss fassen, wirklich zu bauen an der Mauer Jerusalems. Gdy tak mogliśmy posłuchać o treści tej księgi, to możemy też i powziąć nowe postanowienie, aby pracować przy odbudowie murów Jerozolimy. Und dann spüren wir unsere eigene Schwachheit. I wtedy będziemy odczuwali swoją własną słabość. Aber dann dürfen wir uns an diesen gleichen Gott wenden, Gedenke unser. I wtedy będziemy mogli zwrócić się do tego samego Boga, prosząc Go, wspomnij o nas. Und weißt du, worauf wir uns verlassen dürfen? I czy wiesz, na czym możemy się oprzeć? Er wird das tun. On to rzeczywiście uczyni. In Maleachi 3, Vers 16. W księdze Malachiasza, trzeci rozdział, w 16 wierszu. Księga Malachiasza, trzeci rozdział, 16 wiersz. Tak to mówili między sobą ci, którzy boją się Pana, a Pan uważał i słyszał to. I tak została spisana przed Nim księga pamiątkowa dla tych, którzy boją się Pana i czczą Jego imię. Der Herr merkt auf und hört. Pan to zauważa i słyszy. Und der Herr schreibt ein Gedenkbuch. I Pan pisze księgę pamiątkową. Weißt du, gar nichts, was du für den Herrn Jesus getan hast, wird vergessen. Pamiętaj o tym, że żadna rzecz, którą uczyniłeś dla Pana Jezusa, nie będzie zapomniana. Es steht alles in seinem Gedenkbuch. Wszystko będzie zapisane w jego księdze pamiątkowej. Und er wird einmal einen Lohn dafür geben. I on kiedyś będzie rozdzielał nagrodę za to. Das wünschen wir uns doch alle. A przecież wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Wenn der Jesus kommt, gdy Pan Jezus przyjdzie, dass er uns begrüßt, wohl du guter und treuer Knecht. Aby on nas przywitał: dobrze, sługo dobry i wierny. Über weniges warst du treu. Nad niewielką rzeczą, w niewielkiej rzeczy byłeś wierny. Über vieles werde ich dich setzen.
Ale nad wieloma rzeczami cię postanowię. Gehe ein in die Freude deines Herrn. Wejdź do radości Pana Twego. Im Sinn von dem Buch Nehemia, für den Herrn zu arbeiten, das lohnt sich. I tak, mając na myśli sens tej księgi Nehemiasza, pracować dla Pana, to opłaca się. Es gibt uns Segen und Freude und Glück schon hier auf der Erde. Gdyż to daje nam błogosławieństwo, radość i szczęście już tutaj na ziemi. Und wir werden es wiederfinden in der Ewigkeit. Ale my to też i będziemy mogli odnaleźć kiedyś tam w górze w wieczności. Wenn wir teilhaben dürfen an der Freude, die der Herr Jesus selbst genießt. Gdy będziemy mieli udział w tej radości, w której, którą cieszy się już teraz Pan Jezus.